To typowo zaczniemy oczywiście. To dlaczego, a nie bułka? Skąd ksywa? Opowiadaj. E, uwaga, teraz może być to niesamowite. Musicie sobie tą kreatywność w tym momencie wyobrazić. E, mianowicie, e, mam na nazwisko Bułka. Kurde, tego się właśnie spodziewałem. Myślałem, że z tym jest jakaś większa historia, ale tego Do się spodziewałem. Na początku miałem jakiś dziwny... Słuchaj, na początku też miałem jakiś dziwny nick od Diros, bo kiedyś tam 20 lat temu mama mi kupiła konto do Minecrafta i akurat taki był nick od Diros. ale stwierdziłem, że to nikt nie potrafi tego odczytać, ani to jest głupie i tak dalej i w końcu... A, Bułka, jak moje nazwisko, jakoś to poszło, nie? Ale z drugiej strony to cieszę się, bo myślałem do w sumie dzisiaj... Że jestem chyba jedyną osobą na YouTube, która nie ma Ników na V, X, y, jakieś tam takie wymyślone, typowo takie japońskie, tylko ja mam po prostu Eliasz, tak jak mam imię, nie? To ty masz Bułka, bo masz nazwisko bułka. Ja nie wiadomo dlaczego. No to spoko, fajnie. To fajnie. Na... No, dużo właśnie w sumie jak za tym teraz powiedziałeś, to teraz mam w głowie wszystkie te takie Nixy, Axel i tak dalej. To teraz mi się to teraz do mnie to dociera. Rzeczywiście, masz rację. Tak, bo ja już kiedyś z kimś o tym gadałem sobie tak yy, chyba prywatnie, że jak tak, wiesz, ja nie jestem bardzo dużo ludzi za Anitviva czy coś, ale jak tak przeglądam albo dostaw dostawaliśmy te yy, yy, w rekrutacji yy, maile, to zazwyczaj właśnie jakieś takie coś na XV, yy, jakieś takie, wiesz... Yy, Rzeczy, których na pierwszy rzut oka byś nie powiedział. Nie spotykasz bułki, na przykład. No, że Eliasz też nie spotykasz, bo niektórzy nadal myślą, że ja sobie to wymyśliłem, albo wziąłem nik, to jest po prostu moje imię, nie? Także to jest, to to dobrze. Przynajmniej nie jestem sam w tym świecie, gdzie mam po prostu imię. Taki Jeszcze może taki mały protip. Jakby ktoś chciał coś robić w internecie, czy, czy cokolwiek, właśnie chyba mi się wydaje, lepiej robić takie niki jak Eliasz, Bułka, coś, co jest. Łatwe do, łatwe do rozczytania po prostu, że ludzie to pamiętają jakoś mniej więcej, i wtedy mi się wydaje, że to jest jakiś plus, nie? W sensie ludzie cię kojarzą no, z, z nazwy. Hmm. Pamiętam, że filmik chyba, nie wiem, ale się dowiem, robił taki trochę diss na Freeza, bo on wydał tam książkę, gdzie on mówił, że o no, najlepiej jak zaczynasz być youtuberem, to wiadomo, mord na miniaturkę, y clickbaitowe tytuły i musisz mieć nick y kanału jako imię i nazwisko, bo to fajne, tylko że tak jak on mówił, ja się z tym podpisuję, że nikt to zaczyna, nie bierze imienia i nazwiska, bo to jest właśnie... Trudniejsza ścieżka niż, niż łatwiejsza. Że, że lepiej wziąć właśnie coś typu. Nie wiem, wszystko anime niż wziąć. K Kowalski Adam. Nie, też wiesz, też dużo osób chce zachować tą animowość. Ja, ja kiedyś robiłem ten, na no w sumie kiedyś byłem komentary, i robiłem nawet na ten temat film. To w ogóle to ma masakra, ten, ten kurs cały był po prostu. Oczywiście za niego nie zapłaciłem, broń Boże, musiałem jakby pobrać materiały źródłowe z innych źródeł, ale to było takie gówno, że daj Pan spokój, jakby naprawdę już. Mhm. Mm eee, to znaczy to, 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 to raczej działa, nie? Jak już jesteś większy, to, to już wiesz, jesteś rozpoznawalny, nie co z tego, że masz jakieś tam imię i nazwisko, jak każdy Cię kojarzy spod ksywy i tak, więc to już jest wtedy okej, okay. ale zaczynać to nie powiedziałbym, że to jest dobry pomysł. Ale przejdźmy do drugiego pytania. To może, jakie były twoje początki na YouTube? Dla, dlaczego zacząłeś? Jakaś inspiracja, coś? Tam opowiedz swoją historię po prostu. Tak jak mówiłeś, miałeś kanał komentarzy, o tym też możesz powiedzieć. Nie wiem co, bo zacznijmy może od tego, że kiedyś była taka gra mm, geopolityczna, która nazywała się. Rival Regions, może niektórzy kojarzą, może niektórzy nie. Gra mniej więcej polega na tym, że jest odzerowanie prawdziwej mapy w rzeczywistości i ludzie tam tworzą własne państwa, biją się nawzajem straty, pierdaty. I ja byłem memiarzem polskiego community, czyli tam robiłem jakieś przeróbki filmowe i tak dalej, jakieś memy z tych rzeczy i tak się właściwie zacząłem uczyć uczyć tego całego montowania, tego całego robienia kanału i potem to jakoś przeszło w A nie, zaczynałem od anime. Okazuje się, że wszystko wraca od anime, bo pierwsze filmy, które zrobiłem były na temat eromangi, i to się nazywało, nie wiem czy mogę mówić to takie brzydkie słowo na YouTubie, zabijam się sam recenzję, o może tak to ujmę. I po chwili zostałem, że tak to by upomniane od YouTuba, za chwilę mi skasują kanał, więc te Wszystkie filmiki oczywiście podprywatne i stwierdziłem, a w sumie lubię bardzo komentarii, to może się zacznę coś komentować. Problem z tym komentarii jest takim, jeżeli ktokolwiek chciałby się sprzedawać swoją godność i w ogóle wszystko, to jeżeli jesteście komentarii, to wasz content zależy od materiału, z którym pracujecie, czyli od tego co się dzieje akurat i możecie się szybko stać po prostu... Nie wiem, jakimś programem telewizyjnym, gdzie szukacie jakiejś dramy, robicie byle coś z czego, i to jest właściwie niskiej jakości kontent w większości czasu. Jeżeli robiłbym teraz komentarii, to bym raczej zdecydował się, że po prostu co, raz jak, coś, jakiś temat e, taki konkretny, teraz na jakiś czas, a nie że ja na przykład sam chodziłem w jakieś filmiki, nie wiem. Jakiś ekip dziwnych, i tam, wiesz, tam to komentowałem. Bez sensu w ogóle, i ten, to się też jakoś dobrze nie działało. Najwięcej, co chyba dostałem, to tysiąc wyświetleń za Freeza, i w sumie stwierdziłem sobie pewnego dnia, że, że zrobię sobie kanał o anime. Te, miałem taki w ogóle techniczny plan, że no, to najpierw ten kanał anime, żeby mi tak sobie zgarnąć jakąś społeczność, że, ten, że jakąś tam, wiesz, taką niszę. Wyhaczyć, żeby sobie zgarnąć z tego anime, a potem gdzieś tam jeszcze, może dalej, w sensie tą społeczność rzucić na przykład na jakiś normalny kanał komentarzy. W koniec końców skończyło się tak, że w ogóle przestałem, zacząłem brzykać tym komentarz i poszedłem całkowicie w anime. Zapryzata, sprywatyzowałem wszystkie filmy z tego kanału komentarzy i tak przeszłem na animców. No i tyle właściwie. Znaczy, to co mówiłeś, że tak szukałeś w sumie trochę y, y, dram na siłę, to y, może nie tyle tak robił Gargam, ale mi się kojarzy, że on kiedyś wrzucał bardzo często, nie? A teraz wrzuca filmik na rok, jeżeli dobrze pójdzie, nie? Więc. No. Taki potężny robi materiał, a nie, że y, y, sieba będę robił teraz to tydzień jakąś nową dramę czy coś. Y, ja teraz w ogóle się nie interesuję. Jedyne, jedyne jakieś styczności miałem z dramami, to jest właśnie kiedyś Gargamel. I wtedy w sumie oglądałem wszystko i to było dla mnie śmieszne. Jeszcze w pracy oglądałem z kolegą, ale teraz to ja praktycznie nie wiem, co się dzieje i. Nie powiem, że mnie to jakoś boli. Ludzie mówią, o, ale jest jakaś drama z tą i z tą, albo z tym i z tym. A ja mówię, mhm. dobra, najpierw mi powiedz, kto to jest. Albo w ogóle nie, po co? Nie rozmawiajmy o tym i tak mnie to nie interesuje. No też już od takiego już czasu zauważyłem, że w ogóle. też idea identycznie jak ty też kiedyś byłem taki zafascynowany i stąd się wziął, że zacząłem robić te komentarze, aż mi mikrofon spadł z wrażenia. No, i czekaj, jaki był mój punkt, bo się rozproszyłem, że no w sumie też nie oglądam tych, coś tam jakiejś lekcji ostatnio, bo w ogóle tego nie sprawdzałem ani nie tego nie śledziłem. Ja tam kil kilka, jakieś pierdół yy, yy, znam, ale to tam. Tak, no, ktoś mi powiedział, coś tam mi się wyświetliło, ale mm, mnie to nie interesuje, ja i tak nie znam ludzi, nie, także y, to, 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 to mnie nie, nie, nie boli, ale wiem, że są jakieś kanały i znowu teraz y, chyba jest wysyp tych kanałów w komentarii, to się robi takie mega popularne, nie, że cały czas, gdzie nie spojrzysz, to jakieś takie dramy czy coś, e, no, ale na YouTubie aż tego dużo nie ma, chociaż może zaczniemy jakieś robić, to wtedy wrócisz do komentarzy tylko w anime, Powiem Ci, że teraz chciałem, teraz nagrałem sobie taki filmik. Zastanawiam się, czy jeszcze go, czy jeszcze go wrzucić. To jest coś takiego obrażamy i obrażamy anime I między ty tam. Między innymi ty tam występujesz. Tak się teraz zaskoczę. To jest właśnie takie, coś, coś takiego na rocka, tylko że animuberzy, nie? To jest takie. No tam. No, no Nie będę ci zdradzał, czy mogę ci tam zdradzić, nie? No, ale to jest takie właśnie, wiesz, takie trochę. Kręcenie, w sensie takie podśmiewanie się z innych YouTuberów. Nie, wiem, zobaczę, czy a, jeszcze to, to muszę sobie to Ja ci powiem, że miałem bardzo hmm, hmm, podobny pomysł. Jeszcze ostatnio sobie wypisywałem w notatniku. Miałem taki słabszy dzień, mówię. To teraz ja pocisnę wszystkich, których znam, za wszystko, czego o nich <laughs> wiem. Ale, ale nie, finalnie tego nie będę robił, bo ja o wielu osobach trochę wiem i miałbym na niej takie, może nie tyle haki, co, co nieprzyjemności, ale ja tego nie roztrząsam, bo uważam, że to bez sensu. nie Niech robią sobie co chcą. Ja. No, jak skreślę człowieka, to skreślam człowieka i do widzenia, nie chcę mi się o tobie gadać, koniec, nie? Nie, to wiesz, to, to też nie jest takie, że będę wyciągał jakieś brudy, czy coś w tym stylu, raczej a Eliasz wyzywa się z widzami, bo jest na ich intelektualnym poziomie, ha, ha, ha. czy coś w tym stylu, nie wiem. Nie, 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 ja się nie wyzywam, ja po prostu banuję, tak, że to jest ta drama, którą możesz zrobić, jak chcesz. Nie, a mi się wydawało, że ty masz taki właśnie, taki wiesz, taki, yy, taką relację z widzami, że tak się wiesz, tak trochę się z nim. Śmiejesz się z nimi po prostu, nie? Z siebie nawzajem. Tak mi się przynajmniej znaczy, ani nie wydawało. Z kim, nie? Bo yy, to znaczy, to zależy z kim, bo tak jak już piszemy sobie na czacie, nie? To z moimi takim naj, największymi dziąkami widzami, to tak, to tak to wygląda, my najczęściej się po prostu wysyłamy tak... Typowo dla jaj, nie? Ale, ale ten, ale jak chodzi o YouTube, nie, to ja zwyczaj robię po prostu filmiki z przedstawieniem czegoś, czy, czy z moją opinią i po prostu patrzę, jak ludzie reagują i na to odpowiadam, a nie, że jakoś się bijemy, że robię wszystko, wiesz, że odwrotnie niż wszyscy inni gadają, tylko po prostu poświęcam czas, żeby swoją opinię przedstawić. Kurde, ale ten, ten nagrałem, jest w tym teraz <laughs> Dobra, to... dobra. To teraz pytanko, yy, bawiłeś się tym YouTubem, zmieniałeś content, a czy masz jakiś cel YouTubeowy? Czy to jest dla siebie, czym w ogóle jest dla siebie YouTube? Jakąś zabawą, czy chęcią właśnie pokazania swojego zdania, jak to robiłeś w komentarii? Nie wiem, sławą, pieniędzy, sztuką? No pieniędzy, w sensie jest jakiś endgame, end żeby być tym, żeby zarabiać z tego internetu i żeby po prostu móc się na tym utrzymać. Ale że tak tu raczej nie żyję marzeniami i ten plan zapasowy, czy jakieś tam studia, jakaś tam normalna praca, jakby realizuje cały czas. Nie jest to tak, że no, rzuciłem wszystko i zostanę YouTuberem, nie? Jakby po prostu żyję normalnym życiem i jakby mam nadzieję, że w pewnego dnia ten YouTube się jakoś yy, podniesie, że tak tu nie, że to jakoś ruszy na większe tory. Będę jeszcze eksperymentował, że tak mówię, z tym wszystkim. To znowu, z, znowu pocisk dla mnie, że, że rzuciłem wszystko i zostawić. <grym> a, a no mówiłeś <grym> tak, no w sobie było, no. Kurde. Tak, tak. No ale to jakby to nie było tak, że dobra, mam zero złoty na koncie, to teraz rzucam y, pracę i idę, idę na YouTube, tylko jakby to było przemyślane i to była decyzja długo y, y, u mnie y, wyczekiwana i tak dalej. No ale y, no to co? Y, coś chciałem zapytać, ale mi wyleciało, to polecę dalej, bo chyba to pytanie mam dalej. Zaraz e, trochę tak z grubszej rury może, może tego się nie spodziewałeś, ale jaki jest twój cel życiowy? Już nie chodzi o YouTube, tylko w ogóle jakikolwiek. O Jezus Maria, to jest pytanie. E, Eliasz. Czemu my tu wszyscy jesteśmy na tej ziemi, na tym, na tym skrawku zwanym Ziemia? Powiedz mi, jakie jest Twoje filozoficzne odpowiedź na to twoje pytanie? Świetnie, że zadajesz to pytanie, bo to jest kolejne jakby to pytanie, czyli, czy uważasz, tak? że Twoje życie ma sens? Czy coś wnosisz do świata? <grym> czy uważasz się za szeregiem człowieka, który nic w tym świecie nie znaczy? Także to, słuchaj, odpo Odpowiadając Ci na te dwa pytania, podchodząc z moim nihilistycznym podejściem trochę do życia, to mniej zabawy, jakby czerp z tego, masz tutaj krótki czas, i po prostu nie staraj się też innym uprzykrzać czasu, i sam się dobrze baw. I tyle właściwie, nie? Jakby co ja będę myślał nad sensem mojego życia tutaj? Jakby Karpedyja yeah, jazda do przodu, jakoś to będzie, a jak nie będzie, no to trudno, że tak mówimy, nie? Jezu. Jak ja się cieszę, że z Tobą rozmawiam, bo to jest dosłownie jakbym w lustrzanym lustrzane. Tak? Pięknie. Dziękuję, może, że się daje. Może nie, może cię teraz obraziłem, przepraszam, ale. W wiele, w wiele twoich poglądów się zgadza z moimi, bo ja mam bardzo podobnie. W sensie ja teraz mam syna, więc jakiś cel mam, ale. Yy, yy, też miałem coś takiego, że. Hej, rób sobie swoje. Jeśli to nikomu nie przeszkadza, nie psujesz nikomu niczego, no to sobie rób, ale czy mam... Moje życie, ma jakiś wielki szans? Nie, no po prostu sobie umrę a za 100 lat. Nikt mi nie będzie pamiętał już, nie? Co ty będą stawiać pomniki? Będą pisać Eliasz, a youtuber, i będą pokazywać się na Top tych kanałach historycznych. Człowiek, który wywołał najwięcej a ani na youtuber, <grym> bo mówi szczerze. <grym> Założyciel animacji. O nie. Tak, dobra. Okej, okay. to teraz jak wygląda Twój proces robienia filmików? Co tam najbardziej lubisz, najbardziej nienawidzisz? Co to jest? Montaż, scenariusz, nagrywanie? Teraz w sumie trochę to zmieniam. W sensie staram się, jakby zrobić najpierw koncept filmu. Czyli wiecie, no jakby jest na początku pomysł na film. Czyli siedzę sobie, oglądam coś, myślę na czymś i o, zapisuję to do, not do notatnika. I po tym czasie pisałem, po prostu następnym krokiem było dla mnie pisanie scenariusza teraz sobie myślę, żeby jakoś to jakby wiesz, rozpisać, zrobić jakąś koncepcję, czyli tam jakiś, tak jakbyś pisał normalną historię, czyli jakiś tam y, hook z angielskiego, to jest jak, jak to się nazywa teraz. E, także wiesz, że zaciągnąć jakiś pomysł na to, żeby zaciągnąć widza, potem żeby go utrzymać, potem jakiś narastający Narastające napięcie, potem jakieś rozładowanie napięć, jakieś straty pierdaty Próbuję to jakoś rozpisać, jakbym pisał normalną historię, że tak tu ujmę. Tak się zastanawiam, czy nie mogę tego jakoś tak ująć. No ale w obecnym filmie od razu przychodzę do pisania, do scenariusza. Scenariusz sobie tam pisze, tam o, tam to będę mówił przed kamerą, to będę mówił przed do tego, przed samym mikrofonem. Nagrywam to, montuję i wrzucam na YouTube, co brzmi bardzo prosto, ale te wszystkie procesy są niesamowicie upierdliwe w niektórych momentach. Chyba spytajesz, co mnie wkurza, a co lubię, to chyba najbardziej lubię tak sobie posiedzieć, pośmieszkować, po, potem podrzeć się przed kamerą. a Najmniej lubię proces montażu, ten taki niektóre te momenty, czyli ten na początku musisz wszystko pociąć, musisz te wszystkie wideo, położyć dobre w miejsca między wideo z tego, z mikrofonu, a między znaczy między nagranie audio z mikrofonu, a między wideo z tym, z mikrofonem więc wszystko tak jakby wiesz takie mechanistycznie takie powtarzające się rzeczy, takie nudne Monotonne, to jest. No. Monotonne. o właśnie to jest słowo, którego szukałem. Dziękuję Eliasz, że masz lepszą edukację Proszę. w języku polskim, Nie, on... to się przy, przydaje się. <laughs> To ty jesteś na studiach? Ja byłem Aha, dzień. Tak. Ja jestem techniczny studia, tak więc nie wiem, matematyka i te sprawy. Mhm. E, to znowu mamy bardzo podobnie, e, bo ten montaż to też, e, to znaczy ja akurat mam tak, bo ty mówisz, e, ja wiem jak robisz te filmiki, że tam masz przerywniki z, właśnie z twarzą, z kamerką i tak dalej, ale ja akurat, e, albo mam taki, albo mam taki w sumie, to ja dość lubię e, właśnie tak samo jak ty mówisz, że bawić się przed tą kamerą i mi to fajnie idzie montowanie, bo ja się cieszę. Najczęściej jak robię w ogóle cringe'owe rzeczy, to jest o, to jest moje coś ulubionego, bo ja sam się ściskam przed monitorem, ale ja po prostu siadam i robię aż nie skończę, nie? Ale jak chodzi o wybieranie scen, to też jest masakra, nie? Więc to jest długi proces po prostu wtedy, który mnie męczy. Aha, i mówiłeś o tym, że chcesz robić taką historię. O to może być ciekawe. Ja, ja błędnie też trochę powiedziałem, że chyba nie ma czegoś takiego na YouTubie, że ktoś nagrywa w stylu powiedzmy TV, gry czyli przeplatanka wideo y, y, twarzy plus y, anime, ale ty w sumie tak robisz, ale zapomniałem totalnie. Także <gry> chyba jesteś pierwszy taki na anime. Chociaż nie, ludzie mówili, że Buki był jeszcze. A, oj nie kojarzę, znaczy nie oglądałem, YouTube, nie, nie oglądałem bukiego, ale słyszałem. Ja właśnie też więc to, że o nim. nie do końca wiem. No. dużo o nim słyszałem, ale nie wiem czy on właśnie chyba przestał nagrywać, bo słyszałem, że no dobry jest, dobry jest ale jakoś nigdzie go nie widzę, w sensie po prostu przestał nagrywać, nie? To jakby... Tak, to ja, ja kiedyś ja w ogóle też nie mam żadnej styczności kojarzę gościa, nawet może gdzieś oglądałem jakiś odcinek ale w ogóle nie, nie, nie byłem zajerany wtedy nim, to yy, do jakiegoś odcinka chyba na Animedii Szukałem jakiejś informacji o nim i, i tam na wykopie było coś chyba, że yy, on znalazł jakąś dziewczynę czy coś i coraz mniej nagrywał, coraz mniej, coraz mniej, aż w końcu w ogóle przestał i chyba wszystko usunął alu dał na prywatne i tak to się skończyło. Co trochę rozumiem, bo jakby ma już takie życie, wiesz. Już dorosłym no. chłopem był tam chyba pod trzydziestkę, więc uznał, że no, chińskie bajki do widzenia. Chyba, nie wiem, nie wiem na ile on się temu dawał, ile to powiedzmy też lubił i tak dalej. Czy, czy to uznał za formę zabawy, a później, hej, to trochę cringe, wstyd, bo też tak można, może być, nie? No, też. ciekawe, czy my kiedyś tak powiemy. Ej, w sumie te anime to nie jest takie. To anime, no, nie, nie. Podobne <laughs> pytanie, aczkolwiek. Ja jeszcze, ja jeszcze nie wiem na przykład. nie. <laughs> Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. Może może się kiedyś odmieni, nie? Jakby po co się nad tym zastanawiać? Mhm, ale mówisz mówisz ogólnie o YouTubie czy anime? Bo to są dwie różne sprawy. Ja mówię sobie, że chyba do końca życia nie przestanę anime. robić YouTube'a, chociaż wi wiadomo jak to mówić, Aha, to mówisz o anime, bo ja mówię, że prawdopodobnie YouTube'a będę robił do końca życia, o ile być w platforma będzie istnieć tak dalej, ale mówię mm. o tych filmikach do internetu, ale czy to zawsze będzie anime, to ja w to szczerze wątpię akurat. Spoko Eliasz, przyniesiemy się na samym końcu do metawersa czy do innego jakiegoś śmiesznego. Kiedyś, kiedyś ta platforma upadnie, ten YouTube cały zobaczyć, ja to przepowiadam. Tak będzie. Trzeba się przerzucić na TikToka. O nie. <laughs> Dobra, to mimo mówiłeś tam, że, że studiujesz, aczkolwiek to, to jest jakby jedyna rzecz, którą robisz na co dzień. Jak wygląda twój dzień oprócz YouTube'a? Może tak. E, ostatnio pracowałem w weekendy jeszcze no, no, i, w, no i w sumie takich normalnych spotkań jakiś czy coś w tym stylu to raczej nie. Teraz przerwałem tą pracę, bo dosłownie nie mogłem wytrzymać jednocześnie z trzech rzeczy, czyli praca, YouTube i ten i studia. To mi trochę wchodziło na psychikę. Może ja jestem za słaby, jeżeli chodzi o pracowanie. Ja wiem, że dużo ludzi potrafi tak, i że dużo ludzi jest tak zmuszonych, i że dużo ludzi tak robi, ale ja, ja, nie, ja nie potrafię połączyć tych trzech rzeczy. No i ostatnio zrezygnowałem z tej roboty. Gdzieś tam lody robiłem, w sensie w lodziarni, no i w sumie tyle. No. Podoba mi się, że musiałem sprecyzować po chwili, ale jakby. Tak, no, no ja to jest. To jest jedna rzecz, która, sorry, że cię przerwałem, yy, to będę miał pytanie o właśnie, o w sumie niedługo, czy, czy coś byś chciał zmienić na YouTubie, czy w życiu i to, to też mogłoby pasować, nie, że, że tłumaczenie takiego czegoś to jest takie coś, co można by chcieć zmienić na przykład, nie? Mnie eee, oso osobiście z... rozbawiło, jak powiedziałeś, że robisz lody, ale to wiesz, to jest takie, mam 12 lat i śmiesznie. No to jest średnia wieków widzów na YouTubie, tak więc jakby sobie to zapiszę gdzieś tam w notatki będę używał. Dziękuję za w sumie dobry ten, za, by, za dobry pomysł Eliasz, jakby zakoszeć. Proszę, proszę. No ja mam mentalnie tak, nie wiem czy aż 12, <grym> ale mnie takie rzeczy śpieszą, także spoko. Spoko, ja często też, ja po prostu widzę niektóre rzeczy i ja mam 10 dobry. lat, nawet mniej. My rewatchujemy Naruto, nie? I tam 12 lat mają średnio i oni robią takie. ha coś tam zrobiłem. Ja po prostu oglądam z widzami na Discordzie i śmieje po prostu rzeczy, które były śpieszne jak miałeś 12 lat, ale mnie to śmieszy i proste, no. jakby każdy ma inne swoje poczucie humoru. Zgadza się, do no, oglądamy chińskie bajki, nie jakby do co tu dużo powiedzieć, no, jeżeli chodzi o nasze mentalne, jakby nasz mentalny wiek. To co, już odpowiedziałeś na pytanie, które skasowałem i zapomniałem, jakie było? Świetnie. Eee, tak, chyba. Je. No odpowiedziałem na nie przed chwilą, słyszałeś? Dobra, dobra, eee, to. Mm -hmm. Okej, okay, to może <suszę> masz jakieś takie jednoznacznie swoje ulubione anime. Oj, oj, o Jezus Maria, pytanie o ulubione anime. Eee... No tak, Sword Art Online, nie? Jakby e, to jest wszystko jasne. Wszyscy mi się wydaje, że Kili to jest moim ulubionym bohaterem. Bardzo, bardzo się z nim identyfikuję i jest to jakby mój, mój ideał po prostu człowieka. No i tyle chciałem powiedzieć. Nie, no tak na serio to. E, ja jestem bardzo normicki. E, Rezero, a tak od Titan i Grand Blue. I to się wydaje, że jakoś mniej więcej odnosi się całość mojego, jakby. Całość mojego, to, co mi się podoba w tym anime i tak dalej. Nie? Jakby to, to jest mój smak. Może bym dorzucił coś jeszcze takiego szalonego, ale nie wiem, jakiś Girls und Panzer, czy coś w tym stylu. Czy jakieś tam eromanga, żeby pokazać te głupotę, które oglądam i po prostu podchodzi to pod jakieś ma masochizmy, ale, ale tyle, no. Bo. <grym> Poprzedni wywiad pierwszy był z Mugim, wiadomo co on powiedział, że to był dla niego One Piece. To też zapytałem go, czy. czy za, za co lubię oczywiście One Piece'a, Także to samo pytanie do ciebie, tylko nie z One Piece, tylko z twoimi granicami. I od razu zapytam, czy, czy widzisz w tych anime jakieś minusy? Bo to może być tak, ja na przykład mam bardzo spolaryzowane często takie rzeczy, że albo coś bardzo, bardzo lubię, albo czegoś bardzo, bardzo nie lubię i nie widzę wtedy plusów, nie? I, I w sensie jak bardzo bardzo lubię to widzę same plusy, a jak bardzo bardzo nie lubię to widzę same minusy, chociaż w niektórych przypadkach jest tak, że widzę i plusy i minusy. To za co lubisz to anime i czy widzisz te minusy? O kurde, teraz sobie powiedziałem parę. Do... Mogłem zostać przy jednym anime, no ale dobra, to przelećmy szybko na przykład tytani to. A czy są... możesz powiedzieć o jednym na przykład, jeżeli chcesz, żeby tam nie gadać za dużo jak. Znaczy, chcesz. no wiesz, te wszystkie wiadomo, te wszystkie takie śmieciowe, no to jest, tak jak mówiłem, masochizm, to one są, mają wiele wad, że tak tujmy, ale o to w nich chodzi, że z racji tego, że są tak złe, tak szalone i tak pokręcone, to dlatego się tak dobrze ogląda. Rezero, e, czy ma jakieś wady? Nie wiem, nie potrafię sobie teraz jakby z nich wynieść nic by wad, a to co mi się w nich podoba, no to oczywiście jakby cały wątek rozwoju bohatera, ten cały taki te podśmiewanie się z żonry isekai. Z Ataku Tytanów mi się wydaje, że pierwszy sezon może być trochę słaby. W sensie jakby jak chcecie komuś polecić Tytanów, ktoś kto ma na przykład więcej niż 16 lat, to ja tak parę razy próbowałem i zawsze dostawałem tę odpowiedź, że Eren, główny bohater tego Atytanów, brzmi jak piszczałka i nie da się go znieść. I ja sobie go obejrzałem i jakby wiesz, zacząłem powoli zauważać pewną tę zależność, że osoby, które nie oglądają anime, a od tego jakby suszą Erena jako piszczałkę, jako kogoś nie, nie tego nieznośnego. A jakby osoby, które oglądają anime, mają jakiś tam staż, to słyszą go normalnie, jakby miał normalny głos. Ciężko mi to wytłumaczyć, ale jakby anime po prostu zryło nam psychikę, yy, i w tym atak Tytanów. No atak Tytanów w ogóle uwielbiam, bo to jest coś, co mnie wprowadziło w anime w pierwszym miejscu. Będę musiał zrobić jakiś mocniejsze film, jak to się wszystko skończy, bo jesteśmy w tym momencie w, pod koniec już całej historii. Co ja tam jeszcze wymieniłem? Grand Blue. Yy. Czy Grand Blue ma jakieś wady? To jest w ogóle świetna komedia. Jeżeli ktoś chce się dobrze pośmiać, to ja już po prostu obejrzałem je tyle razy, że do, do znudzenia naprawdę. Jakby już w tym momencie by to już nie śmieszy, bo już po prostu wiem, co się za chwilę wydarzy. Potrafię to odtworzyć z pamięci. No i w sumie no nie wiem, czy to jest, czy ono ma jakieś wady jako komedia. No mi się wydaje, że komedia też jest, wiesz, subiektywna i nie każdemu się będzie wszystko podobać, ale jest w swojej kategorii jakby naprawdę świetna. Mm -hmm. Rozumiem. Czyli masz. Też, też podobnie, nie? Chociaż ja Ci powiem, że zauważyłem też tendencję, że jak oglądam coś krótkiego, to najczęściej jest yy, dużo łatwiej to yy, sobie tak przyswoić, że powiedzieć, wystawić lepszą ocenę yy, niż właśnie oglądałem coś bardzo długiego, te tasiemce, mm. bo oglądałem w sumie tylko dwa, Naruto i, i, i Dragon Ball oglądałem z tasiemców. i z jednej strony można... Wy Trochę tak dać wyższą ocenę z racji tego, że pamiętasz sobie powiedzmy świetne rzeczy I, i tak zapominasz o tych słabych rzeczach ale, ale z drugiej strony, no jak masz to na przestrzeni lat czy coś, to jest takie A tak to oglądasz sobie jakieś anime, które ma 12 odcinków w dzień, dwa I mówisz, hej, w sumie podobało mi się, to tam jakaś ocenka wyżej czy coś, nie? to Także mam też takie podejście troszeczkę, że takie mniejsze produkcje mają po prostu też mniejsze potencjał na zrobienie błędów jakichś takich I... I się bardziej je lubi, nie? Także u mnie też bardzo podobnie w tym aspekcie jest tak. To, to o czym, czy to, co mówisz, to ludzie często mają z Geass, często będziesz słyszeć, że w ogóle świetne to było, a bardzo łatwo wyrzucić, nie wiem, scenę z, nie wiem, czy oglądałeś coś takiego, coś takiego, co się nazywa Code Geass, to jest dość popularne. Zacząłem i oglądałem chyba dwa odcinki, bo mi mówili, że to jest taki drugi Death Note i to jest świetne, a ja patrzę, mecha, nie przepadam. Tak dobrze, to dobre, o dobrym anime mówię? tak. Tak, to tak, tak. Ja mówię, że za nie przepadam, ale oglądam, mówię, tak eh, no nie, porwało mnie i wrzuciłem po tych dwóch odcinkach. G właśnie kod Kijas jest w pamięci ludzi jakoś najlepszym, jednym z najlepszych anime, dlatego, że on jakby ciężko wytłumaczyć, są epizody, po prostu jest na przykład ostatni epizod, który jest najlepszym zakończeniem anime F ever i to jest jakby uznawane, mi się wydaje, w anime community mniej więcej, że to jest jedno z najlepszych zakończeń, jeżeli nie najlepsze. I są jakieś niesamowite odcinki, w których po prostu jakby krew się leje, wszyscy się są wbić świedzenia. A między nimi są na przykład odcinki jakby fanserwisu, jest cały odcinek na przykład biegania za kotem, jakby e, i jakiegoś szkolnego romansu, ale coś w tym stylu. I to jest takie, wiesz, że ludzie sobie po prostu pamiętają tylko te dobre rzeczy, ale jakbyś sobie to teraz obejrzał, to okazuje się, że co drugi odcinek jest jakieś. W ogóle co to w ogóle jest. Nie? Jakby wojną światową jest wrzucony jakby szkolny romans, jakieś tam trójkąty, jakieś tam fan serwis i to tak dziwne po prostu, dziwnie to wyglądało. No i Ogólnie show, show jest to jest taki dobry przykład tego, że, że ma świetne momenty, ale ma też takie jakby bardzo niskie, jakby jest takie bardzo spolaryzowane. No nie wiem, jak ci to, nie wiem, jak to ubrać w słowa. Ja wiem o co ci chodzi, i Naruto ma bardzo podobnie, w sensie on w bardzo poważnych momentach może robić jakieś głupkowate rzeczy, i mi się na przykład to podoba w Naruto, nie? Ale też. To nawiązując do tego swoich ocen, że najlepsze i w ogóle, że ludzie nie pamiętają, to ja tak w sumie dość świadomie jak oglądamy sobie to daru to Naruto drugi raz, to na Discordzie oglądamy ja proszę zawsze tutaj ludzi o, o ocenę, o plusy, minusy ocenę tego odcinka i tak dalej i tak dalej i zanim ja swoją powiem to specjalnie nic nie mówię i czekam na ich oceny, nie? I tak nagle się okazuje, że często jest odcinek, który trwa 20 minut, przez 15 minut się nic nie dzieje, końcówką ma końcówkę ma dobrą, jakiś cliffhanger się kończy i oni 8 8 mówię. No dobra, to ja wystawiam jeden, żeby to zbić, bo ty, ten odcinek był na nie wiem, 5 czy coś, wiesz, 20 minut, 5 minut się tak dobrze bawisz, a reszta to jest jakieś gadanie albo właśnie yy, jeżeli to jest jeszcze budowanie świata, to spoko, nie? Ale często jest tak, właśnie, że, o, tutaj słabo się zakończyło, słabo, to ja mówię, no ale oceniamy cały odcinek, a nie końcówkę. I oni tylko pamiętają albo dobre, albo złe, nie? I, i ile razy miałem tak, że oni piszą tam 8, 8, 9? I mówię, co? Ja bym dał tym odcinkowi 5, bo to, 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 to. I nagle, a w sumie faktycznie to zmieni tą ocenę, nie? I to jest takie słabe, ale, ale, ale też trochę zrozumiałe, nie? że ludzie tak pamiętają tę końcówkę albo jakiś jeden konkretny moment i od razu pff, wybijamy to w górę. Nie? A ja właśnie mhm. tym bardziej patrzę krytycznie na to samo Naruto, bo, bo będę nagrywał o tym odcinek czy coś, to tak patrzę jak najbardziej krytycznie, sceptycznie, żeby bardziej obniżać tę ocenę niż zawyżać za te wszystkie dobre rzeczy. No zgadzam się, ludzie włącznie ze mną e, mają pamięć złotej rybki, no i tyle właściwie można powiedzieć na ten temat, nie? No tak, słuchaj, no bo jak gdybym nie robił tej serii i, i, i nie bawił się w to, żeby zapisywać sobie w trakcie odcinka, co mi się tam podobało czy nie, to, to pewnie po odcinku musiałbym scrollować cały ten yy, odcinek na nowo, żeby pamiętać, a to było spoko, to było spoko, to było spoko. Ale przecież jak nie robisz jakiejś recenzji czy coś, to tego nie robisz, po prostu oglądasz odcinek, o spoko, fajnie, dalej. No bo nikt normalnie nie siedzi i notatek nie robi przy, przy, przy odcinku, nie? No właśnie to też jest mój problem, że powinienem robić, bo często właśnie tak jak mam ty mówisz, że zapominam, co się działo, jakby, czy jakby czy jakiś punkt chciałem zrobić na filmie jakiś ten, już wiem, że chcę zrobić na temat jakiegoś anime, jakiś film, i jakby nie chcę, powinienem robić notatki, powinienem sobie zapisywać to wszystko, żeby potem tego nie skrolować, nie tracić naprawdę czasami dwóch, trzech godzin, żeby sobie te wszystkie punkty odświeżyć. A jakby nie, no bez sensu, w sensie wolę sobie tak po prostu posiedzieć przy show, obejrzeć je i nie robić z tego pracy, że tak to imię, nie? Mhm, mm znaczy ja tak robię yy, z Naruto, bo już znam bardzo dobrze uniwersum, więc mm -hmm. w trakcie sobie piszę, ale jak na przykład oglądałem tam jakieś anime, to, to po prostu kończyłem odcinek, i sobie wpisywałem, nie? I, I też dawałem sobie trochę czasu i pamiętam, że jak oglądałem Perfect Insidera, to yy, nie obejrzałem tego w jeden dzień, tylko w dwa, bo sobie obejrzałem przez tam ileś czasu, wpisałem sobie notatki, jakieś tam przemyślenia. i na przykład jechałem sobie do, do miasta na zakupy i tak wracając miałem w głowie, hej, a może tutaj coś, coś tam, wiesz, jakiś nowy pomysł mi wpadł, mówię, ej, to zostało fajnie wyjaśnione, coś takiego, a nie, że obejrzysz wszystko na raz, wpiszesz sobie recenzję i od razu nagrywasz, od razu montujesz, bo też jakby te świeże pomysły ci nie wchodzą, nie? Więc no, taki proces tworzenia, że, że rozkładasz sobie to na jakieś ileś dni, jest o tyle spoko, że, że zawsze możesz do tego wrócić i coś tam dopisać fajnego, nie? No ja się w 100% tak zgadzam, że tak twój ujmę. Dobra, miałem pytanie typu kajzerki czy poznańskie, bo wiesz haha, nie to nie wiem. Co to są poznańskie bóg? Co to są poznańskie o czym, o, czym, o czym ja nie wiem czy są jakieś moje zaginione kuzynki jakieś bracia czy coś w tym stylu tak myślę że w Poznaniu mieszkasz a tak naprawdę to są kajzerki to wiadomo jak wyglądają a poznańskie to są takie większe bułki przecięte jakby na pół w sensie takim że mają co czekaj daj mi to wygooglować wyglądają trochę Wy, wygoogluj sobie no a, kajzerka no, to, to wiadomo jak wygląda. chyba pięć takich no. Śmigiem, no. a poznańska jest trochę większa i ma tylko jedno przecięcie na połowie. A, ta, dobra, to już, to już wiem o co ci chodzi. Ja jestem fanem bagietek i bułek szczotkiem, bułek tak naprawdę. Taka jest prawda. Jakby koszka, prawda? Yy, szokująca prawda, ale niestety taka jest prawda. Kajzerki, no, w sumie okej. Okay. Jeszcze cię nie czyli? <laughs> Przede. Jeszcze, jeszcze, jeszcze żyję w rodzinnym domu, jeszcze mi nikt nie wyrzucił z niego, ale może dlatego, że się z tym kryje, kto wie. Aha, czyli tak idzie, idzie ten, kupuje 20 bułek pomiędzy z bagietka, tak żeby jej nie było widać i tylko <grym> tak. tak pokryją i jesz, tak? No boków. Tak, dokładnie, potem chowam się to w swoim pokoju. Z... Zabro... Tak, to trochę jak z oglądaniem anime, że wiesz, żeby nikt nie zobaczył, to szybko masz kartę drugą na jakieś pornole lepiej już, żeby wiesz, rodzice wchodzą tak no dokładnie tak samo jest jakby no. jeszcze może kiedyś kiedyś może wyjdzie z tej szafy i powiem tak yy, jestem bułko seksualny że tak to i będą. no nie wiem jakby to ująć no jakby preferuję bu bułki cząstkowe dziękuję to jest to jest to jest najlepsza rzecz na yy, świecie bułko cząstkowo Jezus, nie stop dobra jakby wydaje mi się że za chwilę to zaczną padać słowa które spowodują że ten film nie będzie przynosił ci żadnych zysków Oj, tam ani... oj tam. Darza się. Ile tu się zysku? Pięć złotych przeżyję. No właśnie <laughs> to, jest, to jest jak. Chcemy. To jest mój no. największy problem, że nie tą kasą. Nie jakby chodzi o to, żeby ten film jakby miał zasięg, a jak ty mi zasięg ucinasz, to jakby to dla mnie jest bez sensu w ogóle cała rozgrywka. Też, I... prawda, no, no ale do, do tego też tam przejdziemy do takich. A nie, były już motywacje. No tak, 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 wiem o co chodzi. że Nieważne, czy zrobisz złotówkę, czy, czy stówę fajnie jakby. Po prostu ktoś na to miał jakiś, jakiś feedback dostać, czy to nie, nie blokowało dokładnie. tych zasięgów, żebyś mógł mógł zdobyć jakiekolwiek wyświetlenia, bo hej, możecie gadać, nie jest wszystko dla wyświetlenia, ale po to się to robi. Każdy po to to robi tak naprawdę. Tak dla sławy i antencji dokładnie teraz jakby jest i YouTube, Boży exposed Mhm. A dobra, bo mówiłem o tym, że będzie pytanie, czy coś byś chciał zmienić na YouTubie, czy tam, czy tam w życiu. Może być to, wiesz, funkcja, cały kontent, co mówiłeś, że przerzuciłeś się na anime, więc chyba nie. Wiesz, to też pokazywanie tego swojego prawdziwego ja, bo wiesz, wiadomo, że nagrywając coś, to zawsze jakąś tam maskę mamy. Może chciałbyś bardziej w tą stronę iść, nie? Bo. No to zależy od człowieka, bo niektórzy nie mogą za bardzo pokazywać, no, no weźmy mój przykład, nie, jak jestem, ale odurzywam mnie teraz, jak jestem szczery i mówię tak po prostu, no prawdę, to jest, o, to kontrowersyjne, o coś głupi czy coś, no ja jestem po prostu głupi, głupi ale... Fajnie, jakbym mógł to powiedzieć, a nie zamykać się i tak jak mówiłeś o tym żarcie z, z lodem, chociaż nie był żart, tylko po prostu powiedziałeś funkcję, moja siostra tak samo y, pracowała kiedyś w lodziarni i po prostu za każdym razem jak była gdzieś tam w rodzinnym gronie, piliśmy czy coś, to to zawsze jest z tego beka, ale wiesz, no nie, że haha, śmiejemy się z nich. Y, ja ja mówię, mówiłem przy okazji tego, że ja bym zmienił to, że właśnie trzeba tłumaczyć y, zazwyczaj, że to jest żart czy coś, nie boli to tak na polskiej scenie, jak jesteś mały, ale jak na przykład na angielskiej, PewDiePie, musicie tłumaczyć praktycznie z każdego żartu, bo zaraz będzie 10 tysięcy artykułów, nie? Ja, ja to bym chciał zmienić, a czy ty byś chciał coś zmienić? E, Okej, okay, czekaj, odnosi się parę punktów. Jeszcze jest tak z tymi lodami, to mi się teraz właśnie przypomniała pewna śmieszna historia, że siedzę sobie normalnie na kasę, przychodzi do mnie para, jakaś około 20 lat, i ja mówię, no to jakie tam coś tam gada, bo tam tyle, tyle. No to jakie lody? A babka się nagle zaczyna śmiać. Nie, czy jakie zrobić lody? Mówię. A babka się nagle zaczyna śmiać. No, zrobić lody. I zaczyna się tak śmiać. I ten gościu też się zaczyna śmiać. A ja idę tak do koleżanki i mówię: Nie, jakby weź ich, obsłuż, ja nie mogę z nimi. Ja, ja się po prostu na takie warunki pracy nie zgadzam. To jest skandal, jakby. Po prostu ktoś ma. Po... Ja myślałem, że ja mam 10 lat, a się okazuje, że nie, że jakby. Że ktoś ma dziewięć, no ale ogólnie, potem wracając jeszcze do poprzedniego punktu, mówiłeś o tych maskach, że coś. Ja mi się wydaje, że ja znalazłem na to jakieś miary dobre rozwiązanie, które gdzieś tam usłyszałem kiedyś. E, mianowicie prezentuj się na YouTubie jako ty, ale ty jako w Twoim najlepszym dniu. Czyli w sensie starasz się jakby być sobą, ale jakby najbardziej, najlepszą wersją siebie. No nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Jakby, jeżeli jest. Wiem, swój... O co ci chodzi, no? jeżeli jest ci na przykład na dany dzień smutno, nie chcesz nagrywać, to musisz jednak przestawić te swoje jakby koła zębate i powiedzieć a jednak ja dzisiaj będę jakby wiesz będę komedyjką, będę, będę się dobrze bawił, mimo że nie chcesz się dobrze bawić, mimo że chcesz, nie wiem, spać. No i w sumie tyle, a trzecie pytanie było chyba, żeby co zmienić na YouTubie, albo na swoim kanale. Tak, jakąś funkcję, czy cokolwiek. Wiesz co, zawsze od, od roku już planuję zrobić kanał taki bardziej nie komentarie, a social commentary. Że na przykład, nie wiem, komentuję, jakby robię film taki na przykład, nie wiem, czy widziałeś piekło Jao i coś, coś na ten styl, tylko że na przykład o idolkach, albo coś o polityce. Yy, na przykład mam taki film, coś o religii, jakby o wpływ religii na Polskę. Takie bardziej takie, już wiesz, takie poważne tematy. Uu. I już być za, no, jest... za dnia, być. No. I to jest na pewno forma, w której mógłbyś zdobyć na pewno jakąś dużo fajniejszą popularność. Ja sam oglądam bardzo taki no, życiowy, można powiedzieć, kanał opowiadający o takich rzeczach jak właśnie religia, czasem polityka tłumacząca jakieś rzeczy, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy jest na to aż takie zapotrzebowanie, bo tych kanałów trochę jest już jakby nie patrzeć, nie? Czy, czy, czy byś nie, nie, nie dublował tego? Pewnie ci chodzi o takie kanały, jak nie wiem, jak się dowiem, czy coś w tym stylu. Tylko, że one mają takie krótkie temat, takie, one mają taki, wiesz, taki krótki, nie wchodzą w głęboko, raczej, raczej mi się to nie podoba, raczej po prostu o, o, powierzchniowo, wiesz, dotykają tematu. A mi to chodzi tak, jakby godzinne wideo essay na ten temat na przykład. No no, nie bo wiem, raczej właśnie nie właśnie ma... yy, mówię o Wojna idei lub, nie wiem, tam Szymon mówi. No, którzy mogą być haterami lub nie, no ale on w sumie czymś takim się zajmuje, mam wrażenie. No tylko, że wiesz, on właśnie, chodzi mi o to, że właśnie, wiesz, on tak jakby, on jest takim typowym YouTuberem, że tak to ojmę, czyli to jest, oczywiście YouTube nas do tego zmusza, jakby było na odwrót, to byśmy wszyscy, wszyscy robili tak, ale że jest większa, więcej jest pod ilość niż pod jakość, nie? A tutaj na przykład takie godzinne materiały, mi się wydaje, że nie ma w ogóle na takim godzinnych materiałów, takich dłuższych, które wideoessay, które wchodzą w temat głęboko i starają się jakoś go rozpracować i pokazać go od wszystkich stron, jakby wiesz, zrozumieć i przedstawić to dobrze widzowi. Ja nie mam takich polskich kanałów, żeby ci zaprezentować o co chodzi, ale na przykład są takie kanały jak Crowd, gdzie on robi na przykład film na temat, to jest jakiś gościu z Niemiec, który tam po angielsku prowadzi i na przykład mówi o powstaniu Meksyku całkowicie, jakby od samego początku do końca i jakby Pokazuje, skąd są różnice między, jakby wiesz, bogatym, bogatym bardziej wolnym północą i, jakby tam po, południem, które jest takie biedniejsze, i tak dalej. To są takie, no większy, wiesz. Wchodzisz w większy temat, więcej szczegółów i ogólnie robisz to starasz się robić ciekawsze, no nie wiem, jakby inaczej to ująć. Mhm. o co ci chodzi i yy, no, takie dość, dość obiektywniejsze rzeczy, nie w sensie. Wiadomo, że nie można być w 100% obiektywnym, ale zawsze możesz wziąć kilka osób, które ci też sprawdzą z innymi poglądami, a tam to jest gość, który mówi o rzeczach, też dodając do całego swoje rzeczy. No ja bym coś takiego oglądał, jak coś takiego zrobisz, to dawaj, podejście hmm. mi linka. Hmm. Od roku próbuję. Ja na przykład miałem taki problem, bo, bo wiem, o czym mówisz mniej więcej. I dzisiaj chociażby oglądałem sobie z jakiś tam wywiad Stanowskiego, bo ogólnie to do przed tygodnia wiedziałem mniej więcej, kto to jest, ale nie oglądałem, ale gdzieś tam nie wiem, miałem chwilę czasu, coś tam, coś tam i sobie odpaliłem i tak nawet polubiłem to oglądać, bo tam niedawne dramy z tym, z tym, którego teraz zapomniałem i jednocześnie podobało mi się to, jak on robi, robi różne rzeczy i z drugiej strony, jak oglądałem hmm, Odcinek z Mencenem to miałem wrażenie, że tak, ani jednego gościa, ani drugiego za bardzo nie kojarzę. Nie? Więcej widziałem w życiu Stanowskiego, yy, z niektórymi rzeczami się zgadzam, i, i Mencena. I obydwoje to są, obydwaj, yy, to są yy, bardzo inteligentni goście, ale miałem wrażenie, że taki na przykład Stanowski robi z siebie Devila tylko po to, żeby. Jakby w sensie. Takim debilem, że jakby nie rozumiał, o, o czym on mówi, tylko po to, żeby właśnie podkręcać tą atmosferę, że wiesz, żeby tam wyświetlenia i tak dalej. Hmm. Czy, czy, nie, powiem, nie powiem, że go nie podejrzewam o to, tylko wręcz uważam, że tak zrobił i, i to jest takie słabe, nie? Więc hmm. y, wiem, o czym mówisz. To mogłoby się na przykład sprzedać, jeżeli to by było naprawdę spoko, ale z drugiej strony też chyba y, tak. Y, to to nie jest najprostsza droga, nie? O tak powiem, bo to, co on robi, jest. Klikalne, więc jest atrakcyjne dla wielu osób, dla, dla sponsorów, i tak dalej. A jak zrobisz coś takiego samego jak on, tylko żebyś się zgadł, coś tam pytał, to już wiesz, mało klikalne, mniej kontrowersyjne, to no. w teorii słabsze, choć niekoniecznie musi tak być, nie? No, ja tak samo w sensie. No, jednak no nie oglądam kanału sportowego, tylko widzę czasami, że gdzieś, gdzieś tam trenduje. Ale jakby, jakby się zgadzam z tym, że jednak YouTube to jest taka platforma, i ogólnie większość social mediów, że jakby wiesz, są cię, wustują cię, nie? Jak, jakby to ująć słowami, że jakby wynagradzają cię za to, i że robisz takie jakby lepsze clickbaity i tak dalej. Ja teraz się właśnie staram też bardziej iść w te clickbaity, iść w takie lepsze miniaturki, które będą bardziej prowokować i tak dalej. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, ale no, jednak to jest taka platforma, która cię za to wynagradza i która ci mówi, że robisz dobrze, jeżeli tak robisz. No tak więc jest zawsze ta pokusa gdzieś w tylu głowy, żeby zrobić z siebie pajaca, idiotę, no jakiegoś tam, jeszcze może nawet złego człowieka, tylko po to, żeby dostać jakby więcej wyświetleń. No jest. Gdzieś, gdzieś tu tam zawsze w tyle siedzi. Mm -hmm, tak zwane dymy, ale bo to, 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 to jest kwestia tego, że oni demokratykują jakieś klikby i tego bardzo nie lubią. Tylko, że prawdopodobnie widzowie już wiedzą, że go oczekiwać po nim i mm, poza po, konkretnie Stanowskim, mówię, obejrzałem kilka i jak on się bardzo zgadza z kimś, to to fajnie pyta i tak dalej, albo, albo też czasami drwi i spoko i na przykład. A propos tej dramy, co była całkiem niedawno. On tam gadał z jakimś burmistrzem. I miałem wrażenie, że on dosłownie wszystko, co tamten mówi, odwraca, że on się z tym nie zgadza. Z większość, oczywiście, nie. I tak sobie z niego śmieszkuje i tak dalej. No fajnie, konwencja i tak dalej, ale pomimo tego, że ten burmistrz po prostu dało się odczuć, że jest tępy, to gościu mm, też Niesmaczny. w niektórych sprawach miał. Miał. Czyli nie, 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 nawet nie o to chodzi, bo to fajnie się ogląda i tak dalej. Tylko że ten burmistrz w niektórych yy, sprawach, tak na podłożu podstawowym, miał trochę racji. Ale oczywiście nikt tego nie znaczy, bo to lepiej. O, ale go pojechałeś, fajnie, o, e". E, hmm. I nawet nie chce mi się pisać takiego komentarza, bo on dziś zginie w wiesz, milionach komentarzy. E. No ale na przykład, mm, pomimo tego, że. Bar w 99% popieram tego Stanowskiego, to ten burmistrz w niektórych wypadkach miał jakieś tam. No, miał po prostu rację. Jak to, że yy, yy, jeden. Yy, znaczy on mu oferował większą kwotę niż tamten dostał, żeby ten zrezygnował i on mówił coś w stylu, no dobra, ale umów się nie powinno łamać, ktoś wynajął halę jakiś czas temu i teraz przychodzi mi ktoś, kto bierze, daje większą kwotę i co ja mam zrezygnować? I to na przykład to dla mnie było spoko jakby argument, tylko akurat nie w wypadku, gdzie chodziło o jakieś potężne rzeczy po kroju z, ma z mafiozą, nie? Więc, mm, Więc to było takie Ba bardzo znowu spolaryzowane, że ty na pewno robisz źle i wszystko, co tu mówisz, jest po prostu głupie. A nie do końca tak było, nie? Moim zdaniem. Kurde, muszę normalnie sobie zacząć oglądać ten kanał sportowy, bo tutaj ciekawe rzeczy mi mówisz o jakichś ciekawych politykach. Ja ci nie powiem, że cały jest dobry, czy też, bo ja obejrzałem dosłownie trzy, cztery wywiady chyba. I, I wiedziałem, że niektóre są właśnie takie głośne dramy czy coś, ale nie oglądałem, w ogóle by to omijało, tylko że no, ciekawie się to na pewno ogląda. Tylko nie ze wszystkim się zgodzę i, i akurat jak oni mają tam y, w studiu telefony, to mnie cieszyło, że jak była ta rozmowa z Wencenem, to chyba większość osób właśnie cisnęła Stanowskiego, że on się czepia o rzeczy, które tamten mu tłumaczy, już mówi, któryś raz z kolei i... Jakby dla oglądającego to jest oczywiste, a ten dalej upiera się tak, jakby w ogóle nie wiedział o czym mowa. Yy, a uważam, że wiedział, tylko było właśnie takie podkręcanie, podkręcanie, bo wyniki, 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 mm -hmm. co jest oczywiście zrozumiałe, ale z drugiej strony szkoda, bo był potencjał zrobić coś dużo lepszego. No, ja się zgadzam w 100%. No, jakby, no, nie wiem, czy mogę coś więcej powiedzieć, bo tego nie oglądałem, no ale. Tak, sorry, bo ja cię wywieźłem i teraz przez 10 minut gadałem, a wywiad to, to Nie, spoko, jakby też, sorry, też sorry. się potrafię rozgadać. Ja mogę jedynie powiedzieć, że od jakoś, właśnie tak jak mówię, że pewnie mi, wydaje mi się, że jakość wywiadów też zależy od z kim jakby prowadzisz ten wywiad. Nie? Na przykład był ten z Krzysztofem Gonciarzem, to jest jedyny chyba, który tam tak bardziej przyklikałem, bo pamiętam, że była ta akcja z Gąciarzem. Że tam jakiś strasznie ciekawy był, że był taki jakiś. Do, nie wiem jakbyś chciał się położyć tam spać, czy coś w tym stylu. No i w ogóle. Jakby wiesz, to wydaje mi się, że, od, że wywiad, jakby jeżeli robisz kontent wywiadowy, to dużo zależy od tego, z kim prowadzisz ten wywiad. Czy to z prezydentem, jak się czasami zdarzało, czy nie wiem, ze mną, a ze mną są strasznie nieciekawe wywiady, tak więc. No, mi, niestety. Yy, przepraszam, Mugi, mi się bardziej podoba z tobą, bo tak. Bardziej, nadal dodajemy na bardzo podobnych falach, i tak dalej. No ale przepraszam o. do siebie, bo wiadomo, te, ten, który, który prowadzi, no, nie jest najlepszy, no ale nikogo innego nie mamy. Yes, okay. Jest okej. jest to, co mamy. Mm. W sumie trochę też nawiążę do poprzedniego, bo kolejne pytanie, to jest w sumie też trochę stwierdzenie, że masz całkiem nietypowy kanał w sumie jak na YouTubie, bo rzadko wrzucasz, ale na 18 ostatnich filmów, bo sobie sprawdziłem, aż 8 ma ponad 18 minut, niektóre nawet 40, no i z czego to wynika, bo nie wiem, uważasz, że z czasem, właśnie dlatego, że jakiemuś tematu, temat, co, o Boże, ciężkie słowa. Czy dla jakiegoś tematu trzeba poświęcić więcej czasu, czy, czy, czy się nad tym po prostu nie zastanawiałeś? Pamiętasz, jak mówiliśmy, że ge, że wiesz, że gargamel rzuca raz na rok film i jest on niesamowity? Mhm. Mm to ja właśnie chciałem być takim gargamelem, tylko że nie wyszło. <laughs> już jesteśmy tu jest... jesteś, jesteś gargamelem, ale yy, nie robisz wyświetleń. <laughs> Dokładnie. Jakby. Zrobiłem teraz te parę filmików, które były co trzy tygodnie, i teraz wroziłem mnie, że nie, że wracamy do systemu filmik co tydzień i on będzie trwał mniej więcej 10, No, chyba niektóre będą nawet miały 8 minut. Jakby no nie wyszło, no nie wiem, czy wychodzi to z tego, że zrobiłem tam. Próbowałem te różne miniaturki ustawić, próbowałem to jakoś tam lepsze, żeby to było lepiej klikalne. Nie wiem, czy jakby fandomy też, które wybrałem, czy na przykład Steins jakby nie były po prostu zbyt popularne. Ale jakby no nie dawało to, dawało to gorsze, o wiele gorsze, najgorsze wyniki właściwie od zawsze. Więc może to też była wina tego, że jakby albo te filmiki były słabe, ale to też mogło być wina tego, że po prostu wiesz, że algorytm cię nagradza za to jak wrzucasz regular, regularnie i w krótkim odstępach czasu. No, tylko że ja robiłem te filmiki raz na trzy tygodnie, te godziny, te 40-minutowe, i jakby to niestety nie dawało rezultatów. I stwierdziłem, że, że chyba jednak się trzeba będzie z tego wycofać. Może się będą jeszcze takie pojawiać, ale, ale zobaczymy. Okej. Okay. Yy, to chyba bardzo zależy od kanału i tak dalej. W sensie. Też na pewno zależy od jakiegoś szczęścia, jak algorytm ci, ci tam pokaże, czy coś, bo wiadomo, że ja mam bardzo, bardzo podobne procenty klikalności na te na wyświetlane filmiki, i ostatnio u mnie średnio z wyświetleniami i tak zacząłem sobie trochę analizować, bo nigdy nie siedziałem bardzo mocno w tych statystykach, tylko widziałem głównie te, które na, na panelu się pojawiają głównie, nie? czyli masz yy, jakaś pozycja od 1 do 10 w ostatnich 10 filmików, jakiś średni watch time, yy, klikalność i tak dalej i zacząłem się zastanawiać, tak patrzeć, o co tutaj chodzi i coś mi nie pasowało, że patrzę na panelu, a tam 10% yy, klikalności w miniatury, to jest bardzo dużo, nie, tak mi się zdaje i teraz mówię, okej, okay, ale ten filmik ma 5000 tysięcy wyświetleń. Co jest grane? Czyli w teorii pokazało 50 tysiącom osób ten filmik, co jest moją liczbą subskrypcji, a nie wszyscy tam byli subskrybentami na przykład. I tak sobie spojrzałem na jeden filmik, mówię: OK. To jest ten niedzielny, czyli w teorii ten moje najpopularniejsze. I, i zerknąłem, że w tym filmiku, który okej okay się oglądał, bardzo mało jest. Wyświetleń miniatur, a w jakimś filmiku, który był nieporównywalnie gorszy, według nawet widzów i mnie, to miał on w ogóle jakiś tam milion na przykład wyświetleń miniatur, tylko że mniejszą klikalność. Mówię, od czego to zależy, dlaczego? Nie? A To chyba właśnie od tej częstotliwości i tak dalej. Więc u mnie często też jest tak, że jak wrzucę dłuższy filmik, to jest takie o fajnie, postarałeś się, czy coś nie, i, i czasami to się prze, yy, przekłada na wyniki, czasami nie. Mm, ale teraz pytanie, bo ja miałem zawsze trudność z robieniem tak bardzo długich filmów i na przykład miałem w grudniu same duże filmiki, czyli takie po 20 minut plus, jeden chyba 40 coś minut miał. I dla mnie to była masakra, jeżeli chodzi o montaż, czy, czy też tak miałeś, czy mm -hmm. po prostu to było coś takiego, że może się udać, więc będę to robił? Um wydaje mi się, że raczej po prostu też miałem masakrę, że jakby, no dlatego też zrezygnowałem z tej roboty, że to była po prostu masakra, to wszystko zmontować, to wszystko jakby, wiesz, znaleźć na to wszystko czas. Ale, no, tak jak mi się wydaje, że ja nie wiem właśnie jak zostać tym, że tak to my jak już wracamy do tego gar tym gargamelem albo tym krautem, że wrzucasz raz na jakiś czas filmik i Masz spokój i w sensie wiesz, i ten filmik robi wyświetlenia? Jest, jest, jest jakby proponowany na YouTubie i tak dalej. Czy ja po prostu sobie wybrałem teraz te złe tematy? Czy to chodzi o to, że musisz przez jakiś czas jakby być tym właśnie, że wrzucasz co, co, co chwilę, co tydzień, co, co dwa dni, co trzy dni, i potem zbudować sobie wokół tego społeczność, która będzie oglądać te milionowe, te dłuższe filmiki co miesiąc? Na jak jak, jak zostasz gargamelem? To jest moje pytanie. Okej, okay, to, okay, to teraz mnie przebudujemy. Ja myślę, że to jest yy, kwestia tego, że Gargamon akurat poruszał tematy, które nie są popularne. Nie są już przeorane. O tak, nie? No bo na przykład, jak on rzucił ten godzinny filmik o tam podrywaczach to il, ile było takich filmików, powiedzmy klikalnych, czy, czy, czy dra, dramowych, to nikt nie wrzucał, a on nagle, wiesz, po roku czasu wrzuca i nagle wszyscy, o kurde, powiadomie, to ja sprawdzę co on zrobił, jeszcze taka długość filmu i o rzeczach, których nie było mowy, więc sprawdzę nową perspektywę. W, w jego przypadku tak jest, ale dam Ci przykład z yy, anime i mam do porównania trzy kanały Naruto. Mój, Nekona i Verfiego I teraz tak, ja wrzucam regularnie od już yy, dwóch lat ponad yy, Nekon też regularnie, choć ostatnio przestał, i yy, w pewnym momencie on mnie przyścignął, dlatego że jego mm... Miniaturki nagle stały się lepsze, bo korzystał z, z usług z tak jak ja. I, I myślę, że nawet w niektórych przypadkach miał dużo lepsze miniaturki niż ja. To jest druga y, część. I trzecia, że on nagrywał o bieżących rzeczach, czyli jakim jest buruto, a nie Naruto i na tych filmikach miał potężne wyświetlenia i pomimo y, tego, że ma ponad dwa razy mniej y, subów ode mnie, to robił większe wyświetlenie ode mnie. Nie? Jest Werfi, który nagrywa, y, nie, nie wiem jak często, ale wiem, że nie nagrywa regularnie. I z tego, co się orientuje, jego każdy filmik to jest powiedzmy hit. Yy, I tam nie ma regularności, tylko że różnica jest teraz taka, jestem ja, który nagrywa regularnie, ale mało osób mnie lubi. Tak patrzę zupełnie obiektywnie, nie, nie, nie są tam dla mnie. Jest nekon, który jest tak, myślę, yy, w połowie pomiędzy mną a Werfim, czyli że trochę osób go lubi, trochę hejtuje, ale nagrywa też o yy, ciekawszych dla widzach yy, rzeczach. I jest werfik, którego bardzo, bardzo lubią. Yy, z z opinii, które znam, nie, bo ja gościa w ogóle yy, nie znam za bardzo, ale yy, on jest po prostu typem, który jest bardzo lubiany. Mam wrażenie takie, nie? I on nieważne co wrzuci, to ludzie tam wejdą. Yy, chyba tak to działa. Jeżeli ci odpowiedziałem, czy nie. No, jakby rozumiem, nie? Chyba. Czyli nie jestem lubiany na to wychodzi. Kurde, jednak taka nie, nie. była prawda. Co yy, yy, bocia... jesteś, jesteś prawdopodobnie jeszcze za mały, i yy, kwestia jest z tego, że yy, masz prawdopodobnie też zróżnicowany kontent. My nie nagrywasz. Nagrywasz o anime, ale ich jest dużo, nie? Ja ci podałem mm -hmm. trzy przykłady i wszystkie nagrywają o Naruto slash Boruto, nie? Więc tu można sobie bardzo ładnie to porównać. Yy. Są kanały, nawet jeden będzie jakoś tam niedługo wywiad, czyli Animko, który nagrywa o kilku różnych i on jest też jakimś evenementem. Nie znam za bardzo kontentu, bo też nie lubię oglądać rzeczy, o których nie mam pojęcia, w sensie takim, że nie będę oglądał recenzji czy, czy wytłumaczę jakichś rzeczy z Anime, którego nie oglądałem. Ale jak sobie wejdziesz na jego kanał, na kanał Animko, to on ma chyba w tym momencie, kiedy nagrywamy z 8000 subów, i on średnio na filmiku ma po 20 koła. Ma filmiki z, z tam przed mm -hmm. miesiąca 100 koła na przykład, nie. I on chyba robi po prostu o rzeczach, o, o, o anime, które bardzo dobrze się ostatnio klikają, czy są najnowsze, i yy, tak dalej, nie. Ja będę go o to samo pytał w, w, w podcaście, jak on zhakował ten tego YouTuba. Mm. Ale <laughs> wydaje mi się, że to jest właśnie to, że, że jakieś takie bieżące sprawy, yy, które są. O, o właśnie, jeszcze a propos tego nakona, który yy, mówię. Yy nagrywał Boruto i nagrał jakąś tam bardzo ważną scenę w Boruto i wiesz, odcinek wyszedł, powiedzmy tam chyba w niedzielę wychodzą, a on to wrzucił we wtorek i tam nagle, wiesz, on z, z wyświetleń, który robi 20 koła, nagle w dzień chyba 7, nie dzień, czy 2, 70 koła, nie? Więc chyba chodzi o temat, slash właśnie taką lubialność, nie? Że, że osoba jest dla ciebie, a nie dla kontentu. Czyli kluczem jest popularność kontentu. Co... Do samego Animko, to akurat ja mu też się oberwało do tym filmiku, co robię. Możesz go tam już tam postraszyć, w sensie, ale to bardziej nie ja, bo tylko widowni, jego, bo też właśnie analizowałem ten w sensie popatrzyłem się tak. Jak chcę robiłem te filmiki, to tak patrzę, sobie tam wpisuję. No, tam kto był jeszcze, w Media, żeby kogoś jeszcze brać? Patrzę Animko, patrzę. On nie miał tak duże wyświetleń, on nie miał tak dużo subskrypcji, nie? I tak patrzę na te filmiki. I właśnie to jest to, co mówisz w sensie tam, tak pośpiewam, że o, to nie Animko jest jakby winne, tylko Wy jesteście winni, Wy, że jakby nie rozumiem tendencji, że ludzie, że nawet dzieci, ludzie, ktokolwiek, klikają na filmiki, które tłumaczą jakby główne jakby spoilerują show, że tak to jemy, nie? W sensie ja jestem na przykład wielkim fanem tytanów. Jaki jest sens wytłumaczyć mi całą fabułę tytanów, zanim ja sobie obejrzę tych tytanów, nie? I na takiej zasadzie tak się trochę podśmiewałem. W sensie czemu chcesz znać show? Chce, czemu chcesz znać rozwiązania, tajemnice show, za, i, a nie poczekasz na to, że show ci samo to wytłumaczy jakby w jakimś yy, na, napięciowym momencie, w sensie w jakimś mocnym, tam wiesz, tam cię wciska w w krzesło, taka akcja i tak dalej. A tu nagle ktoś próbuje ci wyjaśnić cały plot twist, który ty już rozumiesz, bo oglądaj sobie u, u, film u Animko, nie? To też nie jest jakby argument do Animko, bo jakby. Ja jestem zawsze zdania, że raczej, że youtuber jest trochę mniej winny, jeżeli, jeżeli coś się klika, no to on będzie w to szedł po prostu. Więc to, są, to jest wina widzów Animko. Tyle chciałem powiedzieć. Wszystko ich wszystko wina. Mhm. Ale ja teraz go trochę wytłumaczę z drugiej strony, bo nie wiem jak. Jak rzeczy on w przód mówi, ale jedna kwestia to mogą być osoby, które, patrzę też po sobie, które obejrzały to, wiedzą już jaki jest plot twist, wszystko, tylko chcą poznać drugą opinię. To, to jest jeden ale osób, to są myślę, właśnie z... które klikają w takie filmiki. No, Ale to właśnie, sorry, że przerwę, że się wtrącę, ale właśnie to nie o to chodzi, w sensie tam są rzeczy, które już są po, w sensie na przykład z mangi, czy z... Z, no jakby już przed, przed, przed samym contentem, że tak powiem no Przed samym jakby opcją Wiem o co chodzi I ja no, nie, nie mogę się z tym aż tak bardzo Uświadomić, bo ja gadam o animie Które już ma po forze tyle lat mm -hmm. Aż tyle I też się dziwię, bo dostaję takie komentarze Typu e, Ja mógłbyś oznaczyć, że to jest spoiler a ja mówię, ja nagrywam o anime, Które już ma tam 20 kilka lat a ty będziesz, ty myślisz, że w każdym odcinku będę mówił o spoilerach, bo w dosłownie w każdym odcinku mógłbym to powiedzieć, ale dla mnie to jest tak oczywiste, że to, no, będą tu spoilery po prostu, gadam o rzeczach mm -hmm. z, z Naruto, jeszcze w tytule masz, czy coś, yy, yy, o, o czym jest mowa, więc to jest oczywiste, że to jest spoiler, ale yy, znowu kontynuując yy, te trzy porównania Janekon i Werfi, to chyba właśnie Werfi Miał też takie filmiki, gdzie właśnie w mantu coś się wydarzy i prawdopodobnie też się bardziej klikają. No, ja bym nie chciał sobie takiego coś widzieć, ale wiem, że są osoby, które klikają w to. Czemu? Nie powiem ci, ja, ja nie mam pojęcia. <gry> właśnie też tego. Po prostu tego nie rozumiem. To jest, to jest mój problem techniczny. I te, też mnie to zaczęło teraz kusić, żeby robić takie filmiki, że wiesz, uu, co, co będzie się działo w tym. Tylko, że. Może bym nawet coś takiego robił, tylko że musiałbym sobie sam zaspoilerować show, sam bym musiał sięgnąć do źródeł, jakieś tam, tam Wikipedia, jakieś tam mangi, jakby i musiałbym sobie sam sobie zaspoilerować na przykład Tytanów. Czy, czy, czy jakby, czy ja chcę to robić? To wydaje mi się, że bardzo nie. Że odpowiedź brzmi, że no to już nie sobie rób. wolę. Ja, ja, dokładnie. Hej, no, sorry, że ci znowu przerwę. Możesz tego nie robić. Ja jestem takim przykładem. Mnie hejtują właśnie za to, że ja. W sumie po części tego nie robię, bo jest Boruto, To jest aktualne, w sensie wychodzi cały czas, a ja z Boruto nie mam odcinka od dwóch lat, kiedy pewnie, znaczy może przesadziłem, ale gdzieś tam rok temu czy coś nagrałem odcinek, dlaczego Boruto jest złe. Ja nie oglądam tego, bo mnie to nie interesuje na ten moment, nie? I mnie za to hejtują, jednocześnie niektórzy też lubią, że... Okej, okay, to jest trend, ja coś się nie pakujesz, a tylko nagrywasz o swoim. I z drugiej strony mam dostaje też mnóstwo wiadomości, kończysz się, kończysz się, już nie masz o czym nagrywać. Cały <grym> czas ten Naruto, Naruto Shippuden, nie to tak zawsze dostajesz, nieważne na jakim etapie chyba jest. No, dokładnie. Dopiero zaczynasz. Ja się takim czymś w ogóle nie przejmuję, ale. Ja, ja to lubię. Ja mam to, dokładnie to samo. Się tutaj, chociaż na przykład o mandze czy coś, yy, to to nie wchodzi w grę, bo ja bym sobie też nie czytał, jeżeli bym oglądał Boruto, tylko nagrywał o tych bieżących rzeczach. Yy, I teraz yy, nie trzeba tego robić. Tylko będziesz miał trudniej, jeżeli chodzi o wyświetlenia. No, to jest, tak jest taka prawda, nie? Taka, taka już no co ja mogę powiedzieć? No, nie, nie, po prostu chciałem powiedzieć, że nie, nie rozumiem ludzi, którzy tak robią i że jest to dla mnie po prostu, że, że jestem o to, irracjonalnie jestem o to zły, że że ten, że jakby to jest, że ludzie to sobie spolerują To jest po prostu. Znaczy, szczurów, nie chodzi tak mi tak nawet. Nie chodzi mi nawet o a tylko tylko widownię, nie w sensie dlaczego dlaczego chcesz sobie tam spoilerować to? Dla mnie to jest po prostu jestem irracjonalnie zły o to. Ja nie wiem po co. Okej, okay. w sensie. Ja, ja, ja trochę też jak mi takie piszą komentarze, ja jestem, mówię, człowiekiem szczerym, ironicznym i odpisuję po co wyłącz ten film. Nie oglądam jego kanału. Nie wiem, weź tam, że nie śledź tego kanału czy coś. Nie chcesz mieć spoilerów Naruto. Dlaczego wyłączasz y, odcinek o y, jakichś rzeczy, której nawet jeszcze nie widziałeś, ale tam pisze w Naruto, w uniwersum Naruto. Ty nie wiesz o co mm -hmm. chodzi, że klikasz ten filmik to po, po co? Ja też tego nie rozumiem i nie zrozumiem prawdopodobnie, chyba, że kiedyś mi się natarzy, nadarzy z, z kimś o tym porozmawiać, kto tak robi, bo dla mnie to jest dziwne, ale niektórzy tak widocznie lubią, no. No nie wiem, no jakby ich, ich, tak ich, ich, wybór, nie? Jakby chcą sobie niszczyć zabawę, to ja ich nie powstrzymam. Ja mogę tylko być po prostu zły na irracjonalność, irracjonalnie zły na irracjonalność. O, to jest, to jest to moje odczucie sytuacji. Anime, bułka, filozofia. Anime, bułka, filatron. filozofia. Anime, youtuber. Kurde ja chciałem no. właśnie, te, nie wyciągaj moich cytatów z następnego odcinka, tak? To też był żart, że o tam filantrop, bo musiałem oczywiście na sam koniec muszę obrazić siebie, no jakby obrażamy wszystkich anime youtuberów, tak? Jakby to jest... A to jest, bo... kurde, to, to, to ja nie wiem. Może ty jesteś jakimś moim zaginionym synem, tylko że stary jesteś, bo ja dosłownie miałem to samo, że jak wpisałem tych YouTuberów, to ci przedtem mówiłem, że zrobię taki filmik, gdzie obrażanie YouTuberów, powiedzmy, anime YouTuberów, to sam chyba na trzeciej pozycji sam siebie wpisałem i zacząłem tam wymieniać chyba największą taką rozprawkę po powiedzmy, no. co powiedziałem o innych, a o sobie. No i ja oczywiście. A wracając do... No dobra, mów. Do? mów, mów. Nie, jakby w sensie nie będziemy gadać o moich filmach, nie, jakby już jakby, już, już wtyknąłem ten swój film i już jakoś widownię, żeby poszła sprawdzić ten film, jak się, się zaciekawiło, tak, więc możesz kontynuować, jakby ja już swoją robotę wykonałem, ja już ukradłem ci widownię, tak, więc jest ok. A, bardzo, bardzo. <laughs> <laughs> Dobrze. Nikt nie sprawdzi. Jeżeli chodzi o, o jeszcze tą długość filmów, bo mówisz, że tak spróbowałeś, żeby zrobić taki rzetelny materiał, ja też nawet Powiem szczerze, że wielu osób nie lubi, ale ja staramy być fair wobec widzów pod tym względem, że nie lubię też marnować ich czasu, nie? I, mm -hmm. i na przykład y, też z tego powodu czasem są długie drugie filmy. To może być znowu irracjonalnie, ale wiecie, ja mogę zrobić filmik, który rozbije na 100. I on będzie oczywiście nieporównywalnie lepiej dla mnie, bo nie, że mam kontent zapełniony i y, zarobię nieporównywalnie więcej przy takim filmiku ale mówię, no, to macie tutaj skondensowaną wiedzę, tam w 40 minutach, zamiast rozbijać to na 4 filmiki, chociaż, teraz to mówię z przyszłości, z przeszłości, bo to dawno, dawno, y, zanim ten podcast wyjdzie trochę minie, nawet nie wiem, czy miesiąc, czy dwa, teraz zrobiłem mm -hmm. taką sytuację, bo wiem, że się nie wyrobię, robię ocenianie arków w Naruto i tam jest aż 47 odcinków, ja każdy będę mówił Uch. ponad minutę, to ja wiem, że będzie mi bardzo ciężko zrobić odcinek godzinny, to sobie rozbiłem to na dwa, nie? Żeby mieć dwa krótsze. I wiem, że się nie wyrobię do niedzieli prawdopodobnie, ale musiałbym siedzieć dosłownie 24 na 24. Więc to jest chyba jedyna taka sytuacja. Ludzie pytają, Ej, dlaczego na przykład robię takie krótkie ciekawostki z drugiej strony, nie? Że one mają pozostałe dwie minuty, ale jest tako przywitanie ten 5 sekund, i ja od razu lecę z 10 czy ileś tam ciekawostkami, i żegnanie się tam powiedzmy 10-15 sekund. A jak ja widzę z drugiej strony filmik na jakimś anglojęzycznym kanale, Że jest dosłownie to samo co ja, tylko ja robię tam 20 ciekawostek w 3 minuty, a oni robią 10 ciekawostek w 15 minut. Ja wbiłem sobie na taki filmik z ciekawości i ono jednej mówi przez 3 minuty, żeby zapełnić ten czas. I ja. Żygam czymś takim. Jeżeli to jest długi film, bo jest merytoryczny i cały czas się z nim coś dzieje, to spoko. A żeby zapełnić celowo? No trochę fuj. Nie powiem, że nie zdarzyło mi się dobić do tych 8-10 minut specjalnie, ale to jest taki wyjątek, nie? że już tak szkoda, jak masz te 7-40, żeby dosłownie nie zarobić na tym 3-4 razy więcej za tą samą pracę, tylko powiesz, że tam, a, to teraz specjalnie mówię coś, żeby dobić do tych 8 minut. To to jest różnica niż rozbijać jakiś pierdołek, którą mógłbyś powiedzieć 30 sekund na 30 minut. Eliasz, myślałeś kiedyś o TikToku? Jakby, to mi się wydaje, że to w sumie jakby albo YouTube Short, czy coś w tym stylu. To mi się wydaje, że takie coś by pasowało po prostu, że te młodsze pokolenia będą coś takiego polecały. Jeżeli byś to robił takie krótkie, to teraz chyba TikTok ma 3 minuty więcej do 3 minut. Ja się tam oczywiście nie interesuję tym TikTokiem, ale jakby. Ja. E Śmiechem żartem zapytałeś o coś, co zrobiłem jakieś tam dwa tygodnie temu, bo założyłem tego TikToka i trochę tak, wiesz, od razu sobie żgałem <laughs> przy okazji, tak wiesz, odruch wymiotny Sprzedałem i ściągasz się. aplikację. Ale, ale, ale wziąłem i po prostu... Włączyłem program do montowania, bo mam wszystkie projekty praktycznie z, z tych filmików, które zrobiłem. I zmieniłem skalę, dodałem tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i po 10 wrzucałem. I ci powiem, że się bardzo przeraziłem, jak wrzuciłem pierwszego dnia filmik, ponieważ kompletnie z dupy nikomu o tym nie mówiłem, nigdzie nie reklamowałem tego TikToka. Tylko wrzuciłem ten filmik i się okazało, że w dzień mi zrobił 40 koła, nie? Mówię, what the fuck. I tak wrzuciłem drugi, trzeci, czwarty. One tam po 20 koła zbierały. Mówię, co jest grane, jakie to jest chore, ale po prostu znudziłem się. Zapomniałem. Yy, ten yy, pewnego dnia i mówię, już od tego tygodnia nie, nie wrzucam ani jednej. Chociaż to mnie kosztuje dosłownie 5 minut. Mówię, a z drugiej strony, yeah. No, jakby ja też nie rozumiem tej platformy. Pamiętam, że jak to się wszystko zaczynało, Pamięta, mniej więcej w tym czasie, w którym Duda wrzucił. Te, jak coś, coś tam wrzucał Duda na TikToka, bo. Założyliśmy się z kolegami o WD, kto wbije więcej wyświetleń. Nie były takie sytuacje, że na przykład kolega, który wiesz dwa, zwrócił dwa filmiki, to ten drugi na przykład miał tyle wyświetleń, jak miał e, prezydent Andrzej, Andrzej Duda, jakby na TikToku. I takie trochę dziwne akcje. Ja miałem tam może też 200 tysięcy czy coś w tym stylu. I jakby nie wygrałem tej wódy, niestety. Kolega wygrał, który właśnie wbił ile prezydent. No ale jakby wiesz. Dziwne to trochę, w sensie ja nie rozumiem tej platformy w ogóle, jestem już chyba stary na to wchodzi, ale też będę jakoś próbował to kiedyś, na pewno spróbuję to jakoś, wiesz, wejść na tego TikToka, chociaż tak, żeby on wspomagał mój kanał na YouTubie, jakby, a nie robiłbym tam żadnego kontentu ja, ja mam wrażenie, że jesteś typem osoby, której bardzo, w sensie, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale zależy ci na po prostu wyświetleniach, na tym algorytmie no. i tak dalej, prawda? Żeby no zacząć, zacząć myślę, że z tego żyć. musisz, bo to. Bo to jest to samo, co ja robiłem. W sensie ja wiedziałem od dawna, że TikTok to jest jakaś taka cholera, chora platforma, w której zdobywasz niebotyczne ilości wyświetleń i tak dalej, ale tego nie używałem poprzez właśnie takie coś, że ja jestem stary, ja tego nie rozumiem, to nie dla mnie. Bez sensu, co ja tam będę wrzucał, ale jeżeli się zepniesz, to naprawdę tam jest. Yy, szczerze mówiąc, chodzą okazja. Typy plotki, slash takie. Yy, yy, Eksperckie te opinie? opinie, że TikTok po prostu unie, że już dość mocno wygryza YouTube'a, to po prostu ludzie się przerzucą na TikToka, nie? Więc to jest też taka forma zabezpieczenia, i dlatego ja trochę zacząłem to robić, ale ja po prostu się znudziłem. Ja nie jestem typem człowieka, który walczy o każde wyświetlenie, żeby mieć wyświetlenie, tylko ja chcę po prostu robić rzeczy i żeby one wiesz, ja mógł sobie za to żyć, ale mhm. robię sobie rzeczy, a nie tylko dla tych wszystkich wyświetleń. Próbowałem. Nawet się udałbym powiedział, bo zrobić 50 koła czy, czy ileś tam wyświetleń, filmikiem, którego nigdzie nie promujesz, tak po prostu z dupy. To dla mnie jest dziwnie dziwnym sukcesem, można powiedzieć, ale. Ale mi się tego nie chce robić, no. No, jakby, że tak to my wiadomo, jak to jest. No, jak, jak czegoś też nie czujesz, jak czegoś. Też nie chcesz robić, no to jak będziesz to robić na siłę, to wydaje mi się, że z, tej, z tego kreatywnego punktu to będzie to jakby po prostu słabe, nie? że to nie będzie dobrej jakości. No może, może jakbyś się tam postarał, ale wypalisz się szybko. Dokładnie hmm. o bardzo podobnych rzeczy, gadaliśmy z Mukim, ale to jest kwestia tego, że też nie rozumiemy tego, bo mam kolejne pytanie. Jaki masz stosunek do szefa? Miałeś jakiegoś tam szefa, ale czy yy, trochę, trochę domyślam się jaką masz opinię, ale powiedz, czy ten uważasz, że jest potrzebny? Może gdyby nie on, to byś nic nie robił, a może wręcz przeciwnie, nie cierpisz, jak ktoś jest nad tobą, stoi i musisz po prostu to zdzierżyć i, i wiesz, ktoś stoi ci nad głową, ale ty wiesz, że musisz. Opinie o sze... nie pytasz konkretnego na przykład ciebie, tylko ogólnie do, że jakby że jestem samozatrudnienie versus z kimś jakby współ... dla kogoś pracuję tak o to ci chodzi no, a na przykład na... Znaczy, taki typowy szef Andrzej który jest areczku połamałeś nogę to spoko masz tu krzesło <gry> pracuj dalej no generalnie raczej, raczej właśnie dlatego też lubię tego, tego YouTuba że wolę być samozatrudniony żeby że robić własne rzeczy że jakby wyznaczać robić to co chcę a nie to co, to, co ktoś mi każe ale też jakby wydaje mi się, że nie mamy jakiegoś większego problemu współpracować z kimś, współpracować w jakiejś grupie albo pracować dla kogoś. To też nie jest jakiś temat, który tym wydaje mi się, że jest ten. Wydaje mi się, że jakbym wchodził w jakiś grupowy projekt YouTube, jak już tak nawiązujemy do Animedii, to mi się wydaje, że mógłbym. Znaczy, jak teraz bym nawiązać do Animedii, to w sumie wydaje mi się, że lepiej by było, jakby ta Animedia na przykład miała. Trochę, jakby wiesz, trochę miała takiego kogoś lidera, że tak mi się. Że tak, mi się no tak mi się wydaje, który by wyznaczał jakby styl tego wszystkiego. Oczywiście, jakby brałby pod uwagę opinię każdego i tak dalej, ale że koniec końców, to byłby kogoś kreatywny projekt, do którego bym się dostosował. I no, jakby mógłbym coś tam swojego powiedzieć, coś tam kreatywnego, ale jakby w kontekście kogoś jakby w schemacie kogoś kto jakby no kogoś kto nadzoruje ten projekt. Nie? Tak mi się wydaje przynajmniej taka jest moja opinia na ten temat. Ale to teraz mówisz o tej animacji w, w której byłeś czy chciałbyś żeby ona taka trochę była w się sensie to zmienić bo na przykład ja jako powiedzmy ten lider hmm. z którego też jakby za bardzo nie uważam. Mi jest. Nawet wiesz, Obojętnie. mówię pod tym względem, że jakby wy macie. Wy z tego praktycznie można powiedzieć nic nie mieliście, nie? O, tak, mm -hmm. ten desej. No bo wiadomo, tam jakieś 5 zł, ale yy, mi, mi było dziwnie, wiesz, szyfować komuś, jak ktoś tu jest z takiego, a zrobimy zrzeszenie ludzi, zrobimy sobie kano, Bo to jest trochę co innego niż ja bym naprawdę miał wam wypłaty dawać, nie? No, jakby. Ciężko to, wydaje mi się, że właśnie, no nie wiem, w sumie jak to ująć się wsuwa, że, że jest jakiś, że tworzysz schemat, tworzysz jakieś ramy jakiegoś projektu i jakby osoby w nim uczestniczące mogą same się w tych ramach kreatywnie wypełnić. Że jakby nie narzucasz im swojego zdania, nie każesz im tworzyć jakiejś narracji ustalonej, tylko że pozwalasz im tworzyć narrację samą, ale w określonym, określonym. Nie wiem, jak to właśnie mówiąc, że w podcaście, właśnie na przykład, ja jest czy coś nie... w tym stylu. To, co na przykład nie wiem, teraz nie wiem robimy. O, o czym właśnie mówisz, jakiś schemat taki, tak? Ale. Jak on miałby wyglądać? Bo ja mam gdzieś tam pytanie, co byś poprawił w Animedii, to mnie ciekawi, tylko że nie za bardzo wiem, o czym mówisz. No, ale może spróbuj rozwinąć. Powiedzmy, że na przykład w kontekście na przykład podcastów, które na przykład to mi się wydaje, co teraz zrobiłeś, to jest bardzo fajne, że każdego tutaj odpytujesz, mówisz dobry wieczór, i jakby jest jakiś, jest jakiś schemat, jest, jakiś, jest, jakaś nar... jest ten jakiś rodzaj czegoś, nie wiem, jakby dopowiedzieć. I że jakby ja się to mogę wypowiedzieć, mogę sam zrobić coś, powiedzieć, coś kreatywnego. Co, coś tam jakby jakieś, coś dodać od siebie i tak dalej, ale jakby wiesz pytania dajesz ty i dajesz je każdemu i, i jakby wiesz ustalasz jakiś, ustalasz jakiś rodzaj kontentu tworzysz jakiś rodzaj kontentu w, w którym wszyscy starają się zrobić najlepiej to co umią swoją, na przykład wypełnić go swoim osobą swoimi przemyśleniami i tak dalej to jest, takie, jest no, takie. To jest akurat forma wywiadów, więc to nie jest nic takiego. Wow, ale yy, nie wiem, jak to wkomponować do takiego zwykłego odcinka. Bo jak tak mówisz, to trochę mi się kojarzy właśnie z tymi gierkami, gdzie niby wszyscy mają to samo, ale każdy może właśnie się popisać jakąś wiedzą czy coś. Ale na przykład. W, jak tylko zastosować to do innych filmików? Tylko wiesz, tylko wydaje mi się, że same gierki to też są za mało, że jakby, jakby czekaj, wróćmy do najpierw do pierwszego pytania że na przykład jakiejś serii podcastów, czy coś w tym stylu, gdzie jakby no nie wiem, jakby wszyscy starają się wiesz, coś tam powiedzieć zabawnego, coś tam jakieś mądre przemyślenia swoje wrzu wrzucić jakby stworzyć jakąś Czyli fajną atmosferę, w której no. chodzi ci o coś typu wszyscy oglądamy jeden odcinek czy albo jedno anime i siadamy i gadamy o nim, tak? Wiesz co, to też mi się wydaje, że właśnie coś takiego, takich wiesz, bo też jest parę takich kanałów podcastowych, które wydaje mi się, że polskich, które wydaje mi się, że brakuje tym czego to brakuje, to to, że robią po prostu podstawę, czyli starają się po prostu pogadać o jakimś anime, albo zrobić jakąś topkę, albo czy coś w tym stylu, a mi się wydaje, że właśnie fajnie jakieś dodawać tam jakieś elementy komediowe jakoś yy, być nie wiem, jakieś tam ciekawostki jakoś się do tego przygotować to jakby wiesz, coś innowacyjnego z tym zrobić A, no, to jest tru trudne trudno mi to, ten, no ale wydaje mi się, że coś takiego jakby no, ale to co mówisz, jak mówisz, że wszyscy by, mieliby obejrzeć jedno anime i no to wiesz, to zawsze się robią notatki raczej, że hej, chcę powiedzieć to i to i to, ten mówi jedną rzecz, ten, ja się nie zgadzam, ja to najbardziej chciałbym to zrobić, tylko że wiesz, jak jest łatwo z, umówić się z większą ilością osób, bo po co mhm. też z drugiej strony robić coś takiego, gdzie będą zawsze występować dwie osoby. No może, też mi się wydaje, że chyba lepiej jak jest, wiesz, że też nie jest dobrze jak wszyscy się, bo w sensie jak jest Sześć no, osób, to by siedem... To Dokładnie, że ostatnio też byłem na takim właśnie, nie będę teraz mówił, no, ale byłem gdzieś i wydaje mi się, że siedem osób to już jest jakby zdecydowanie za dużo, żeby poprowadzić jakąś sensowną narrację, żeby jakoś każdy się mógł wypowiedzieć, żeby, że wydaje mi się, że na przykład cztery, cztery trzy osoby to jest właśnie taki idealny środek, że nie jest za mało osób, jest jakaś grupka ludzi, najlepiej jakby się w ogóle ci wszyscy ludzie jakoś znali i lubili i jakby mogą się jakoś dogadać, mogą sobie jakoś porozmawiać, mogą, mogą coś zrobić razem kreatywnego, a wydaje mi się, że jak są większe, jak jest więcej osób, to zaczyna się robić bałagan, że no nie wiem, że dziwnie. Ciężko mi to powytłumaczyć. No i jest też kwestia umówienia się, że jakby wiadomo, że wszyscy mają dużo. Po prostu ciężko się ze wszystkimi umówić. Taka jest prawda, że wszyscy mamy różne terminy i że jak już będzie siedem osób, to może się pojawić łatwy problem. Szczególnie że ludzie są dorośli, jakby i mają własne życie, pracę, studia i tak dalej. Niestety taka prawda. Mm, powiem ci tak, ja myślę, że. Znaczy, no, oczywiście, że to jest do zrobienia przez jakichś tam właśnie, jak powiesz, najbardziej znajomych, na media myślę, że to by było średnio do Oglądanie. zrobienia właśnie pod względem terminów i kwestia jest też tego, że to jest przez internet, a dużo fajniej by się to sprawdziło, wiesz siadasz w jakimś powiedzmy studiu prowizorowanym, nie musi być studiolo, cztery krzesła i siadają, bo wtedy sobie też nie, nie, nie przerywasz, tak widzisz kiedy ktoś chce się odezwać chociażby to jest spoko no. i, i kwe, kwestia jest też tego, że nie mamy praktycznie anime youtuberów, którzy są na full etat i właśnie przez to mamy termin, tylko dla w zdecydowanej większości, dosłownie jest kilka osób może, które żyją powiedzmy z anime tuba, yy, no to cała reszta musi wiesz, po pracy czy coś tak dalej, to nie jest stricte firma jakby to była firma, to by to wszystko wyglądało zupełnie inaczej mam wrażenie yy, ale też ja widzę i plusy i minusy tego, nie? że, że powiedzmy no, Animedia jest firmą, gdzie zatrudnia się osoby i one mają ci robić, to spoko, no tylko nie. że w wielu przypadkach by to zabiło taką kreatywność, że on, one wtedy mają robić coś trochę też na siłę. Wydaje mi się, że, że to też jest przesada, że jakaś firma, wydaje mi się, że grupa ludzi, ale jakby, wiesz, jakby staramy się, staramy się. Nie wiem, yeah, może potrzeba jakiegoś lidera, może coś w tym stylu. Nie, po prostu tak mi się wydaje, że. Że też, jak jest to wszystko zrobione na, na luzie, to też to musi być taka, taki złoty balans między luzem a wiesz, jakby organizacją. Że ustalasz jakieś schematy, ustalasz jakieś starasz się, jakby to wszystko zakłonić ludzi do roboty, I, ale też im dajesz wolność kreatywną. Ciężko to ciężko zagrać, ciężko to złożyć, ale wydaje mi się, że istnieją takie schematy. Które da się, jakby tak, te nudzy powtarzać. Ja właściwie. myślę, że pod to, ci, pod to ci się podpisuje trochę te właśnie gierki, gdzie to zawsze bierzesz z inną osobą, tak jak tutaj gadamy i sobie po prostu wycinasz rzeczy. Wiadomo, gierki to nie wszystko, ale z takich rzeczy, które bym jeszcze podpisał pod to, po co mówisz, to jest po prostu QA, gdzie jedna mhm. osoba zbierała tematy i pytania, i każdy sobie. Porozmawiał, jeżeli chciało o tym po powiedzieć. I też mi się to podoba, oczywiście, tylko że zobacz, jak to. No wiesz, byłeś w środku, to wiesz, jak to wygląda, nie? No. Że ciężko zebrać na dany termin więcej osób, czy nawet właśnie te cztery, to, to zazwyczaj jest no, wykonalne. Wydaje mi się, że w sumie te gierki, odbyły, nie wiem, to był zły pomysł, te gierki, ale na przykład to, co robiliśmy, żeż oceniania tych list anime, to mi się na przykład bardzo podobało, jakbym został w anime, bo teraz znowu ma więcej czasu, i tak się zastanawiam czasami. Nie wiem, Ale jeszcze bym je chciał, bo pamiętam, że chyba oglądałem sobie podcast, mówię, że niektórych nie chcesz z powrotem. Nie wiem, czy ty chcesz mnie z powrotem, czy nie chcesz. Zobaczymy. Zobaczymy, ale... zobaczymy. Ale, ale. <laughs> nie, śmieję się. Jasne, jasne, jak najbardziej. Ale to o tym jeszcze pogadamy ogólnie, bo mam kolejne pytanie, nie wiem, jak ty to, to robisz, ale chyba jakieś haki. Tam ponieważ moje kolejne pytanie to jest dlaczego odszedłeś z medi i czy to przeze mnie, czy może uważałeś, że ten kanał nie, się rozkładnie to... i nie ma sensu i mów śmiało, ja się nie obrazę wręcz przeciwnie, bo chciałbym wiedzieć, jeśli ja jestem przyczyną. Chociaż Oczywiście tego, to nie wieś, było tak, że miejsce... była jedna jakaś konkretna przyczyna, to ale dwie główne przyczyny, takie to taka najgłówniejsza przyczyna to był ten brak czasu, że ja pracowałem, robiłem studia i jakby zaczęło się okazywać, że nie mam po prostu czasu na własny kanał tam pamiętam, że oglądałem chyba ktoś się wypowiadał to bodajże Necon, że powinniśmy bardziej inwestować w tą AniMedię niż w mniejsze kanały, powinniśmy bardziej inwestować w AniMedię niż w swoje kanały. Zależy kto co chce. Mi się wydaje, że ja bym wolał w swój inwestować niż w taki jakby grupowy projekt, no ale to już moja jakby ta. A czekaj, jakie było pytanie? Bo ja się zgubiłem w własnych przemyśleniach. No, czy po, Dlaczego po prostu odszedłeś z Animedia? Ale A, zanim no to jeszcze odpowiesz, bo do tego wrócimy, to ja ci powiem, że ja mam bardzo podobne zdanie z Nekonem w tym aspekcie, ale też rozumiem was, bo na przykład mi też nie zależy aż tak bardzo na wyświetleniach. Z jednej strony... Dziwne było też dla mnie, że na przykład te najmniejsze kanały mogły po prostu robić dosłownie za samo, co robią u siebie, tylko na Animedię i zyskiwałyby dużo, le lepsze więcej. rzeczy, nie? ale wolą robić na swoje, co też rozumiem, bo ja też bym wolał robić na swój. E tylko, że akurat w moim przypadku by było tak, że powiedzmy, robią u siebie tylko na a na Anime robię wszystko co innego, a większość, nie wszyscy no oprócz Nekona właśnie to były kanały, które. Skupiały się też na całym zagadnieniu anime, a nie tylko na konkretnej, jednej, nie, bajce, więc. Mm, nam też łatwiej trochę mówić, bo my mogliśmy to sobie rozgraniczyć w ten sposób, że powiedzmy, jak ja dopiero zaczynał, to mógłbym u siebie wrzucić jeden filmik tygodniowo, a powiedzmy, na no, anime D2, i to by było dla mnie dużo bardziej opłacalne. No, ja się jakby rozumiem. Mi się wydaje, że po prostu jest taki mindset, że to jest, wiesz, taki komunizm versus kapitalizm, że nikomu się nie chce robić, że dla wszystkich i wszyscy razem zyskujemy więcej, tylko chce się każdemu robić na siebie i razem i na siebie zyskiwać całe 100%. Nie wiem, może po prostu, może to jest rzeczywiście nieopłacalne z perspektywy jakby... Z perspektywy, nie wiem, rozwoju, wyświetleń, czegoś w tym stylu, ale jakby no, wiesz, to. O takiej woli, majątkowej nawet po prostu, powiedzieć, nie? No, nawet. O, tam różnica między 3 zł, ostatnio zarobił mój film, a między 20 zł, no to, nie wiem w sumie. ile człowieku to jest jakby ci, o, to jest prawie dziesięciokrotność. Wiesz, to tam nie żartuj sobie. Pomyśl, jak zrobić 10 lub 2000. No. <laughs> no dobra, dobra. Możesz kontynuować, dlaczego odszedłeś z Animedia, powiedziałeś jeden powód. No czyli tak, tak jak mówię, pierwszy powód, najważniejszy to po prostu brak czasu i br chęć robienia czegoś na własnym, ani niż na wspólnym. I drugi wydaje mi się, że... czy nie to tyle, że czułem, że ta Animedia powoli jakby traci nie tyle co sens, ale tym, co na początku miała być. Nie, nie wiem, jakby to ująć, w sensie... Że mieliśmy problem z tym, wydaje mi się, że nie widzieliśmy co tak naprawdę chcemy robić. I że też mi się nie podobały te niektóre pomysły, w sensie to, co chcieliście iść, czyli te jakby ten rol... Nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, czy to, jeszcze, czy, czy to działa jeszcze? Nawet się nie zaczęło, więc mów. No jakby, że to mi się po prostu te pomysły mi się nie podobały, że gdzie, gdzie by to miało iść i że... Że nie wiem, że brakowało mi tego pomysłu, tej, tej koncepcji, tego schematu, tylko każdy robi coś dla siebie. Nie wiem, jak by to wytłumaczyć, ale po prostu mi się wydaje, że media miała zbyt szeroki yy, szeroki rozstrzał, co potrzebuje, w sensie, co chce robić, a brakowało konkretów, co, czym miałaby być. Nie, czy, nie wiem, czy ty to, no to rozumiesz w ogóle, czy to jest... ja się plącę, plączę ja, we wiem o co słowach. ci chodzi raczej, ale to z drugiej strony właśnie wracamy do tematu, że Szef, tak, czy lider jest w takim względzie też dziwną osobą, bo mhm. e, ci, żeby na jakimś jednym typie kontentu się skupić, czy zrobić takie kilka powiedzmy, serii, które dokładnie których nie, wiem, nie ma, albo coś e, no tylko z drugiej strony, to ja bym musiał narzucać jakby tematy albo kierunek, a właśnie chodziło o to, żeby po prostu Wszyscy. zebrać wszystko w jednym miejscu o tak, nie, a, a, a nie Ech, to znaczy możesz zebrać wszystko, zasadzie, mogły powiedzieć. być te nawet filmy, tak, tak jakby te, te co robiliśmy po prostu tak jak to chyba Nekon i ty mówiliście, że, że te filmy, które moglibyśmy robić na, zarówno na swój kanał jak i na ten mediowy, to jakby to rozumiem, one mogłyby dalej być, każdy mógłby nagrać co chce, ale że brakowało nam flagowych serii, że tak mówimy, czegoś za czym ludzie by po prostu wracali. To jest takie moje po prostu osobiste zdanie. Ale to jest też taki. Też jak mówię, to też jest takie było moje przemyślenie raczej pod koniec raczej chodziło o to po prostu, że nie mam czasu na swój własny kanał ani na swoje własne życie. Tyle. Mm -hmm. To jest, jest takie najgłówniejszy jest... problem. Ja myślę też problem jest ze mną, bo ja mówię, fajnie jak filmik się obejrzy, to jakby rozwija kano i tak dalej, ale mi na tym nie zależało i. Też nie lubię rzucać, nie wiem, gierki po gierce, to zawsze było wałkowane już tyle razy, tylko kwestia jest tego, że na przykład mi te gierki najbardziej się dały, najprzyjemniej mi się robiło, najprzyjemniej mi się je oglądało, ja na, na to coś takiego czekałem i nawet nie, 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 obchodziło mnie, czy to jest bardzo często, nie, z perspektywy widza nie chciałem, żeby to było, już gierka, 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 jakiś tam mhm. wideoesej czy coś takiego, tylko... No nie wiem, z perspektywy widać, z jednej strony nie chcę żeby było takie coś, a z drugiej strony, jak chcesz takiego kontentu, to, to bardziej interesuje, to nie. Mi się e... wydawało, że. A dobra, to kontynuuj jeszcze. Nie, nie, nie mam nic więcej do powiedzenia. Że jakby tej... Bo te kierkowe kontenty one były spoko, w sensie, ale musiałyby być w mniejszej tej, w mniejszej częstotliwości, że myśmy po prostu je za często robili. To chyba też były takie komentarze. I wiesz to teraz mi przyszło, Tak mówisz sobie, że ty byłeś zły. Nie, ty byłeś spokojny, aż chociaż przypomniała mi się teraz jedna rzecz. W tyle głowy teraz mi tak się działo, jak sobie to do tej animedzie, że. Dziwna była interakcja widzów z tobą, w sensie pamiętam, że ty się z tym jakimś Neymaru wyzywałeś często, czy coś w tym stylu i po prostu to źle wyglądało. Tak, tak się tak pamiętam, że też tak myślałem, że jakby... Nie wiem, jakby moja interakcja z widzami jest taka, że staram się z nimi coś tam popisać normalnie, nie jakoś pogadać, czy coś w tym stylu. Ale jak wiesz, jak ktoś tam te takie komentarze dziwne ignoruje, ewentualnie jak coś źle, źle idzie no to ja oczywiście robię patrzę się jakby na feedback jakby staram się ustalić co poszło nie tak, co poszło dobrze i jakby staram się zrobić analizę fit, z tego co ludzie mówią, a nie raczej czy jest rzeczywiście jakiś problem. A jakby to było takie dziwne, właśnie z tym Neymaru, to też było dziwne, że on tam wchodził no te w każdy filmik, nie? jakby każdy film wchodził fajtować. Każdy filmik wchodził, komentować, każdy mówił, że każdy mówił, że co, co chwilę mówił, że animacja się skończyła. Jakby ja też miałem takie w głowie w tym momencie, jak to, jak uważasz, że to jest złe? To po co to oglądasz? Jakby od chyba od dwóch miesięcy siedzisz na każdym naszym filmie i mówi, że się kończymy. Jakby to po co ty to w ogóle nadal oglądasz, nie? W sensie, jak ci się to nie podoba? No W sensie, że jakby że o, jak wiem już jak to ująć słowa, że to, to, jak y, animedia odbierała komentarze i y, y, s, s, rozmawiała z widzami, jak się z nimi komunikowała, było po prostu źle wykonane, że jakby pokazywało nas to w złym świetle dla, dla innych, że youtuberzy nie powinni, że youtuberzy też nie powinni jakby schodzić do poziomu, y, wiesz, słabych komentarzy. No tak. Wiem o czym mówisz, a to właśnie jest kwestia tego, co mm, mówiłem a propos funk funkcji YouTube'owych czy coś, czy, czy nawet co zmieniłbym w YouTube'ie, to to, że tr trzeba traktować widza i go głaskać, ale to kwestia jest tego, że ja później tego zaniechałem trochę, nawet, nawet bardzo, bo często się łapałem, że nic nie robiłem, Albo nie, nie, nie odpisywałem gościowi. Na początku to trochę tam było na kanale, ale ja później zacząłem nie leży, pisać z prywatnego, więc to już trochę inaczej wygląda. A druga sprawa to większość się odbywała bardzo na Discordzie, nie? Gdzie było mniej osób. E, mniej osób to widziało i e, powiem tak. Mm, u mnie na kanale nie byłoby takiej. Mm, czy na moim problemu. Discordzie prywatnym nie byłoby takiej debaty, bo ja po prostu bym go zbanował. I to by było tyle. W sensie. Dla mnie on był dziwnym człowiekiem, bo ja oczywiście mam też ludzi, którzy mnie krytykują, yy, w sensie tak, że powiedzą, co było złe, dobre i tak dalej, z czym się nie zgadzają. I y, jest kilka osób, którym nawet za to lubię, że fajnie to wypowiadają. Tylko problem z nim był taki, że on się dopierdzielał do dosłownie wszystkiego. nie? I no. Ja już widziałem, jaki był człowiekiem, bo ja miałem kilku już takich widzów, którzy dosłownie zostawiali 30 komentarzy pod jednym. Yy, jednym filmem. filmikiem, gdzie on mi wszystko wypisywał, co ja źle, albo takie typu o, nie, sądziłem, że z twojego kanału czegoś się dowiem, czyli niby taki komplement, ale pasif agresif. I nawet ten gość wrócił na Animedia i to nie ja mu chyba dałem nawet bana za dosłownie to samo, tylko najmaru miał taki przywilej, że on był od jednej osoby z Animedia, nie będę mówił której, i on jakby miał od samego początku moda i tak dalej, i tak dalej, i Mm -hmm. On mi po prostu jako człowiek się nie podoba, nie? I, i, I to jest tyle. I myślę, że po prostu nie zmieniłem podejścia na zasadzie, okej, okay, to jest na animedii, więc teraz będę bardzo oficjalny, tylko uznałem, że skoro jest to zrzeszenie powiedzmy ludzi, każdy może robić, można powiedzieć, co chce trochę, to... Odpisujcie jak chcecie, nie? A, a że takie jest moje podejście, to takie jest moje podejście. I no zmieniłem na, te, na to, że po prostu w większości wypadków nie, nie odpisywałem. No chyba, że ktoś mi wysłał screena, bo ja nawet nie czytałem tego, co on pisze. Właśnie przez to, żeby nie odpisywać, bo ja mam taką manię, że jak ktoś mi coś odpisze, no nie pisze, to, to zazwyczaj jak mam czas i w ogóle to ja muszę odpisać, nie? I. Później już na naszym czacie, czacie sponsorskim pisałem do ludzi, żeby nie wysyłali mi screenów, bo ja wtedy reaguję, a reaguję albo mutem, albo banem, albo właśnie, dobra, wypierdalaj po prostu, krótko mówiąc, nie. I wiem, że niektórzy mówią, no boże, boże, ale ja, ja taki jestem po prostu, nie? Nie, nie? nie uważam i nawet myślę, że powinno się o tym mówić, że nie powinno się głaskać. Widza za każdym razem, bo to jest trochę dla mnie re relacja. Okej, okay, mam kolejne pytanie bardzo podobne. Właśnie o tym nie wiem, jak to się stało, że ta relacja widz, twórca nie zawsze musi być taka kolorowa, i to, że ty mnie obrażasz, to ja mogę wyjść w drugą stronę i nawet powinienem, bo to jest dosłownie człowiek versus człowiek. Ktoś powie, ale tu robisz z własnej woli dla tych widzów. Niby tak, ale ja to robię, wiesz, tak jak mówiłem, robię filmiki. Takie, jakie ja chcę, a nie, żeby one się kliknęły, bo ludzi to interesuje, czy coś. Trochę mi nie obchodzi to, co ludzi y, interesuje. Do tego, za, zanim rzucę filmiko, tak, bo też mam pytanie. Yy, ale dobra, do tego przejdziemy później, bo tak będę rozwijał, <laughs> rozwijał. Yy, dobra, to teraz pytanie. Gdzie jesteś bardziej sobą? Na YouTubie, wśród rodziny, partnerki, czy może sam ze sobą? Gadaliśmy o maskach, ale nie mówiliśmy, gdzie jesteś takim. Najbardziej sobie. Bo ja bym nawet powiedział, że chyba na YouTubie, nie, nie licząc samym ze sobą, bo to jest chyba najprawdziwsze i zawsze taka odpowiedź, nie? Pozwól mi tylko nawiązać jeszcze do tego poprzedniego tematu, że wydaje mi się, że też był mój błąd, że ja po prostu o tym mówiłem wtedy tobie, że to nie powinno tak być, że chciałem, milczałem, a więc sam jestem mniej więcej sobie sam winny tego, że tak to się ten, ale wydaje mi się, że wiesz, że ja mam po prostu. Jest jakiś schemat postępowania z widzami, i z ich feedbackiem. Że na komentarze takie, jakby widać, że gościu albo truluje, albo więźni nie szuka atencji, to albo właśnie po prostu ignorujesz takiego człowieka, film się ma sam obronić, albo po prostu go banujesz czy coś w tym stylu. No bo jakby wiadomo, nie trzeba to oczywiście też dobrze patrzeć. Czy ktoś, bo jak na przykład ktoś potrafi dobrze krytykować, na, nawet jak krytykuje ten, kry, jak po prostu krytykuje. To jakby wiesz, to jakby możesz sobie wejść z kimś takim polemikę, z kimś takim porozmawiać. Generalnie film się sam powinien bronić. No ale jakby możesz sobie popisać po prostu z widzami, jeżeli mają więcej niż więcej niż 5, 5 punktów IQ, a nie lepiej jakby nie karmić troli, że tak to No ale dobra, to pytanie było, że. Jakie było pytanie? Gdzie się, gdzie się czuje gdzie, z sobą? Gdzie jesteś bardziej sobą, no? W sensie. No tak. Hmm. Że kolejne filozoficzne pytanie zadał, w sensie, teraz nawet wiem jak odpowiedzieć. Gdzie, gdzie tak naprawdę jesteśmy sobą? A ki, kim naprawdę jestem ja, Eliasz? Kim, 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 kim o, patrz, tak. kim ja jestem anime bułka. jestem? Pani Bagietek bułka? Czosnkowy. Ja pierdzielę, kim ja jestem? E, no nie Wie wiem, wydaje mi się, że, że jakby. O, że Japończycy mówią, że jedna, że jedna maska jest dla znajomych, jedna dla rodziny, a druga jest na twoim ka kanale nie, memowym. Ja nie, nie wiem. Ja takie coś miałem na języku polski, więc myślę, że nie tylko Japończycy tak tylko jest taka ogólna filozofia, która chyba bym się podpisał, bo tak trochę jest, nie. Znaczy, I, I to pytanie hmm. zawiera w sumie trochę też odpowiedź, moim zdaniem, bo zawsze jest, zawsze chyba powinno być tak, że sam ze sobą jesteś najbardziej. Mm, najbardziej sobą, jak to dziwnie brzmi, ale. No cóż, można by wywalić tą, tą część, czyli przed kim najmniej udajesz, może tak powiem. O. Wiesz co, wracam, mi się wydaje, że to, do tej jedynej maski mam, którą to by, staram być sobą najlepszego dnia, to może dla znajomych, dla youtuba, a dla rodziny, dla partnerów, dla takich bliskich znajomych, no to po prostu luz, nie? Jakby też ciężko znaleźć taką grupę przyjaciół, mi się oczywiście udało, w co, którą możesz sobie po prostu pogadać, takim jakim ty jesteś. Ale jakby jest to wykonalne. I wiesz, też mi się wydaje, że mam dosyć. Dobra, mam dwie maski. Jedna to jest taka. To jest jestem ja w swoim najlepszym dniu. Ja, który jestem, po prostu staram się być może najbardziej zabawny, ale nadal staram się być sobą. Nadal staram się zachować swoje zdanie. No, i w sumie to jest. No i, no i to dla znajomych, dla może dla pracow współpracowników. Może dla szefa stara, starałem się zawsze być bardziej poważny, ale niż śmieszkowy, No a dla, dla rodziny, dla bliższych znajomych, na przyjaciół, no co, jakby wiesz, do luz, nie? Nie ma co się stresować. Tak, no ja dałem takie pytania i specjalnie robiłem coś takiego, że Najpierw sobie ustaliłem pytania, no później nagrywam z, z każdym po kolei i dopiero będę publikował, żeby zakakiwać z takimi pytaniami, bo raczej jak już o anime, wywiad, to pewnie będzie o kanale YouTube nie, cały dobre. czas i tyle, nie? Do, 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 dobre pytania, masz zgadzać się, jakby zaczęliśmy powoli, jak, jakie to jest twoje ulubione anime, pytanie do każdego anime youtubera, ale potem się okazuje, że normalnie, jaki jest sens życia, panie Bułka, Muszę pan coś o tym powiedzieć? Nie? ja mówię, okej, okay. sens życia, o kurde. <laughs> Miałem, miałem właśnie to pytanie kolejne, jaki masz stosunek do widzów, i tak trochę rozwinęliśmy, yy, nawet bardzo. Yy, no to ja już się wypowiedziałem, czy chcesz coś dodać w tym pytaniu, bo mówisz, że takich troli ignorować i tak dalej, ja się pod tym podpisuję. No właśnie, trochę inaczej, yy, inaczej traktowałem ani medie, bo mówię, że ej, to nasze Wspólne jakby działo, więc ja nie będę decydował czy kogoś banować czy nie, tylko musimy zrobić to wspólnie. A Naimaru nawet nie próbowałem, bo wiedziałem, że to się nie uda, bo będą osoby, które oponują. Mm. Co o kurde aż tak? Przez to wchodziłem w polemikę, a normalnie bym zignorował takiego gościa albo Dał Shadowbana. I dlatego, że o że krytyka, to nie, będzie mnie teraz krytykować. Nie podoba mi się ten człowiek. Nie chcę mieć z nim do czynienia. Wolę żyć w swojej bańce. Do widzenia. No, jakby... Czekaj, mój stosunek do widzów, no to tak jak mówię, że jakby tam z, po, pogadam z nimi, niektórymi fajnie się gada, coś tam. Wiesz, jakby ze z, z tymi niektórymi widzami tak, można spokojnie pogadać. Jakby... Z niektórymi z niektórymi trochę mniej, z niektórymi można ich jakby zignorować po prostu, no bo jakby są młodsi wiekiem. Albo są, no nie wiem, inne, inne preferencje życiowe mamy, inne jakby priorytety życiowe mam, że tak to i my to tak. ja tak by priorytety życiowe, ale to tak mniej więcej widać, co komu, komu zależy. Ale no, jakby. Też jeżeli jest negatywny, negatywny odbiór twojego filmiku, to wydaje mi się, że jest jakiś mądry sp sposób na to, żeby się z tym obejść, e czyli po prostu e film się ma sam obronić, ty masz po prostu ewentualnie nie musisz ten jakby Odpisywać każdemu komentarzowi, że się źle myli się, nie o to chodzi. I że jeżeli jest jakiś. Jeżeli parę osób nie zrozumie, to tam okej. Okay. Jeżeli jest jakiś większy. Więcej osób się jakby nie zgadza z tym, więcej osób jakby ma negatywne uczucia do filmiku, to wtedy możesz po prostu przyjrzeć się temu pod lupą i zobaczyć, czy zweryfikować, czy coś poszło źle. Jeżeli coś poszło źle, to jakby wziąć tą krytykę na klatę i jakby po prostu poparawić się w następnych filmach i jakby starać, starać się być lepszym jeżeli się rzeczywiście zgadzasz z tą krytyką jakby być obiektywnym w stosunku do krytyki a no troli oczywiście to nawet się nie patrzeć, nie, jakby dużo zaskoc... mi się wydaje, że niektórzy ten, którzy są jakby wiesz nie, nie siedzą w internetach byliby bardzo zaskoczeni jak dużo osób potrzebuje atencji i jak dużo osób szuka tej atencji w internecie, nie wiem czy też masz takie wrażenie, ja się z takimi po prostu wrażeniami spotykam ja jestem jakby youtuberem, ja wiem co chodzi, ja też jakby i, i też mogę często czasami biegać za tą atencją ale jakby staram się to robić w sposób taki taki zgodnością, że tak to nie? To ciężko mi to powiedzieć, ale każdy może potrzebuje trochę przede tej przede atencji, wszystkim ale... zapracujesz sobie na to. W sensie mm -hmm. może brzmieć dziwnie przez perspektywy, ja zrobię filmik na YouTube. Zaprosuję na atencję, ale no. robisz cokolwiek niż napisanie komentarza, żeby ci lajkowali, jeżeli się wam się podoba, lajkujcie wideo, jeżeli komentarz. To jest trochę różnica, nie? Ja chciałem powiedzieć, że przepraszam bardzo, ale jakby wiem, że wszyscy, a YouTube jakby opierdala się pół dnia i nic nie robi, ale to jest jednak ciężka robota w niektórych momentach, nie, że... Czasami są fajne momenty, ale czasami są takie momenty, gdzie masz ochotę wyrzucić ten program do montażu przez okno, bo już już na tym trzecią godzinę czy czwartą. Nie wiem, czy masz takie czasami odczucia. No robiłem mwałkę tej... i za każdym razem jak ją włączałem następnego dnia, czy po prostu wyłączyłem program i włączyłem to wszystkie efekty mi się poprzesuwały, nie? Więc już w końcu wrzuciłem jakąś tam finalną wersję, poprzesuwałem je na ten render do widzenia. Nie poprawiam. Miałem jeszcze chyba dwa tygodnie, mówię, pododaj jakieś rzeczy. mówię, nie mam, nie mam psychy po prostu. Co Codziennie. Gdzieś tam montowałem po kilka godzin, a jak musiałem wyłączyć i włączyć program, wszystko się sypało. Ja wiem, że to jest po prostu, że dla większości widzów to też nie jest tak, wiadomo, że no, YouTuberzy pierdolą, że mają ciężkie życie, ale naprawdę czasami masz po prostu ochotę wyrzucić to wszystko przez okno i jakby nie wracać do tego więcej w niektórych momentach. Szczególnie jeżeli twoje, jeżeli masz na przykład, to też jest ten diabany system, sorry, że tak lne, ale po prostu teraz się też na ty, ty wiesz, te, te takie. YouTube ci pokazuje, jeżeli nie wiecie, jak twój film. Znajduje się w rankingów z innymi Twoimi filmami i pokazuje Ci to od skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest najlepiej, sobie najlepiej daje najlepszy performance, że tak to ujmę, a dziesiątka to najgorzej. I wiesz, i on Ci tak właśnie, to trochę chodzi na psychikę, jeżeli, jeżeli przez jakiś czas masz na przykład 1, 1, 1, i nagle masz na przykład 10, bo jakiś film Ci nie wyszedł. To też tak trochę chodzi na psychikę, mam wrażenie, nie? Że, że starasz się mimo wszystko o tym nie myśleć, że starasz się na to jakby ignorować to, no bo wiadomo, nie każdy film może być 10 na 10, ale no niestety no wiesz, jak to, no nie wiem, czy, czy, czy tylko ja mam takie problemy techniczne? No psychiczne. nie masz i... I szczerze ci mówię, to po to mi trochę powstał ten, te, te wywiadowe, bo kolejne pytanie jest, czy obchodzą ci oczekiwania widzów, czy tylko opinia na to, co już zrobisz. I ja tu zaznaczę kontrowersyjnie, że nie, mnie nie obchodzi tego oczekiwania widzów, tylko najczęściej jest tak, że ja robię filmik. Robię filmik, jaki chcę, i dopiero jak go wrzucę, to czekam na opinię i, i interesuje mnie przez tam kilka godzin pierwszych czy coś. I odpisuję na komentarze i w ogóle patrzę, czy ludzie się zgadzają z moim zdaniem, czy nie. Mnie, mnie to realnie fascynuje. Jak już wrzucam filmik, to jest taka ekscytacja. Ale to, o czym mhm. mówisz, to ja też poruszałem wiele razy, że jednocześnie statystyki są bardzo ważne. Możesz zobaczyć, dlaczego film się nie ogląda, czy. Próbować szukać albo tłumaczyć sobie różne mm -hmm. rzeczy, ale z drugiej strony, ja bym chciał, żeby była taka funkcja, gdzie masz zero liczb, po prostu zero liczb, nie no widzisz <grym> niczego. Wrzucasz filmik i się nie martwisz niczym. I ja próbowałem coś takiego robić, co jest dość trudne z perspektywy osoby, która żyje z tego, bo muszę wiedzieć, co się dzieje, nie. I, i wytrzymałem raz tam trzy tygodnie, raz dwa tygodnie. Y ale ciężko jakiejkolwiek feedbacku nie sprawdzić cy cyfrowego, nie. I, I to jest męczące, i tak samo jak mówisz, że o ludzie powiedzą youtuber tego praca, wiesz, że ciężka, he, he, he. To w takie zdanie mam w ogóle już w dupie totalnie, bo to było oto taka mini drama, że ja mówię, że widzów mam w dupie, ale pod tym względem, że mało obchodzi ma, mnie opinia y, przed. Y, w trakcie, ok, ci co piszą to spoko, a ci za nie piszą to są dla mnie tak bardzo obojętni jak osoby, które mijam naprzeciwko yy, idąc chodnikiem, nie? Bo też nie interesuje mnie ta osoba, szczerze mówiąc. Nieważne, czy jest moim widzem, czy nie. I, i, i. No, cyferki potrafią ryć banie, pomimo tego, że to brzmi irracjonalnie i chyba mhm. nawet trochę takie jest, to one ryją banie i to nie jest takie zawsze kolorowe. No, chyba, że zawsze ci się udaje. co... Raczej nie jest możliwe na dłuższą metę. Jakby ja się zgadzam, cyferki żyją to jest bardzo, to jest bardzo dobre stwierdzenie, jakby to trzeba być tak samemu twórcą, żeby zobaczyć jak to na ciebie działa i, bo to ciężko jakby wytłumaczyć w większym obrazku. A czekaj, jaki był twój poprzedni punkt Bo pamiętam, że chciałem coś jeszcze dodać. Czy cię oczekiwania widzów, czy, czy tylko opinie na to, co już Aha. zrobisz? Ja się w 100% z tym zgadzam. Jakby oczekiwania widzów mogą mnie interesować tylko w tym kontekście, że chcę ich oczekiwania, jakby wiesz, obrócić o 90 stopni i ich zaskoczyć czymś, czy coś w tym stylu, ale rzecz tak to ujmę, ogólnie rzecz biorąc, to jeżeli robię film, to nie biorę pod uwagę, jakby wiesz, też nigdy nie robiłem filmików, że o wszyscy chcą, że ktoś chce jakby jakiś filmik czy coś w tym stylu, że czy zrobię filmik na ten temat, to jakby nie I musi mi się temat podobać, muszę, muszę jakby, że tak to ujmę, albo musi mi się temat podobać, albo muszę wiedzieć, że on będzie miał dobry performance, że dobrze się pokaże na tych statystykach YouTubeowych. A jakby sam, sam ten, a na samym końcu, jak już wypuszczam ten filmik, to interesuje mnie właśnie, jak on, jak on się obierze, jak on, jak widownia go odbierze. Czy odbierze go dobrze, negatywnie, czy pozytywnie. No i tyle. Jak ja się w 100% no, tutaj z tą zgadzam. To, to, właśnie to, to, ten podcast wywiad mnie z, z takiego powodu, bo to jest taka prywatna terapia, gdzie możesz się dowiedzieć, <laughs> y, 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 po, po prostu, jak to wygląda z perspektywy innych osób i. Ja z tego powodu tworzę te wywiady, bo sam jak oglądam osoby nawet dużo większe. Nawet kiedyś oglądają właśnie chyba Fan i Gargamel gadają sobie, i wiesz, on jest nieporównywalnie większy ode mnie. Robił jakieś chore liczby, tam tysiące zarabiał mm -hmm. na jednych filmikach w ciągu dnia nawet, to, 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 to ciekawe jest to, że wiele, a naprawdę wiele rzeczy, których on, on mówi, ja mógłbym sobie wziąć i napisać powiedzieć to samo, i by się zgadzało. I, I to mnie bardziej interesuje, żeby pogadać sobie z wami, nawet jeżeli to będzie miało 5 w nie obchodzi mnie to. Bo mi się właśnie chce, chce sprawdzić, ile yy, z, te, z tego, co ty mówisz, się pokrywa, albo z tego, co jakie moje, ja mam przemyślenia, są względem ciebie, to mnie najbardziej interesuje, bo, bo taki content też do mnie trafia jako widza. Terapia, piękne słowo, no jakby to ja się zgadzam, że jakby jest to tak trochę pogadać sobie o tym, czy, czy to ja jestem stuknięty, czy te, czy te liczby naprawdę wchodzą mi na psychikę, nie? Jakby to dziwnie, nie? jakby jest trochę, jest trochę no tak, dziwnie na Jeżeli nie masz nikogo z takiego otoczenia, ja na przykład nie mam. Ja to wiesz, no to jak się dowiedzieć, czy, 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 czy na pewno jesteś normalny, czy jesteś po prostu chory psychicznie i ci, ci ryjebanie to, że filmik ma 5 wyświetleń mniej, zamiast 10 to ma 5, no tak to wygląda, no więc no. fajnie wiedzieć, że ktoś też tak ma, więc spoko, że, spoko. I, że nie jesteśmy szaleni, no? zgadza się, dobrze, dobra, tak. kontynuuj. Znaczy, może jeżeli jesteśmy szaleni, to jest nas przynajmniej dwóch, nie, na razie. Mm. O, się Mam znowu trochę pytanie kontynuujące poprzedni wątek, czyli na przykład, dlaczego youtuber nie może narzekać na hajs, zdrowie psychiczne i tak dalej, tym bardziej jak jest mały, nie? Ale w muzyce, przykładowo w rapie to jest ok Chodzi mi bardziej o to, że wiesz, on nie, nie może powiedzieć No słuchajcie widzowie, nie jest najlepiej ostatnio na tym YouTubie A nie o to, że Ej, widzowie, słaby przychód z reklam, reklam, give me money Chodzi mi o to, że nawet już same podnarzekanie, tak jak teraz w sumie to co my robimy To może się spotkać z takim hejtem, że to idź do normalnej pracy czy coś, nie? Ja e szczerze powiedziawszy ja nie miałem jest... takich, no, no. to mów. Do, dokończ, bo ja się znaczy, przerwałem e Nie, e ja miałem, ale... E Chyba raz i takie bardziej chodziło mi o rady może z perspektywy widzów, co, 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 co wiem. macie na to jakiś pomysł, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Ale ten, chodzi mi też o to, że gdzie nie spojrzysz, to jest coś takie o, wiesz, słabiej mi, gdzie na YouTubie to będzie takie właśnie plucie, że o, to i do normalnej roboty i tak dalej, nie? Ale wiesz, w rapie cały czas śpiewają o, ja zachlewałem zachlewałem się, ciężko było i słuchają tego i ty, u wow, cool, fajnie, że się nie poddałeś i jest spoko. Ale jak już wiesz, yy, powiesz to, bez żadnej fajnej oprawy, bez żadnej muzyczki, bez, bez świetnego montażu, bez jakiegoś czarno-białego tła, to jest takie. To do roboty. <laughs> Ja szczerze powiedziawszy nie miałem takiej okazji, żeby coś takiego usłyszeć, ale też mówię, przy tym, o ja to zawsze mówiłem po prostu z oprawą naprawdę chyba co drugi, co, co jeden odcinek zawsze mówiłem, o jaki jestem biedny, o biedny student, nie jem makaron z ketchupem, o patrzcie mój portfel pusty, nie, czy coś w tym stylu, zawsze jakąś z tego komedykę robiłem i to oczywiście ma niejakie odzerowanie w życiu, jak sobie przestałem chodzić do tej roboty, to trochę oczywiście mówiłem, w ogóle jakoś tego pasa zacisnąć i jakby wiesz zacząć oszczędzać yy, i tak dalej I, ale hmm, hmm. E, ale jakby nigdy nie miał takiego, że no to tam może dlatego też, że nie jestem dużym youtuberem ty jesteś, wydaje mi się, że masz już sporą publikę, jeżeli chodzi na pewno o jeżeli chodzi o animtube yy, masz jakby tą publikę dostarczająco dużą żeby mieć jakiś wpływ na tą społeczność e... No bo co, no bo 100 tysięcy to chyba najwięcej zdobył wody. I to jest, jakby ty jesteś już powie tego, nie? Więc jesteś w ogóle już jednym z największych, tak mi się wydaje. E... Znaczy już, wiesz, bo ja nie robiłem tego filmiku, nie chodzi mi o to, że się żaliłem, tylko bardziej. Znaczy, no może, może i tak wyglądało, może tak było nawet. Chodzi o to, że. Jakoś tam przypadkiem weszło y, z rozmów z Nekonem, że hej, mamy praktycznie taki sam kontent. on mi wysyła screening, gdzie jego filmiki zarabiają nieporównywalnie więcej, a ja na przykład więcej wyświetleń. I bardziej chodziło o takie pytanie, hej widzowie, wyświetlają się wam się w ogóle reklamy na moim kanale? O co tutaj chodzi? Czy macie jakiś pomysł? I, i finalnie nawet otrzymałem, otrzymałem pewną odpowiedź, dlaczego tak się dzieje i zrobiłem ten filmik na niepubliczny. Nie chodziło mi o to, żeby się żalić, dawajcie mi pieniądze czy coś, tylko właśnie szukałem odpowiedzi, na którą nie mogliśmy dojść z nekonem o co tutaj chodzi. Yy, I dlatego taki filmik zrobiłem, nie? Yy, I nawet nie chodzi mi o mnie, ale wiem, że tak jest, bo kilka filmików też oglądałem i jak ktoś mówi właśnie, że ej, tam nie idzie, czy coś, to jest... Ohoho! to już do normalnej roboty, bo u mnie też takie komentarze się pojawiały i co ciekawe właśnie, nie wiem, ale się dowiem, odpisał mi na komentarz, czy nie, jemu napisał, że no tak, wszyscy piszą, że YouTube to nieprawdziwa praca, czy coś takiego, nie, bo twórca twórcy zrozumie, ale wiesz, widownia już ooo, mhm. i, i, mi się, i, i mógł im trochę doruszyć do wniosku, że to jest y, takie typowe polskie myślenie, że y, praca to jest łopata y, i Nieważne, że się męczysz w pracy, to zostajesz tam i wiesz, toksyczna relacja z szefem, czy coś, a ty tam zostajesz, bo musisz zapierdzielać nie, bo musisz opłacić rachunki, czy coś. No oczywiście, ale wiesz, pracy jest mnóstwo, a, a yy... I, i takie osoby mam wrażenie, jeżeli nie robię coś powiedzmy swojego, to chyba tego nie zrozumieją. To był ten odcinek, gdzie byłeś na zielonym tlejem miałeś ubraną czapkę a nie medii? Nie, chyba nie. W ogóle A. jeszcze czapki nie miałem wtedy. Bodaj. No ale ogólnie rzecz biorąc, yy, no jakby mi się wydaje, że temat jest prawny, że widownia jest okrutna i jakby jesteście okrutni widzowie, ale że. Oni nie przychodzą tutaj, żeby posłuchać o tym, jak ty masz że ty masz problem. Oni przychodzą tutaj, żeby się pośmiać, żeby nie przychodzą tutaj. Większość przynajmniej nie przychodzi tutaj dla ciebie, tylko przychodzi dla kontentu, który tworzysz. Że oni. Że no taka smutna prawda, że jakby jeżeli ty będziesz miał jakiś problem, jeżeli będziesz się. Dosłownie, jeżeli jeżeli będzie ta sytuacja, że naprawdę się będziesz kończył, to oni ci nie wyciągną, nie będą dla ciebie pozytywni i ten, tylko będą raczej. No to, kto jest następny, nie? I że jakby w widzowie to też większość widzów, może twoje jesteś najstarsi, którzy cię lubią, którzy, te, którzy jakby cię wspierają, jest pewnie paru na w zależności od, ilu, od, od tego, jak wielki jest twórca, ale że większość, że nie przychodzi tutaj dla ciebie, nie przechodzi tutaj dla twojej osoby, tylko przychodzi. Po to, żeby się pośmiać, po to, żeby czegoś ciekawego posłuchać, po to, żeby być złym, po to, żeby mieć jakieś coś wynieść z tego filmu, a jakby jedyne, co mogło wynieść z takiego filmu, w którym twórca jakby prosi ich o pomoc, prosi, jakby. Bo ja też tego twojego filmu nie widziałem niestety, jakby wydaje mi się, że to było takie, jakby pogadajmy sobie, jakby ich po prostu to nie zainteresowało. Oni nie mogli się z tym jakby spoufalać, nie mogli porównywać się z, z tego typu, typu problemami. I jakby po prostu. No, reakcja była albo żadna, albo negatywna. Czyli nie obchodzi nas to, jakby o YouTuber, jak, no, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. A to... Bardzo fajnie to powiedziałeś i dużo wytłumaczyłeś i chyba się pod tym podpiszesz. Oczywiście tam było był masa komentarzy, gdzie ludzie po prostu... Bo ja prosiłem na samym początku filmiku, że hej, powiedzcie mi, ile reklam się wam wyświetliło, bo ja wrzuciłem do nich chyba 14 tam, w 10 minutowy filmik, oh. tylko po to, żeby zobaczyć statystykę. Nie, ale słuchaj, no i wychodziło, że w większości się wyświetliło zero, nie? Więc ludzie mm -hmm. mi y, tam pisali i w końcu doszedłem, dlaczego tak jest i tak dalej, i tak y, dalej. Kwestia jest tego, że... To naprawdę mało osób tam pisało coś typu właśnie iść do roboty czy coś, tylko tak z ciekawości zainteresowało mnie to, no i trochę mi odpowiedziałeś, że po prostu chyba kwestia tego, że to jest mhm. nie to na co liczyli i to jest taki problem. Mhm. Może tak, może dlatego w, w rapsach i tak dalej tak jest, bo w sumie trochę ludzie też mogą tego oczekiwać, nie? Tylko, że wiesz, w rapsach pokazują, że o patrzcie bogactwo, jakby ludzie też y, lubią patrzeć na ludzi bogatych, lubią patrzeć na ich bogactwo. Nie wiem skąd to, skąd to wynika, nie, nie rozumiem tego w ogóle, jakby ja jestem zawsze, jak ktoś tam się fleksuje czy coś w tym stylu, to mam tylko takie dosłowne, te staropolskie słowo cringe. A jakby, y, no to co mówisz, że po prostu... A jeżeli ty masz jakiś problem, to jest w ogóle inna sytuacja, bo ty się nie fleksujesz tym, że masz dużo pieniędzy, tylko ty, ty mówisz, że masz jakiś problem. I chyba ludzi to po prostu nie obchodzi, widowni to nie, po prostu nie obchodzi. Już nawet nie, nie mówię, że twojej, każdej widowni, tak mi się wydaje, że 85, 80% ludzi nie jest tu dla ciebie, tylko dla kontentu, który tworzysz. I jakby. Nie jest ci przychylna, mimo że są przychylna twoje, jest przychylna twojemu kontentowi. Mm -hmm. Czyli po prostu y, potrzebujesz psychologa, to iść na psychologię. <laughs> nie będziesz w chodzić, tak? To ja robię sobie terapię wywiadami, jest GIT i wtedy nie muszę się pytać widzów, co, co robić. <laughs> Wydaje mi się, że taka właśnie forma, jaką my teraz robimy, to że jesteś w stanie jakbyś parę osób zainteresować. Może akurat nie mną, bo mi się wydaje, że jeżeli jest ktoś ciekawy, to jakby jesteś w stanie zachęcić. jakby poroz... Nie tyle rozmawiamy co o naszych problemach, co coś tam śmieszkujemy, jakieś tam strajemy się ciekawe, ciekawe z tego wynieść wnioski, ale też sobie gadamy po prostu, nie? I mi się wydaje, że to już ludziom mogłoby się bardziej podobać na takiej zasadzie, że, że, wiesz, że oni coś z tego ciekawego wyniosą. A nie tak, że, jakby ty, że ty masz jakby jakiś temat, chcesz sobie o tym pogadać, a widownia nic nie może z tego ciekawego wynieść, bo ich nie obchodzi, ile ty reklam, jakby, ile tych reklam tworzysz, tylko może ich ciekawią tajniki YouTube'a, jak to wszystko wygląda. jakiś insight do tego, może, może kogoś to zaciekawi, no nie wiem co, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy ktoś mógłby coś wynieść z ciekawego. Mam nadzieję, że to się przyjemnie słucha i że jesteś zainteresowany tym w ogóle, a nie, że. Rozmawiam już sobie sam od 15 minut do ciebie, że, że jest takie zero w tych statystykach. Zainteresowanie widzów 0% od pewnego, od 15 minuty, czy coś w tym stylu. To tak jak mówiłem, mało mnie to obchodzi. W sensie fajnie <laughs> będzie zobaczyć reakcję, jak już, jak już ktoś do tego dotrwa i tak dalej. No to jest ciekawe, ale mi to nie przeszkadza. Mi wystarczy na rozmowę, jakby nie. Równie dobrze moglibyśmy jej nie nagrywać, ale. Wtedy byśmy się nie spotkali, nie porozmawiali o tym, nie? A myślę, że ktoś tak jest twórcą, zaczyna, albo jest, albo coś, chętnie o tym posłucha, bo no mówię, bardzo, mm -hmm. ba bardzo dużo szansa, że z czymś tam się utożsami, że ma bardzo podobnie w niektórych kwestiach, nie. No, tylko ile jest osób, tylko jest ile twórców, nie, że tak to i których zaczynają. No, ale mi się wydaje, że jak już coś robi, jakiś content, to chce to zrobić, że tak wiesz, że ktoś że na takiej zasadzie, że komuś to się będzie przyjemnie oglądać, nie? Kwestia jest tego, że. Wiesz, z jednej strony ci krzyczą, a, nie rób tego, co wszyscy, a z drugiej strony ci krzyczą, a zrobiłeś nie to, co wszyscy chcą, czyli na przykład taki wywiad, domyślam się, że interesuje bardzo mały procent widzów i on nie będzie miał dużo wysiedleń, ale no, ja to chcę zrobić, nie? To, że on się nie kliknie, no to już jest jakby no, dla mnie drugo, trzeciorzędna sprawa, szczerze mówiąc, nie? Bo ja nie będę ukrywał, że ten wywiad jest po prostu dla mnie bardziej. W sensie dla tych, którzy to obejrzą mm -hmm. i, i, i wyciągną z tego zabawę, fajnie. Ale głównie to jest dla mnie, fajnie mi się rozmawia. E, a rozmowy, bo już jest dwie godziny. Nie wiem, czy ty spieszysz, bo ja trochę o jeszcze to, to nie mam, a z Mugim po dwóch no godzinach nas... skończyliśmy. Na spokojnie, na spokojnie. Jakby, tak? Jakbym sobie mógł zrobić przerwę na toaletę, czy coś w tym stylu, bo szczerze powiedziawszy już tu siedzę tą drugą godzinę, to spoko się rozmawia, nie? ale musiałbym sobie okradnąć może z dwie rzeczy. Jakbyśmy sobie zrobili taką minutową przerwę, Teraz na przykład i byśmy wrócili po niej. Co ty na to? Dobra, spoko. Ja też sobie pójdę do toalety. Dobra, to po powrocie zapytam cię o bardzo ważną rzecz, jaką jest dla każdego Polaka. Czy pijesz alkohol? Jest Jako certyfikowany Polak oczywiście. Tak? A jaki? Jaki jest ulubiony? Spif to jest ten garage lemon. Ale ja teraz... Rzadko raczej piję teraz, wiesz? Raczej jako student, co jest wręcz wiem skandaliczne, ale raczej gdzieś tam sobie posiedzieć z piwem ze znajomymi. A tak to raczej czystą, raczej nie lubię tych kolorowych żadnych. Co jest akurat sprzeczne z moimi znajomymi i to jest jakby wielki ból dla mnie, że oni są. Oni nie są prawdziwymi Polikami, Polakami, nie chcą pić, pić czystej ze mną, tylko te kolorowe. A jakby teraz, ale ogólnie teraz mało piję w sensie. Najwięcej piłem, to o, kiedy jest ta e, niekomunia, a bierzmowanie? <laughs> nie wiem, czy ja kiedyś o tym mówiłem w sumie tutaj, ale największy okres alkoholizmu, jaki miałem w życiu, to białem e, podczas bierzmowania właśnie. To było dosłownie codziennie i to było grubo leciało. I jakby, ale za to potem ci wszyscy moi znajomi, z którymi do dzisiaj otrzymuję kontakt, to wszyscy teraz jakby piją właśnie mniej. Że my wszyscy jakby wyszaliśmy się za czasów bierzmowania. Kiedy się ma bierzmowanie? Miałem wtedy 16 lat, czy coś w tym miałem stylu? Nie mam nie miałem. Ale bo wiesz, bo bierzmowanie to też było takie, to właśnie problem z tym bierzmowaniem był taki, że mieliśmy wymówkę, żeby gdzieś wyjść nie codziennie. Mieliśmy codziennie gdzieś miejscówkę, potem u kolegi i jakby to się źle rozkręciło posmowanie ile lat, ja sobie tylko tu wpiszę. Między 14, a 18 rokiem życia. No. No to w, ja pamiętam, że w technikum jak byłem to to chodzili. No to, to już miałeś tak powiedzmy przy, przy, przy 18 bliżej niż 12. 15-16 lat, tu mi pisze trzecia klasa gimnazjum, więc to się akurat bezgadzało. No i że tak tu ujmę, no to był to jakby nie pijcie jak jesteście młodzi, bo potem nie urośnicie jak ja, że tak to ujmę, ale za to w tym momencie jakby ja się wyszalałem i już większość, większość z moich znajomych. Niektórzy to nawet w ogóle alkoholu nie piją, w sensie, bo że się napiję raz na jakiś czas piwa gdzieś tam socjalnie na jakiejś imprezie, ale rzadko. Ja raczej też jestem właściwie tylko socjalnym. Tylko socjalnie, żeś tak wiesz, tak gdzieś na imprezie z ludźmi się napiję, nie? Ale. Tak, żeby coś w tym stylu, żeby sam w domu jakiegoś się piwa napić, to też nawet to już w ogóle nie. A jak u ciebie? Chwaliłeś się? Czy już się chwaliłeś z Nekonem i jak ty tam się alkoholizujesz? Nie ten. Gadałem tylko z Mugim, jeżeli chodzi o wywiad. Ale A, no sorry. Ja nie mówiłem o swoich przygodach. Ja, ja kiedyś mówiłem, że w ogóle nie będę pił. I chyba do 18 roku życia. Nie, no, bardzo, bardzo, bardzo mało. W sensie to brzmi źle, ale znowu to jest y, tak, że hej, żyjemy w Polsce. Inicjacja alkoholowa mm -hmm. jest chyba w wieku 13 lat średnia, więc trochę, <laughs> trochę wcześniej. Ja nie mówię, że to jest dobrze, ale mamy takie realia, więc ja nie Taka powiem, kłamę też, że maja, miałem 17, bli, bliżej, bardzo blisko 18, nie? W sensie y, na pewno nie było to wcześniej, tak, żebym wiesz, siedział i ja chcę się napić czy coś, tylko że tam coś się podpiło i tak dalej. Mm. Miałem później. Yy, no, ja długo siedziałem w domu, byłem strasznie przygrywem, prawdopodobnie jakąś depresję. Miałem to, piłem sam i się tak bardzo przyzwyczaiłem, że ja nawet lubię sobie w sensie tak, że. Hmm. Czyli nie powiem ci, że nie, 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 bo to źle zabrzmi, że. Mi samym... Ale ja nie mam problemu z tym. Na przykład moja narzeczona ma z tym problem, że ja tak lubię, że odpalę sobie brówarka czy pudeczkę czy, czy i gadam z kimś na Discordzie, gramy sobie czy coś i sobie piję. Dla mnie to jest bardzo normalne, w sensie takim, no, nie? Ja się zgadzam. Ale nie, nie, nie mówię, że sam, w sensie, że nie wiem. Piszę sobie coś, albo przeglądam internet i walę wódę, to dziwne jest, to, to jest dziwne. ale na przykład oglądając jakieś filmiki, na przykład Palchais TV, oni tam walą wódę często i w ogóle, nie? To, to jest ciekawe, jakby ja z nimi faktycznie nie gadam, nie piję, ale to, to, to mnie nie boli, nie jest dla mnie to jakoś bardzo nienormalne, ale tak w ogóle. Yy... Pogadać z kimś, pograć sobie w cs z kolegą na przykład i sobie przy okazji popić, dla mnie to jest kompletnie normalne i lubię, lubię nawet yy, tak, a tak to też, yy, nie ten, nie piję praktycznie w domu, tylko właśnie jak jest jakaś okazja czy coś, tym bardziej od kiedy mam dziecko, to już w ogóle no, to... nie piję, nie? To już nie ma czasu wtedy, że tak to im. Ale nie, no wydaje mi się, że może dla kogoś że z zewnątrz to dziwnie wygląda, że ty pijesz z komputerem, że tak to imię. ale wydaje mi się, że to jest, ja tak nigdy, ja tak nie robiłem chyba tego, no może tak się z piwem kimś napiłem, może, ale to naprawdę może z dwa razy tak było, ale że to jest całkowicie normalne, żeby sobie posiedzieć z kimś, ze znajomymi gdzieś tam przez internet. Szczególnie w dobie pandemii wydaje mi się, że to stało się węcz, dla niektórych normą, no, i co w sumie mogę jeszcze powiedzieć? Mogę jeszcze tylko zrobić to ogłoszenie społeczne, że młodzi ludzie, ja wiem, że wy będziecie bili przed osiemnastką, że będziecie tam jakby próbować różnych rzeczy, ale że nie zamieniajcie to do mojego stopnia, bo się po prostu wypalicie. Ja mówię Wam tak: oszczędzajcie, ja jestem dosłownie yy, przykładem tego, że należy oszczędzać wątroby na studia. Jakby, bo potem się wam dosłownie nie będzie chciało pić. I to mogę wam zagwarantować, bo wszyscy wszyscy z moi znajomi tak mają, którzy jakby yy, uczestniczyli w tych yy, alkoholowych lipacjach podczas bierzmowania. Które było idealną przykrywką. A to, to ciekawe, bo, bo ja bardzo jestem tym. O ja wypadło mi go, z głowy, no ale taki to wiesz, że. że y, introwertykiem. O, ale jak byłem na przykład w miesiąc na stażu, gdzieś tam z, kla z połową klasy czy coś, i jakiś tam ludzie byli i tak dalej, to też sobie popijaliśmy oczywiście. Mhm. Y, wtedy już miałem 18 lat na pewno. I y, 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 pamiętam, że wiesz, ja uważałem się za takiego dziwnego, bo, 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 bo mało... Rozmawiałem z ludźmi w ogóle, że miałem jakichś tam kolegów i tak dalej, ale nie przeszkadzało mi bycie samemu, nie? I uh -huh. dziwiło mnie, że tak dużo osób tam, na przykład, nie wiem, niech poszło się z nami napić, czy coś. Była taka garstka, gdzie, gdzie rzeczywiście prosimy sobie napić, gadać się. Nie mówię, że alkohol jest potrzebny, żeby dobrze się bawić, choć w moim przypadku tak, bo ja jestem strasznie drętwy, jak, jak nie wypiję, powiedzmy, na imprezie, czy coś tu nie, nie zatańczę, nie ma opcji, że na, na, na trzeźwo, ale, ale ten. Ale y, dziwiło mnie tak, że tak, wiesz, my, byliśmy w pięciu chyba w pokoju, i z czego tylko ja poszedłem do pokoju, obok, ktoś tam się bawi z, z ludźmi. nie, Więc takie to było. Może coś jakoś zaczęli wcześniej, czy coś, nie? Ale. Y, nie powiem, że to jest jedyna forma rozrywki, ale to taka y, myślę, dość podstawowa w Polsce, że o, impreza jakiś ten y, to wódeczka musi stać, czy coś, nie? I mi to nie przeszkadza. S spoko, że coś takiego jest jak, jakby. Nie, nie namawiam do picia, bo możesz się źle kończyć, ale... Kurde, to może ja rzeczywiście, rzeczywiście jestem jakimś twoim zaginionym synem, bo tu się okazuje, że ja też jestem tym trochę in klasycznym e, introwertykiem, że jakby, wiesz, odpoczywam będąc samemu, a bycie wśród ludzi mnie trochę męczy. Podoba mi się oczywiście, lubię gadać z ludźmi i tak dalej, ale jednak mnie to na dłuższą metę męczy albo ewentualnie nie, nie regeneruje sił. E, tak, czasem a i lubisz to... porozmawiać, prawda? Mm -hmm. Tak, ale a już, ne, już najbardziej zorientuję to właśnie, że no, jak coś coś potańczyć, coś w tym stylu, to jednak jakby coś porobić głupiego, coś tam, żeby mi ten język bardziej rozwiązał na tej imprezie, to jednak bez alkoholu się nie obejdzie. Znaczy tam pogada, normalnie pogada, ale żeby coś tam się pobawić, to chyba, chyba już sobie tak zrobiłem psyjkę za młodu, że muszę mieć tam alkohol, nie wiem. No ja mam tak, że jak siedzę i wiem, że na przykład będzie, nie wiem, sylwester czy coś, ja mam wrażenie, że już moglibyśmy zacząć, nie, że bardzo mi to tak się <laughs> tylko chodzi o to, że ja mam wrażenie, że ja psuję ludziom po prostu dzień, bo ja nie jestem ciekawym człowiekiem w ogóle, trzy na trzy, się napijano, na pijaną, ale, ale ten, ja taki stypiarzem jestem, nie, siedzę sobie i, i mało mówię i tak dalej, ale jak już się trochę napiję, to już gadka zaczyna się taka, wiesz... Frywolna jest z jak bardziej mnie to interesuje. A, a, a ten. Yy, no bo jestem no, strasznie słabym człowiekiem, jeżeli o to chodzi. I też lubię pogadać z ludźmi. Yy, interesuje mnie czasem, jak, jak mi to pasuje, to mnie interesuje, nie? Yy, a, ale, ale nie jest tak, że, że ten, że chyba nie chciałbym mieć kontaktu, nie wiem, z jakimiś ziomami tak codziennie, po ileś godzin. No, zdarzało się, jak byłem w pracy czy coś, nie? No to nie powiem, że źle ich wspominam, tylko że. Czasami za dużo, ale tak normalnie się spotkać raz na kilka miesięcy czy coś to jest jak najbardziej okej. Okay. Mi to wystarczy. Wiem, że ludziom nie, niektórym no, znowu przytoczę to moją narzeczoną, która jest bardzo pod tym względem socjalna i, 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 i lubi się spotykać z ludźmi. Ja nie, że bardzo nie lubię, ale nie potrzebuję aż tyle. Mhm. Ostatnio właśnie też miałem taką dziewczynę, która. E, która była właśnie nie potrafiła zrozumieć, że ja, ja nie chcę się spotykać z ludźmi tak często, co było ciężkie do wytłumaczenia jakby niektórzy po prostu nie potrafią pojąć tego, że ty chcesz sobie czasami siąść w domu zamknąć się w cztery ściany i poleżeć i tak sobie odpocząć, i, a nie, że chodzisz gdzieś codziennie ze znajomymi i wyjście ze znajomymi nie jest dla ciebie odpoczynkiem, mimo, że ich lubisz mimo, że się dobrze bawisz, to jednak nie, jakby nie cierpiesz nie naładowujesz tym swoich jak ciężko mi to wytłumaczyć i ile, ile razy było tak, że po prostu ja nie za bardzo chciałem iść, ale szedłem, bo hej, wypadało czy coś, ale nie powiem, że uważałem to za złe, no bo jak już w końcu wiesz, siądziesz, właśnie, wdrapijesz mm -hmm. się czy coś trochę, rozluźnisz się, to już jest git, jest spoko cieszę, cieszę się, że wszedłem, nie? Ale sam, samo wyjście jest czasami takie, no nie za bardzo mi się chce. A czasami mam tak, że ja już bym w końcu wyszedł. Nie, nie dzieje się tak bardzo często, ale mam czasami, także, o, ja już bym się z kimś tam spotkał, nie? Ja też byłem na początku przykładem takiego klasycznego przegrywa, więc rozumiem o co ci się chodzi, że jak zaczynałeś chodzić na te spotkania, to się tak trochę przed nimi stresowałeś. Ja pamiętam, że miałem właśnie tak, że miałem sobie na jakąś tam imprezę czy coś w tym stylu, to byłem strasznie zestresowany, albo z jakimiś ludźmi gdzieś wyjść, z którymi, na przykład z których nie znam, to byłem trochę z tym zestresowany. Teraz to. Raczej luz, ale pamiętam, że jakby wychodziłem z tego przegrywu, że tak to ujmę, to, to pamiętam, że byłem, wie, wie, wiele rzeczy tak trochę zbytnio analizowałem. Jest ja, ja z wiekiem też mam coraz bardziej tak wywalone, że tak powiem, <laughs> w sensie już, już mniej analizuję, przychodzę czy coś no, no i sobie robię co tam uważam, ale kiedyś to ja mega no, chronicznie byłem nieśmiały, że ja Iść do sąsiada po głupi cukier, to ja musiałem dialog sobie cały ułożyć w głowie, a i tak szedłem i pukałem w drzwi, tak ręce się trzęsły, nie? A więc, to do dzisiaj. Ba, bałem, ba, bałem się iść do. do jak, jak były sklepy, gdzie była sklepikarka, i musiałeś powiedzieć, co chcesz. To był dla mnie największy ból na świecie, nie? Że musisz powiedzieć, co chcesz, a nie bierzesz spółki i po prostu płacisz kartą. I ty tyle musisz powiedzieć. Nie? No a teraz to już wolono, jakby to rosło trochę, więc to nie jest jakiś taki problem, ale tak było. Ja w sobie do dzisiaj jak idę z kim, wiem, że z kimś mam potem porozmawiać ze nieznajomym, nie nie gdzieś zadzwonić czy coś w tym stylu, to sobie zawsze układam dialog w głowie. Więc nie wiem, czy jeszcze jest ze mną źle, ale być może to jest jakby, kiedyś to przejdzie. W sensie, no nie no, wiem. I też jakby... się zdarza, nie? Ale już to nie jest takie, że, że bardzo się boję powiedzieć czy coś, A, że coś nie mi wypali. Nie? Zda zdarza, zdarza się, że wymyślę sobie dialog, ale... Już, o, na przykład ja kiedyś miałem wielki problem, ja w ogóle nienawidzę dzwonić do dzisiaj, ale, ale już nie mam z takiego z tym problemu. Mówię, na przykład w pizzy czy coś to człowieku, to jakie to było ciężkie. A teraz po prostu mówię, dobra, to zamówię i po prostu, nie? W sensie nie, nie czuję się z tym bardzo komfortowo, że muszę z kimś rozmawiać yy, przez, przez telefon, ale no, po prostu zadzwonię, nie? I to jest tyle. Jakby ja się zgodzę w sensie. Z, może nie jestem dzwoniłem. Na... Chyba zadzwoniłem na pizzę, jakoś nigdy. Przepraszam, nigdy nie miałem jakiegoś problemu, ale nie wiem, coś tam załatwić jakąś firmą. Nie wiem, umówić się do dentysty czy do fryzjera, czy coś w tym stylu. Pamiętam, że na początku też miałem z tym jakiś problem, że się trochę bałem dzwonić. Nie wiem z jakiego powodu, ale pamiętam, że tak było, że były takie właśnie przemyślenia, że: kurwa, jak to pójdzie? Nie wiem, nie wiem z czego to wynikało, ale pamiętam, że tak było. No mam trochę taką blokadę, chociaż pomogła mi dużo praca na etacie, gdzie musiałem po prostu rozmawiać z klientami przez telefon, więc mm -hmm. tutaj na pewno pomagało, ale też, też no nie lubiłem, ale, ale się e, jakoś przyzwyczaiłem. Ale już dosyć o tym, to kontynuujmy trochę wątek alkoholu. Najważniejszy jest na tym czasie, bo ponad dwie godziny już. E, czy nagrywałeś kiedyś, lub e, pod wpływem, albo na kacu? Nie. Chyba. Nie, nigdy. My się, mogłem na przykład wypić jakieś jedno piwo kiedyś, ale nawet to jest tak, próbuję. Może jak kiedyś jeszcze streamowałem, to takie momenty, że się siedziałem z kolegami, streamowałem, to może jakiś właśnie jeden garaż się pojawił, ale tak, żebym na przykład pił przed nagraniem, to nie. A ty? Jakie to masz w ogóle? Ty? Zdarza się. Może odcinek jakiś napijam, coś tam, Zresztą może też na jakiś piwko czy coś, ale nie tak, że na pewno do upadłego, ale że drunk streamy to tak, miałem dużo. Nie <noise> ja to już jak bardzo kategoria. wielki alkoholizm, ale, ale, ale bywały, bywały po prostu mnie streamy. Jakby nie były jak bardzo patostreamy czy coś, po prostu piłem wódeczkę albo, albo piwko i, i sobie graliśmy, tak jak przedtem. Czasami się to dużo wypiło, to fakt. Pamiętam tutaj, gdzie siedzę, teraz zaprosiłem jednego mojego widza, w sumie bo mój kolega teraz jest, nie. To ten, to mm -hmm. przyjechał do mnie i piliśmy wódeczka i graliśmy jakieś gry na gry.pl czy coś, i kto przegrał, walił swoje liścia. To jest to było, to było złe, ale to, to, to chyba największa taka pato-stream, że po prostu graliśmy sobie w grę i waliliśmy sobie liścia, i byliśmy po flaszce czy coś, nie? Ale to jest. E. Ale tak, żeby wiesz, że chyba czasami, się, bo też tam czasami tam wiesz, gdzieś tam jakieś butelki, o jakby oglądałem ten animiec i po prostu rozalkoholizowałem się. Ale czasami się zastanawiam, czy jakby właśnie nie spróbować zrobić sobie czegoś na alkoholu. Czy nie będzie to jakoś śmiesznie wyglądało, czy coś w tym stylu, ale no, nie wiem, jakby to. Zależy z jaką ilością, nie? Bo że jest bucha. Tak właśnie, tak właśnie wyglądało moje ostatnie pożegnanie z widzami. W sensie zrobiłem sobie odcinek i takie. A w sumie zacznę brzmieć jak alkoholik i tak dopisowe sobie coś wywołać sławka, jakby. Czysz, bez... No, i tak skończyłem odcinek. Ale w sensie tak, żeby na serio tak zrobić tak, żeby trochę, no nie wiem, jakby zastanawiam. Przodzimy, czasami się zastanawiam, czy jakby coś tu jakoś śmiesznie nie wyglądało, ale, ale jest to jednak trochę dziwne, żeby jednak pić na to nagranie. Nie, jakby. Czy, czy aktorzy piją po to, żeby na przykład, żeby dobrze odegrać scenę, no wydaje mi się, że chyba jeszcze takich nie było, chociaż mogły być próby. Na, pe na pewno byli. To jestem, nie, nie znam, ale na pewno byli, ale yy, ten. Ale no nie no, jak jesteś dobrym aktorem, to nie musisz, prawda? Mhm. Kwestia tego, że no, spróbować nie zaszkodzi. <grywanie> Wiadomo, nie, nie po litrze. Że ten litra wypijesz i będziesz nagrywał odcinek. No ale coś tam. Coś tam, na pewno będziesz bardziej. Na pewno, nie, nie znam ci aż na tyle, no ale może być bardziej luzacki, może to być, może to się podobać, jeżeli to będzie w jakichś, wiesz, ogarniętych ilościach, że tak powiem. Mówiłeś, że twoje hobby to wódka czy stały, żartuję, ale e, że lubisz, jak masz już pić, to do tej wódeczki być może, albo po prostu czy ogórki kiszone, mało solne, czy konserwowe. Pytanie było takie, z czy, 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 czym zagryzam? Chyba ogórka znaczy, na nawet ogórkami nie, nie. Nawet nie chodzi o czy, 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 czy czy czym zagrać tylko po prostu ogórki kiszone małosone czy konserwowe nieważne do czego. Yy, uwielbiam ogórki yy, jakby one to są z majonezem tylko to są tak jakby yy, w... ale tak żeby zagryzać ogórkami alkohol nigdy ja po prostu yy, albo picie jakieś takie wiesz jakaś tam cola jakieś tam wody, no wody nie wodą nie, nie zapijam. Nie nie no. nie, nie, nie wodą. Nie. W sensie, jest Woda sens, gazowana tak? to jest, mm, powiem tak? Ci, taki jest sens, że to że lepiej yy, chyba, tak mi się zdaje, bo kiedyś mnie nauczył kolega właśnie na propos yy, tego yy, stażu, co byliśmy, z, by the way, młodszy kolega ode mnie i to chyba o dwa lata, yy, to nauczył mnie, że pod wodzie gazowanej nie ma kacy, ta, 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 podpuszczasz mnie, żebym pił pod wodę gazowaną, nie, no serio, patrz, ja piję. I napiłem się i rzeczywiście kasa nie miałem gdzie i nie umierali, nie wiem czy to jest ta przyczyna, ale wydaje mi się, że jak to jest woda to bardziej wiesz, lepiej działa niż woda z cukrem i czymś tam jak, jaką jest kola. a z cytryną to już w ogóle pewnie działało zajebiście, nie więc polecam jak w ramach testów możesz spróbować, ja już dawno tak nie piłem, co prawda, bo musiałem mieć odpowiednią wodę, dobrze nagazowaną albo po prostu smaczną. I to naj... co najśmieszniejsze, pasowała mi chyba najbardziej taka najtańsza, za 50 groszy, jakiś tam chyba oaza, czy coś z Biedronki, jakaś gazowana. Świe... I ja przez długi czas piłem pod wodę gazowaną. Mikrofon wyłączyłem. A to wiesz co, powiem Ci, nie wiem, w sensie nigdy tak nie próbowałem. Zawsze było to raczej cola, jakiś sok, czy coś w tym stylu, ale to, no w sumie cola też ma kacę. Ja miałem chyba, też nie miałem nigdy jakiegoś większego problemu z kacem. Może jak coś tam mieszałem, jak mnie ktoś, no tam, buka ten. Bardzo fajne jest połączenie monstera z jakimś tam kolorowym czymś. A ja mówię, na pewno nie jest fajnym połączeniem, ale ja i tak cię naleję. A z racji tego, że ja jestem już po paru szklankach czystej, to szklankach tych szotach czystej, to już jakby wiesz, to już mój poziom odmawiania i poziom. Nie wiem, czy też masz tak, że jak jest jakiś głupi pomysł, że go na trzeźwo, to jakby nie, 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 ale jak się trochę napisz, to no głupie pomysły brzmi jak świetny pomysł. Jakby, e, że tak to może po ten tak raz, nie raz miałem kaca, może takiego normalnego, a tak, żeby pod alkohol to jakoś nie wiem, jestem może od tego wolny, że tak my, że dużo piłem, ale nigdy jakiegoś kaca tego sensownego nie miałem, jeszcze, może raz. młody jesteś, dopadny czy tak, że korzystaj, korzystaj. Więc nie wiem, co ci mogę więcej do tego powiedzieć. Mówiłeś o tych ogórkach. To w majonezie nigdy nie słyszałem chyba nawet? E, to są takie konserwowane w majonezie, tak jak masz czasami w sklepie w jakimś, z jakimś tym, z jakimś papryczką czy coś w tym stylu. To właśnie jedna, powiedzmy, taka moja przy, przy, przyszywana, ciocia właśnie takie robi. I one są po prostu boskie. Ona tam jakoś to zalewa tym majonezem, te ogórki, tam na jakiś czas i po jakimś roku. No, no, jedna z najlepszych rzeczy, jaką jadłem, przyznaję po prostu, ja to kocham. Może, może, jadłem. Na pewno wiem, że w kary są chyba, to, to jadam czasem. Mhm. Jeszcze jakieś były, ale mają. A no może, jadłem, nie mam pojęcia. W musztardzie chyba też. Były. W zalewie musztardowej. Ogórki w zalewie musztardowej, no one są po prostu świetne. Jeżeli ktoś nigdy nie próbował, Polecam, bardzo dobre. No dobra, no to nic nie wybrałeś z tego co miałem przy... przygotowane, no i trudno. <grym> dobra, yy, trochę wrócimy do YouTube'a. Czy uważasz się za artystę albo twórcę? Wiesz co, ja bym powiedział, że, że jakby łatwo być odklejonym od rzeczywistości i jakbyś się zaczął uważać za tego artyst artystę to Łatwo się odkleić o od tej rzeczywistości, mi się wydaje. I, I mi się wydaje raczej, że staram się robić rzeczy, które są fajnie zrobione i jakby iść w tym kierunku, że, że staram się robić fajne rzeczy, które mogą mieć jakieś tam. Czasami mi się zdarza, a może zrobię to, żeby miało jakieś przesłanie, a może zrobię to, żeby było bardziej tak jakby bardziej. No nie wiem, czy YouTuberzy tworzą sztukę. Ech, ech, wydaje mi się, Niektórzy, że pewnie, Może i tak. Że Trochę tak, ale trochę do końca nie. Że jakby. Czym jest sztuka? Czym jest dla ciebie sztuka? No, co ja miałem zadawać pytanie? A ty mi zdajesz coś cięższe niż ja to robię. No Kupyć. widzisz... Do... Nie. I tyle. Nie no. nie no, ogólnie jak tak zaczęłaś to jeżeli chodzi o artystę, to tak mi się. W głowie ułożyło dopiero teraz, akurat. Nie miałem jakichś głębszych przemyśleń na ten temat. Po prostu, znaczy nie, no tyle, że sam nie lubi się nazywać, a nie, nie artystą, nigdy bym się nie nazywał. Twórcą tak średnio też bardzo, jestem raczej przedstawiaczem treści jakiś. A ten, a jeżeli chodzi o artystę, to tak brzmi, jak jakby ktoś sam siebie nazywał artystą, to miał go za jakiegoś takiego. A co to nie ja? Ale z drugiej strony, niektórzy na pewno są artystami, mogą się tak nazywać i, i to jest trafne określenie, ale. Teraz, teraz brzmi jak artysta, to brzmi jak coś, co jest takiego wygórowane bardzo. Której, no. A twórca to jest taki mini artysta, mam wrażenie, coś tam robi. Czyli wydaje się, jak sobie tak przemyślałem to na teraz, to wydaje mi się, że po prostu staram się robić komedyjkę i może jakieś tam elementy artystyczne dołożyć do tej tam gdzieś tam we, wepchnąć między tą komedyjkę, ale bez takiej przesady, bez. Nie maluję tutaj nic jakiegoś obrazu następnego, Picasso nie, nie będą, po mnie, wiesz, robić mi pomników czy coś w tym stylu, jaki, o jaki ten, jak on wpłynął na naszą polską kulturę i w ogóle i jaki był wpływowy na naszą kulturę, nie, jakby na spokojnie, jakby jesteś, po prostu jesteś, mi się wydaje, twórcą na pewno treści, ale czy jesteś artystą? Ech, ech. Jako youtuber, czy jesteś artystą? Nie ja bym taki, pomnik, taki dwumetrowy, dru, dwumetrową kajzerkę mm. fajnie dwumetrowa kajzerka, ale... czekam no, słuchaj <laughs> ale jeżeli chodzi o a mówisz, że tworzyć treści, ja na przykład nawet pod tym bym się nie za bardzo podpisał, Bo jakiś tam scenariusz robię prawda, gadam, ale wykorzystuję urywki anime, nie moje mm -hmm. w sumie, więc no mnie ta twórczość jest tak mała, że używam że się jest twórczą z braku, chyba, bardziej takiego fajniejszego określenia, które nie, był, nie kojarzyłoby się aż tak źle jak na przykład youtuber czy influencer, bo mi się to kojarzy na przykład źle, bardzo. No i też. Można tego używać. Oczywiście jestem i influencerem, i youtuberem, ale ciężko mi to przechodzi przez gardło. <laughs> Wydaje mi się, że ty też tam jakieś tam swoje elementy komedii, dokładasz, nie jakby to nie jest tak, że mimo, że twój główny materiał jest nie twój, że tak to imię, to otoczka jako jest twoja i jakby tworzysz tę otoczkę, więc nie jesteś, jesteś niejako twórcą, ale, ale bez przesady, że wiesz, żeby, żeby nie stracić po prostu kontaktu z rzeczywistością, żeby jakoś to nie mieć za dużo za wielkiego o siebie tylko mniemania, tylko jakby no, tworzysz tam jakieś filmiki nie i dobrze się przy tym starasz bawić i starasz się, żeby inni się przy tym dobrze bawili. I właściwie tyle. Takie jest moje. Mm -hmm. Dobra. Odejście. Kolejne pytanie, w sumie dość szybkie. Czy wszystko co robisz na YouTube'a wrzucasz, czy niektóre rzeczy usuwasz, bo uznajesz, że. A, to, to będzie średnie. Poza tym, że usunąłem swój kanał, komentarz to nie, to. To nic nie usuwam. A chodzi mi bardziej o to coś takiego, że hej, mam pomysł, zrobię filmik. Robisz go, nie wiem, na nieważne, w którym etapie, czy nawet już na etapie montowania znasz? Mm. W sumie to może lepiej nie. Tak, powiem tak, nigdy nigdy nie miałem jakiegoś zapasu czasu, więc, yy, więc raczej zawsze rzucałem, zawsze starałem się najlepiej, ale teraz akurat w w taki moment, gdzie ja robię mówiłem Ci właśnie o tym filmiku yy, z tymi obrażami youtuberów, to wydaje mi się, że zastanawiam się właśnie, ja chcę go sobie najpierw zobaczyć, mam teraz zapas czasu yy, po raz pierwszy, i czy na pewno chcę go zrobić. Czy jeżeli najpierw go skończę, popatrzę się na niego postaram się popatrzeć na to czy nie jest zbyt ofensywny i jak nie będzie zbyt ofensywny do samych twórców to jako z chęcią rzucę, mam nadzieję, że nie będzie jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu w tym podcaście i chce, żeby Anime Bułka wrzucił pocisk dla anime youtuberów, to pisze w komentarzach wrzuć pocisk dla anime youtuberów nie żeby wiem. obrażał Eliasza tak, tak, tak. Ja bym chętnie posłuchał. A, tam krótkie, tam chyba dwa zdania, na ciebie przeznaczyłem. Na wszystkich, w sumie dwa zdania. E, a ten. Ja, ja mam na przykład tak, że mm, bardzo, że tylko coś wyrzucam. E, w sensie zdarzyło mi się nie wrzucać odcinków, y, które sobie zaplanowałem, czy coś, albo y, zdarzyło mi się, że hej, mam jakiś pomysł, zrobię go i go, odkładałem go do szuflady na nigdy trochę, albo miałem kilka, właśnie, ja bardzo. Y, nie no, nie wiem ile, ale kilka filmików właśnie chciałem zrobić o takim narzekaniu. Yy, I wyjaśnieniu niektórych rzeczy mam wrażenie, ale właśnie za każdym razem było coś takiego. Nie, lepiej nie. I kilka razy miałem, że pisałem o jakichś tam ciężkich sprawach życiowych, właśnie typu na, jakieś tam żalanie się nad sobą. I pisałem ten scenariusz, że go miałem nagrywać, i uznawałem, że. Nie, w sumie nie pasuje. to nie jest dobry pomysł. Nie i. i, i... I takie filmiki miałem, ale tak to, to ja bardzo nie lubię usuwać rzeczy i zazwyczaj jak coś nagrywam, to praktycznie 100% trafia do, do, do materiału. Mm -hmm. Nie, no też to jest sensowne podejście, że tak powiem. Ja po prostu y chyba mam za mało tzn. czasu. Nie wiem. Żeby... Już nie patrząc na czas chodzi o to, że jakość to raczej, raczej nie jest najlepsze podejście, bym powiedział. Chyba najgorsze, że, nie, że wykorzystujesz wszystko, a właśnie powinieneś tak tylko to, co najlepsze, nie? Jeżeli nie, nie jest to jakoś tak kluczowe. Ja nie umiem tego robić i nie zamierzam się też oduczać. Powiem ci, że wydaje mi się, że po prostu mógłbyś sobie zrobić kanał Eliasz Ekstra i tam wrzucać takie tematy, jeżeli chcesz się sam. Mi się wydaje, że to jest sensowne, nie? Bo często twórcy właśnie mają takie dwa kanały, że jeden o jakimś temacie, drugi taki bardziej prywatny, pokazują co robią za kulisami, pokazują co robią jakby w swoim normalnym życiu, jakie mają przemyślenia do tego, co robią i jakby te kanały sobie oczywiście, one nie są jakieś ten, ale jakby jest jakby interakcja z widzami, którzy chcą to widzieć i jakby ta widownia jest zadowolona, twórca jest zadowolony, bo się też się wygadał i jakby wydaje mi się, że to jest po prostu dobry pomysł, żeby mieć, żeby, jeżeli masz taką potrzebę, żeby się wygadać, żeby mieć drugi kanał, na którym sobie rozmawiasz o twórczości i o wszystkim i o niczym tak naprawdę. Ja akurat nie mam. Nie, w sensie mówię, że takie filmiki... Miały się pojawić, ale to były, wiesz, na przestrzeni ideal. Ja już sporo lat robię tego YouTube, powiedz. Mm -hmm. To miały, nie wiem, trzy filmiki na przestrzeni siedmiu lat, to wiesz, to, to nie, nie mam czegoś takiego. Jak już to teraz ja polecę live'a i sobie pogadam, jeżeli ktoś mi o czymś powie, albo ja zacznę temat, to mi wystarcza w zupełności. Także to by był kolejny mój martwy kanał, nie ma sensu. Mm -hmm. Dobra. A powiedz mi, jaki jest stosunek twoich bliskich do tego, co robisz w internecie? Czy może się ukrywasz? Czy może ktoś się z tym wspiera? Rozumie, czy niekoniecznie. Znajomi wiedzą, jakby to wszyscy, ale to na przykład, że teraz robimy sobie przerwy, to dlatego, że ktoś mi w tym momencie wbija rodzina do pokoju i mówi hej, a ja mówię ja nie, ja, co ja nagrywam, nie, ja po prostu tutaj e, robię ten, montuję jakieś rzeczy tam, zarabiam w internecie i te sprawy. Tak więc, znaczy rodzina mniej więcej wie, że coś robię w internecie, ale jakby też się nie chwala, że to jest anime YouTube, że coś w tym stylu, a tak ze znaj znajomi wiedzą. Czasami przychodzę na mojego Discorda potrolować, czasami coś tam sobie z nimi gadam na ten temat, ale jakoś też żaden z nich nie wchodzi w tego YouTube'a, więc raczej to tak w ramach ciekawostki powiadam, o co w tym YouTube'ie chodzi. A w, Czyli rodzinie się nie chwalę, a z mi gadam na ten temat tak czasami, no i w sumie tyle. A to Znowu mamy bardzo podobną sytuację, <laughs> Coś się <laughs> u mnie każdy wie z rodziny, no bo hej, ja z tego żyję jakby. No, się trochę to... interesowali, ale nie na tyle, żeby kogoś to jakoś realnie interesowało i, i też mówię, nie miałem nie mam takich bardzo znajomych twórców, z którymi sobie pogadał, w sensie znowu, mm -hmm. ja nie, nie mam aż takiej wielkiej potrzeby zazwyczaj, yy, a, ale ten, ale takie wywiady jakby sezonowe, bardzo bardzo spoko, myślę pomysł jest z, z, dla samego mnie, niekoniecznie dla widza znowu. Yy, dobra, a czy jest jakiś materiał, jeden lub wiele, z których jesteś jakoś szczególnie dumny, taki Wow, fajnie, że to zrobiłem. Chcę takich więcej. Zrobiłem sobie ostatnio taką listę na kanale. Tam ulubione bułki, które mi się najbardziej podobają, te filmy. No i co tam jest? Jest ten filmik o Pieko który mi się bardzo podoba. Koniec końców uważam, że to jest chyba mój najlepszy film. Mimo, że jakby jakiejś szczególnej, szczególnej popularności od niej zdobył, to jest to po prostu dobry research jest w tym filmiku. Dobry jest jakby humor, i bardzo mi się podoba i jest jakiś sens, jest jakaś puenta i jest to dobrze zmontowane, wszystko mi się w tym filmiku podoba. A no i w sobie tyle, no i to jest mój ulubiony film, jakoś sobie tam z tym może kiedyś zrobię jakieś niebo Yuri albo zrobię nie wiem coś o jakimś innym innych fetyszach czy innych jakby preferencjach anime community. Bo podoba mi się tak, podoba mi się tak, że muszę sobie posiedzieć, ale to też jest właśnie problem, że na przykład z takimi właśnie materiałami to one są dłuższe. I one wymagają masy researchu, jakby sprawdzanie tego z Yao, i to podchodziło, to podczytanie, jakby pracy na ten temat i tak dalej. Więc jest to niejaki problem, żeby zrobić dobry research, i on zajął, ewidentnie, to jest jedyny film, w którym research zajął więcej czasu niż sam, samo nagrywanie i montowanie tego filmu. Więc jakby jest to. Nie, chciałbym tworzyć takie materiały, ale one z drugiej strony zajmują strasznie dużo czasu, niestety. Mhm. Czyli to jest takie fajne dla ciebie i pewnie dla części jakichś widzów, ale to jest kwestia tej nieopłacalności. Nie? W sensie, mhm. m, że nie, nie musisz robić świadomo wszystkiego dla pieniędzy i tak dalej, ale to jest kwestia czasu poświęconego wielu godzin na to, żebyś miał za to nie wiem, 5 zł, albo jeszcze gorzej, że YouTube ci pokaże, hej, to jest twój najgorzej oglądany film z ostatnich 10 I to jest takie no, raczej demotywujące. Albo jeszcze no, gorszej, wiem, no, ale bo wiesz jak? co on jeszcze może zrobić, może jeszcze tak powiedzieć, a wiesz co, tutaj w jednym momencie jakby pojawiła się trochę, tutaj jakby przeklnąłeś, tutaj pojawiło się trochę krwi, więc jakby sorry, ale ten film jest jakby żółty dolar, dziękujemy, do widzenia, tam są drzwi. I jakby to jest chyba najgorsze, że jakby robisz ten film przez naprawdę masę czasu, a on nawet nie dostaje szansy na to, żeby się wybić, że... Już w pierwszym miejscu jest na przegranej pozycji, i to jednak trochę boli, że tak tu im. I można powiedzieć, że to jest taka głupota, jeżeli chodzi o anime content, w sensie taka, że to jest głupot, głupotka hobby, nie? W sensie, mm -hmm. okej, okay, no to jest fajne dla tej całej społeczności, i tak dalej, ale to nie jest jakoś tak ba bardzo społecznie hmm, potrzebne, to. Z drugiej strony mamy takiego znowu powiem, wowunia, czyli ty, typa, co prowadzi Paul Heiss i ja tam y, go przez jakiś czas wspierałem, i też dopytywałem takie właśnie rzeczy, jak do, do twórców, jak miał te swoje live, y. I, i później słuchałem jakichś wywiadów i tak dalej. On ma bardzo też podobne podejście, że, że mówi: Wiesz, my głównie utrzymujemy się z tak gdzie oni tam mają dużo, chyba 20 koła miesięcznie, i, i ten, i on mówi, że. No fajnie jest to, że ja mogę całe życie się bawić, robić dosłownie głupoty, bo on wie, że to są głupoty, na które gdyby tego nie robić, to by się nie opłacało, bo on musi wydać na jakąś podróż, i tam nagranie wszystkiego 50 koła, a on z YouTube'a ma tam, wiesz, 100 tysięcy wyświetleń, więc wychodzi na to, że on zarabia na tym filmiku, nie wiem, 300, nie? Więc co to, to, to jest? Poświęcony czas do tego, co się zarobi, jest po prostu... Absurdalny i mm, daleko szukać drugi kanał GF Darwin, oni raczej z reklam też nie mają jakichś bardzo potężnych zysków. Chociaż, no wiesz, teraz robią jakieś milionowe mhm. wyświetlenia, więc y, może i mają, ale na pewno to nie jest coś takiego, że to, to jak, jakkolwiek się zwraca. I w takich przypadkach Patronite jest trochę takim jedynym mm, jedynym wyjściem. Y, jeżeli tym bardziej w Twoim przypadku, gdzie y, to Możesz robić sobie to po godzinach, to jest hobby. Najczęściej jest też. Znaczy najczęściej. Czasami jest też tak, że jeżeli to jest hobby, czyli robisz coś po godzinach, to jest to interesujące. Jak zaczyna być to trochę pracą, to już jest trochę mniejsza motywacja, gorsze i tak dalej. No Bywa tak i u niektórych. No więc. No, więc do czego dążę, że nawet jeżeli to jest fajne i tak dalej, jesteś dumny z tego filmiku, to czasami to zajmuje aż tak dużo czasu i to po prostu jest nieopłacalne, nie? Więc możesz zrobić krótszy filmik albo dużo filmików krótkich i jesteś na plusie dużo bardziej niż, niż mhm. ten, niż robiąc jeden duży, potężny. Dokładnie. To jest zawsze dylemat każdego twórcy tutaj, że możesz sobie zrobić Jeden porządny film, z którego będziesz dumny, który będzie ci się podobał i on zrobi mniej wyświetleń, a możesz zrobić 10 filmików, które będą może i niskiej jakości, ale nie dość, że dotrą do większej ilości, no nawet już nie chodzi o tą kasę, po prostu dotrą do większej ilości osób nie i bardziej rozwiną twój kanał i to jest zawsze ten dylemat taki. A może być coś Eliaszem i na przykład nic co zrobisz ci nie zadawala i wrzucasz filmik i on jest dla ciebie taki wow, fajnie, przez... Pierwsze pięć godzin od publikacji, a potem a zrobiłem filmik, to no, można robić następny. <grystanie> no jakby ty już się nawet z tego nie chodzi o robię. No tak, ale już nie chodzi, że to taśmowo. Ja nie jestem zadowolony z żadnego filmiku. Nieważne, czy to robiłem jako hobby dla 0,00 zł, za pięć wyświetleń czy coś. Jak najbardziej wspominam fajnie czasy, na których nawet miałem dopiero zaczynałem, nie? Super mi się to wspomina, pomimo tego, że byłem uber przegrywem wtedy. Teraz też jestem, ale już nie takim. I, i ten. I już nawet nie chodziło, hajs, wyświetlenie wiem, czy coś. Ja po prostu. Nie, tak jak powiedziałem, u tego wywiadzie z, z mugi, ja jestem takim tempem drwalem. Ja nie robię nic dobrze. Ja po prostu robię swoje, rąbię, rąbię, rąbię aż wyrąbię, I to jest tyle. Na no, takiej zasadzie. Y no, dla niektórych może te materiały są wartościowe. Widzę na przykład ponownego tutaj filmiku jak oniś tam, o, jaki świetny i w ogóle, a ten no, ja, no zrobiłem, no może jest dobry, ale nie mi to oceniać mi się y, na pewno dużo rzeczy nie podoba, które ty, tam już widziałem. I, I przechodzimy do następnego, nie? Tyle. Różni jakby wiesz, różni ytuberzy, różne podejścia do tematu. Różni ytuberzy, różne podejścia, taka prawda. Tak jest. Czy jeśli kiedyś, jeżeli chcesz, będziesz miał dziecko, to pokażesz mu anime lub kanał, czy i to, i to, czy na, raczej dasz wszystko na prywatny, teraz zaczyna się jakieś życie i Elo. Hmm. Powiem ci tak, jak wydatnym nie myślałem. Eee. Hmm. Wiesz, co, jak, jeżeli osiągniesz jakiś sukces, no wydaje mi się, że na temat nie tobie tak, takiego dużego sukcesu, to raczej trudno osiągnąć żeby, osiągnąć, żeby cię ludzie zapamiętali i mirrorowali twoje, jakby filmy, żeby potem je gdzieś uploadować ponownie, więc koniec końców i no, tak by. Nie, no może no, to. Jeszcze raz? A, chodzi... A bo chodzi, chodzi, że ktoś reaplaudował filmiki, to nie, może no. nie, ale nikt nie spodziewał się, że. On odejdzie, ale mówię, że Buki jest taką osobą troszkę, nie? Że on nie nagrywa, mm -hmm. ale wiele się od niego zaczęło i tam gadają cały no. czas o nim, mimo tego, że już skończył dawno. Wydaje mi się, że jeżeli byłbyś po prostu, jeżeli dziecko mógłby by weszło w ten anime community, to ono by po jakimś czasie po prostu usłyszało, o, że o jakieś buki, o może jakieś zdjęcie, o czy ten człowiek wygląda bardzo podobnie do tego, jakby mojego ojca, nie? O co tu się dzieje, nie? Ale tak naprawdę, jeżeli nie wiem, czy jak. Jeżeli miałbym, nie wiem. No, hm, hm, hmm. Jeżeli byłby to kontent, z którego nadal jakby jestem niejakim sposobem zadowolony, to tak. Jeżeli stoczyłbym się, zostałbym, nie wiem, influencerem jakby drugiej kategorii, jeżeli byłbym po prostu, robiłbym family vlogi czy coś. No, jakbym robił family vlogi, to bym raczej to dziecko by to widziało. No, ale nie wiem. Kto jest taki tak uznawany że jest po prostu kijowym youtuberem na samym początku oprócz co, coś na styl family vlogów czy są tacy. Jest taka ta kategoria youtuberów. O Jezu! E, Fortnite'owi? Nie, To źle powiem ale ale no pewno jest milion Fortnite'owych no to... a Vito i Bella widziałeś. Jeżeli przetrwasz 20 sekund filmiku to ja powiem ci że Możesz sobie pogratulować bardzo w takiej cierpliwości. W sensie to jest dla dzieci, więc to jest powiedzmy nieszkodliwe i tak dalej, ale no to dla dziecku, dziecku też nie będzie przeszkadzać, ale. no pewno są osoby, które mogą się wstydzić, jakby przed już dzieckiem, nie? Co robiły takie słabe rzeczy? Dubiel powiedzmy, ja pamiętam go tylko wyłącznie z dramy, gdzie chyba latał na golasa czy coś. No. Ja bym nie chciał, no. żeby moje dziecko coś takiego widziało w internecie, nie. Wydaje mi się, że nie zrobiłem takich rzeczy, które mogłyby stwierdzić, że. No, moje dziecko może oczywiście być wiesz, to jest wymiana pokolei, może stwierdzić, o, on tam mówi coś o, nie wiem, mówi słowo cringe, o, a słowo cringe jest cringeowe od 50, od 30 lat. Jakby ojciec, jak ty się wtedy zachowywałeś, to ty ze sobą reprezentowałeś, czy coś w tym stylu. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli te filmiki jakieś tam. Nie wiem, jeżeli nie będą mi do niczego przeszkadzać, jeżeli na przykład, bo też taka może być opcja, że będę gdzieś chciał iść w publikę, na przykład jakąś w karierę publiczną, nie wiem, jakby to było ująć, że na przykład mógł być jakiś konflikt z pracą, czy coś w tym stylu, to może wtedy, ale że w innym przypadku. Nie, raczej to zostawię. Dobra, teraz wejdziemy na wyższy poziom, ale ponieważ dziecka i jakby nie, ciężko ci się to było wyobrazić, więc to może być jeszcze mocniejsze. A impact w, w rówieśników twojego dziecka, czyli idzie sobie twój Staś lat 5 i spotyka się z Markiem lat 5 i Marek, haha, twój stary, ty nagrał filmik o czymś tam. Wiesz, nie, nie musi to być zły filmik, ale wystarczy, że widział twojego starego w internecie. Powiem ci tak, jak nie jesteś, jak nie jesteś dubielem, to z tego, co słyszę, sobie tam po różnych, jakby, komunitach polskich i angielskich, to jest plus. W sensie, teraz wszystkie dzieciaki chcą być YouTuberami, chcą być TikTokerami TikTok i nagle się okazuje, że ktoś jest po prostu, ty, ty, ty jesteś z rodziny, z kimś, jakby znasz się z kimś, z kimś sławnym, nie? Jakby, to nie chcę powiedzieć, że i to ja na pewno nie jestem gwiazdą, ale wiele YouTuberów jest po prostu gwiazdami. Jest, jakby są, wiesz, jeżeli powiedzmy, ty byłbyś kuzynem friza czy coś w tym stylu, to nie myślisz, że po prostu wszystkie trzynastolatki byłyby po prostu wokół ciebie, jakby, o, czy jakbyś się z kim kiedy z nim gadasz, kiedy się z nim spotykasz, nie, czy coś w tym stylu I więc jeżeli nie, nie wchodzisz w jakieś dramy, nie wchodzisz w jakieś, nie tworzysz niskiego lotu kontentów, z którego nawet dzieciaki byście śmiały jak nie jesteś jakąś dziwną ekipą typu, która jakby, wiesz, udaje dziwne rzeczy, która jakby robi jakieś klauny, czy coś w tym stylu to wydaje mi się, że na spokojnie, że jakby to jest wręcz plus dla twojego dziecka, dla twojej rodziny. Rzeczywiście, może można też tak na to patrzeć, czyli randomowo, nie wiadomo, <laughs> po prostu. Okej, okay. pytanie, czy chciałbyś kiedyś jechać do Japonii? Lecieć, nieważne. Hmm, wiesz co, W raz w życiu na pewno bym się tam wybrał, jakby to jest raczej mieszkanie Jakbym miał wybierać, koniec końców, to albo Polska, albo nie wiem, może jakaś Nowa Zelandia, może jakaś Irlandia, czy coś w tym stylu, może jakaś Tajlandia, ale raczej Japonia. Jakby dużo, za dużo rzeczy mi nie pasuje w tej Japonii, żebym się tam przeprowadzał, ale tak jakoś na wakacje raz w życiu z przyjemnością bym się przyjechał i po prostu jakby poznał tę kulturę z pierwszej ręki. I wiesz, jakby no zobaczyć po prostu kawałek świata. I wydaje mi się, że Japonia jest na tyle jakby różnym od innych miejsc na świecie. Jest to taka wyizolowana wy wy wyspa, że jest warto ją sprawdzić na własne oczy. Tak, no ja mam ja bardzo podobnie, że. To nie jest tak, że bardzo bym chciał jechać do Japonii, ja po prostu chciałbym zwiedzić jakoś tam świat, jakby była na to możliwość, nie? Bo wiem, że dużo osób, które oglądają anime, są tym zafascynowani, za na przykład Mugi mówił, że jednym z takich jego marzeń w sumie można powiedzieć jest właśnie pojechanie do Japonii, żeby coś tam, no to spoko, nie? No ale dla mnie to jest tak samo, jak dla Ciebie, czyli fajnie by było odwiedzić, zobaczyć jak to jest, ale nie, że to jest mój cel życia teraz pojawi do Japonii. Chociaż wiesz co, jak sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że mógłbym sobie coś fajnie. Jeżeli kontent anime, to chciałbym sobie coś tam ponagrywać jako taką w sensie wiesz. Że wydaje mi się, że jakbym chciał kiedyś tak, żeby pojechać, byłaby taka opcja, żeby kontent robić, to z przyjemnością, żeby. To już w ogóle jest inna sprawa, nie? Ale tak jakby jakoś na wakacje, to spoko mieszkać raczej nie, może na miesiąc, żeby ponagrywać jakieś vlogi, było, to może coś w tym stylu chęciom zrobił i starał się to jakoś zrobić ciekawie, ale tak to mieszkać nie. Wydaje mi się, że, że Japonia ma za dużo problemów takich dziwnych, że nie, nie potrafiłbym tego zaakceptować. Na przykład prawdziwe miejsce z Japonii, co występowały w anime, to Tą... <laughs> już sobie i no, no to super. Ja bym od razu po prostu 300 rzeczy bym tam przeleciał, jakieś tam no, jest dużo takich... Jest to na przykład Ste Steinsgate, Steins Gate, nie wiem czy oglądałeś, jest w ogóle na przykład robiony na podstawie prawdziwych relacji z yy, prawdziwych miejsc i ja bym chęcią się poprzechodził po tych wszystkich miejscach, popatrzył. I... Nie, no tak, to, by... to może być ciekawe. No, ktoś też mi kiedyś, był kiedyś popularny, że Naruto zrobił jakiś, jakiś taki park Naruto i że po prostu ten, znaczy nie, że bardzo hmm. mnie ciągnie i bardzo bym chciał to zobaczyć, ale na pewno jakbym był, to bym zobaczył, żeby chociaż nagrać filmik, nie? Tak Dokładnie. Z, z tej ciekawości jakąś taką pamiętkę mieć. Dobra, mm. trochę mówisz, żeby nie popadać w taki, taki wow, to to nie ja, ale czy uważasz się za mądrzejszego od innych, czy może YouTube ci jakoś podbił ego, zmienił cię pod jakimś względem, bo ja uważam, że tak, w sensie chyba trochę bym odpowiedział tak na te wszystkie pytania. Hmm. Wiesz co, wi wiadomo, że wszyscy ludzie uważają się mądrzejsi od innych, to jest, to się jakoś w psychologii nazywa. I, i wiesz, i jakby każdy się uważa... Czego odpowiadasz tak samo jak ja? Naprawdę, ja nie wiem. Skąd te geny? <grym> <grym> Może mamy jakiś wspólne... Nie, 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 nie jak wiem, teraz nie się pójdę spytać co? matki, czy coś w tym stylu, czy jakieś tam... No ale dobra, jakby... <grym> kurde, wydaje mi się, że jakby wszyscy, wiesz, są mądrzejsi od siebie, wydaje mi się, że są mądrzejsi od innych. Mi też, ale w moim przypadku rzeczywistość często to weryfikuje, i Ja często odnotowuję, że ej, tu się okazuje, że to nieprawda. Jakby wydaje mi się, że raczej nie, że mam czas... Często mam takie myśl, przecież to jest takie oczywiste. Czemu ty tego nie rozumiesz? Ale raczej raczej też warto pamiętać, że ty tym, którym jesteś, w błędzie... ty, który, że ty jesteś w błędzie, że w sensie nie ty, tylko że, że ja, że jak warto mieć taki mindset, że zawsze to ty możesz być po tej złej stronie, że zawsze ty możesz być tym głupim. I tyle. Ja dosłownie mu powiedziałem, że tak, uważam się za mądrzejszego, choć wiem, że to jest zupełna bzdura. W no, sensie, że takie jest trochę zbudowane nasze społeczeństwo, że zawsze się obgaduje kogoś, w sensie niby tak się mówi, o nie będziesz obgadywał kogoś, a potem się okazuje, że wszyscy to robią. W sensie, o jak on mógł zrobić coś takiego głupiego i tak dalej. A patrzysz na to, że Zaraz się okazuje, że idziesz do innej osoby, a obgadujesz tą osobę, w którą obgadywałeś inną osobę, bo uważasz, że też zrobiła coś głupiego, nie? I, i tak, tak to wygląda chyba. E, czy, czy w sumie, nie wiem, czy czy obgaduj... nie wiem. W sensie, wiesz, to też często ludzie, wydaje mi się, bo często patrzymy to jakby przez internet, że widzimy jakieś rzeczy, na ktoś wysłał jakiś film, jak ktoś robi coś głupiego. Tak naprawdę nie znamy też jakby... Nie myślimy o tym, nie, jakby, jakby to powiedzieć, że nie potrafimy tej osoby usprawiedliwić, że nie potrafimy się znaleźć jej w sytuacji, w którym ona mogła się po prostu, jakby wiesz, zagapić, czegoś tam zapomnieć, jakby być pod stresem i to jest ewidentnie, wiesz. To jest znowu ta sytuacja, gdzie kiedyś ktoś powiedział, w tym, to się nazywa Familiada, bo pamiętasz, była taka akcja, że było pytanie chyba, jak się mówi na stado. I padały odpowiedzi owca, lama, i tak dalej. Oczywiście, już ludzie się śmieją jacy, głupi, a tak naprawdę o wiadomo, stres jesteś w programie, patrzy na ciebie cała Polska. No I wiesz, no i ty się z nich śmiejesz, a tak naprawdę w, te, w podobnej sytuacji, albo byś dawał, mógłbyś dawać podobne odpowiedzi, jakbyś się zestresował, jeżeli nigdy nie współpracowałeś z kamerami. A tak, no i tyle właściwie, no co ja ci mogę powiedzieć, no, że mamy taką tendencję, mi się wydaje jako ludzie, że, że jesteśmy, że wydaje nam się, że no, ja bym to zrobił lepiej, a tak naprawdę, jak dojdzie co do czego, to. To nie zrobimy tego lepiej, a nawet gorzej. Tak. A to druga część pytania. Czy, czy YouTube ci jakoś podbił ego, czy coś zmienił w twoim życiu pod jakimś względem? Nie, wydaje mi się. Może w sensie, ja nie miałem żadnych zainteresowa zainteresowań przed YouTube'em, oprócz gier. Więc wydaje mi się, że takie hobby, takie, wiesz, no, no i obrzydliwe anime. No ale co to za zainteresowanie? U, 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 ustalmy sobie. Ale tak naprawdę, że wiesz, jest to, jest to jakieś. Yy... Wydaje mi się, że właśnie takie rzeczy jak młodzieńcza depresja, jakieś tam rzeczy. To wszystko inaczej idzie, inaczej postrzegasz sam siebie, jeżeli coś robisz, jeżeli coś produkujesz własnego i jesteś, na koniec nie jesteś w stanie na to popatrzeć i powiedzieć, że a, fajne w sumie to było, nie? I że fajnie, że mam, takie, że mam takie hobby i fajnie, że robię coś w tym kierunku, a nie tylko siedzę, gram w gry i pracuję, nie? To też nie jest zły styl życia, ja, ale mi się wydaje, że ja przy tym był, nie byłbym spełniony po prostu. O tak, tak, to, to właśnie, no bo to też to rozmawialiśmy z moim, że mm, to jak najbardziej nie jest złe, że wiesz, czy jesteś sprzątaczką, czy, 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 czy biznesmenem, czy cokolwiek, to nie jest złe, jeżeli to ci wystarcza, nie, ale niektórych nie, nie wystarcza po prostu i musisz zrobić jakieś inne rzeczy, czasami nawet irracjonalne, jak rzucenie pracy na etacie, żeby robić filmiki <laughs> na YouTube o anime, także tak to wygląda. No, dokładnie. Powiedzieliśmy, że to trochę Animedi, a czy coś ci cię nadała? Jakieś pozytywne lub negatywne rzeczy, czy jakieś moje znajomości, suby, cokolwiek, czy to po prostu była strata czasu? Pamiętasz, jak pisałem, że idę do Anime do tego, żeby. Co ja ty napisałem w tym, tym liście rekrutacyjnym? Żeby, żeby się... mieć chyba um, ocenę od innych, żeby ci mm -hmm. ludzie cię porównywali z innymi twórcami. To ty byłeś? Bo ja nie. Pamiętam. Nie, nie, w sensie inaczej. Ja napisałem tam dwie rzeczy, że chcę, żeby. Ktoś spojrzał na te moje prace okiem YouTubera i to ocenił. Czy jakby. I żebym się od tych ludzi nauczył, jakby jak wygląda praca w grupie, żebym wchłonął w te community, i żebym jakoś postarał się. Nie chcę mówić, że to prawda na głos, ale jakby nie nauczyłem się za wiele. I jakby. Jak fajnie, w sensie w, 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 w community połapałem parę kontaktów yy, i połapałem parę sobie pogadanek z ludźmi takich fajnych i ale koniec końców nie wyszłem z tym yy, nie z tym wiedzą jak, jak sakować YouTube'a czy coś w tym stylu. Może na takiej zasadzie. Yy, chyba, chyba może raz użyłem takiej opcji, że spytałem się czy ta miniaturka jest dobra czy wam się podoba. Było taka już nawet nie pamiętam powiem szczerze. Ale było, coś typu... wysyłałeś kiedyś miniaturkę, coś było. No i w sumie tyle. Nie wiem, czy jakoś. Czy inaczej się jakoś mocno nie rozwinąłem dzięki Animedii. Nie zmieniłem się jako człowiek. No spoko, no, może być i tak, ja nie uwierzę. Że A ty że teraz wszyscy sobie teraz for... co 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 mnie się zmieniło? Czy, czy coś mi dała, to na pewno pogląd na to, jak inni pracują. Zupełnie inaczej niż ja w większości. No i nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja, bo ja nie czuję, że ani lider jest potrzebny, i sam bym nie chciał go mieć, żeby mówił mi, jakie mm -hmm. mam mieć tematy. No chyba, że właśnie mówię, kwestie pieniędzy, bo to, to jest takie, o Boże, znowu w naszych pieniądzach, ale no, bądźmy no, szczerzy, my jesteśmy dorośli w większości tam, więc. Możesz rzucić nawet pracę, żeby robić filmiki o YouTube, jeżeli masz za to pieniądze, to czemu by nie? Fajnie by było zarabiać na hobby, ale w moim wypadku wyszło na to, że ja miałem, mam świadomość od lat, że nie przepadam za ludźmi. Tak jak mówiliśmy, że jestem introwertykiem i czasem fajnie mi pogadać, nie? Ale chciałem stworzyć właśnie coś, coś takiego fajnie grupowego coś coś takiego fajnego, ale no zawiodłem się bardziej o w ten desen, że mm -hmm. finalnie dla większości członków zdecydowanej większości to było po prostu Przygoda. taki pro, projekt po prostu, wiem, jakaś opcja na to, żeby poprawić swoje zasięgi, tam wyświetlenia, co jest oczywiście zrozumiałe, nie. A ja za, za bardzo w to no, wszedłem, mam wrażenie, że dla mnie. Z, za dużo znaczyło w porównaniu do tego, co reszcie znaczyło, nie? Mhm. I, i, i za, za dużo pokładałem w innych. Miałem wrażenie, że, oj, okej, okay, jeżeli ja jestem taki, to chyba inni też są tacy, a okazało się, że zupełnie wszyscy, pra, praktycznie wszyscy inaczej pracują, nie? I. Mm. Wiadomo, oczekiwałem od niektórych rzeczy różnych, chociaż nie mówiłem tego wprost, bo no, mówię, to, to jest dziwne, że ja mówił, bułka, możesz zrobić film na no, ten termin, bo ja tak mówię, nie? To, to by było dla mnie bardzo dziwne. Mm -hmm. y a, ale, ale ten, ale zobaczyłem, że ludzie mają po prostu inaczej, co jest oczywiście bardzo oczywiste, lol, tak to powiem, ale, ale no, jak siedzisz sobie sam, robisz sobie kanon sam od zawsze, y to, to no, nie jest to takie no, no, znowu użyję tego słowa, nie jest aż to takie oczywiste. Ja się tego nauczyłem, że, że ludzie różnie pracują i nie jestem w stanie tego zmienić, więc tak to wygląda. O, to ja w sumie mam dwa tematy do tej twojej wypowiedzi. Po pierwsze, dobra, pieniądze na ten na ten, e, że jakby właśnie ja miałem trochę inny ten. W sensie, bo tam było cały czas mówione, że no to jest taki poboczny projekt, że wszyscy sobie to robią, wiesz tak, pobocznie. że I właśnie ja nie, nigdy nie, nie odbierałem tego tak, jakbyś ty miał. W sensie. Ja, ja wiem, że ty inwestowałeś w to czas, ale zawsze to było właśnie mi pada, no to jest dla wszystkich coś, co robimy na drugim planie, że tak to bym. Mam takie wrażenie, że. Jasne, oczywiście, tylko że wie... jako moje dziecko, że tak powiem, ja to traktowałem wiesz trochę bardziej, ale chodzi o to, że okej, okay, no to jest jakaś druga rzecz, ale skoro się w to angażujesz, to miałem wrażenie, że wiesz. Piszesz, ludzie ci odpowiadają, chcesz coś zrobić razem, ludzie. Robią to, w sensie, ja nie oczekiwałem od nikogo, że teraz będzie wszystko montował i tak dalej, tylko na przykład głupia dogrywka, jak dla mnie odpisanie, umówienie się na termin. Dziwne jest, żeby czekać na jakieś nagranie miesiąc czasu, gdzie masz dosłownie minutę. Ja wiem, że dla niektórych ciężej pisze się scenariusz, ciężej się nagrywa, są różni ludzie, ale na przykład miesiąc na dosłownie minutę nagrania, dla mnie to jest. Aż za dziwne i tego jeszcze nadal nie rozumiem, pomimo tego, że trochę się nauczyłem, nie? Nie wiem, ja tyle chyba na nikogo nie czekałem. Mam wrażenie, że zawsze było to do tygodnia mniej więcej, co też jest trochę... No, to jest sensowny termin jakby, no ale że miesiąc byś czekał na minutę nagrania, to chyba... Nie, raczej nie rzucajmy teraz nikami, nie? No, ale wydaje mi się, że jakby... Hmm. No dziwne, nie? W sensie... Chyba musiałbyś po prostu robić cały czas taką rotację, cały czas taki przesiew żeby wyhaczyć osoby, które jakby są w stanie poświęcić trochę swojego czasu, trochę swojego zaangażowania. No wiadomo, nikt nie będzie poświęcał tego jakoś szczególnie dużo, ale żeby wiesz, żeby przynajmniej raz na tydzień jakoś się tam zaangażować albo samemu nagrywając, albo dogrywając się. No i musiałbyś taki, robić taki, wiesz, taki przesiew cały, cały czas, że osoby, które są tutaj tylko po to, żeby dla subskrypcji to odrzucać, osoby, które są chciały zostać. czemu? W sensie to jest jak najbardziej zrozumiały powód. W sensie takim, że jeżeli za tym idzie jakość, finiki na czas, czy na czas, no teraz to już w ogóle nie mamy żadnych terminów, ale jeżeli to jest powiedzmy, oczekuję produktu, nieważne, nazwijmy filmik produktu, produktem. Nie? Jeżeli mhm. jest dobry, to mnie nie interesuje, dlaczego on został zrobiony, nie? Jeżeli to jest dlatego, że ja chcę otworzyć swój kanał i zrobię 10 filmików na Animedia i powiem do widzenia, no trudno, jesteś takim człowiekiem, no to przykro bardzo, ale to nie widzę w tym aż tak dużo złego. Jest to uzasadniony powód, że hej idę sobie na większy kanał, nagrywam sobie tam, mam z tego jakieś profity, nieważne jakie. Okej, okay, jeżeli to jest dobre, spoko. No właśnie moje wrażenie jest takie, że jakby ktoś szedł tam centralnie po subskrypcie, to by to nie było po prostu dobre i by taka osoba się szybko wypaliła i szybko by stwierdziła, że, że, że nie, że to jest, że się wycofuje albo żeby przestawała po prostu odpisywać i takie inne rzeczy. No nie wiem, tak mi się po prostu wydaje, że to jest taki mój pogląd, który nie mogę po prostu sprawdzić jakby w praktyce. Musiałbym robić animedię bułkową. No ja miałeś jeszcze jakieś, jakieś drugie przemyślenie do, do tego, czy już zapomniałeś? A, pieniądze. O co, Dziu, z tym pisałeś w ogóle o tym, bo o, o tym sklepie, z tymi jakimiś czapkami z medium i tak dalej? To co z nim? Właśnie pisałeś, no, bo tak wypatrzymy tak, tak w sumie tak dziwnie to trochę wyglądało. Popatrzę im się pewnego dnia mam wrażenie, a tu... To chyba nawet na jakimś tym, na jakimś ani że krytykujemy anime, te komentarze mediowe, które wyskoczyły, że w sensie, że ten, w sensie to tak dziwnie trochę wyglądało, że zrobiłeś sobie sklep anime, ja, ja no ja nie, to nie tylko anime, ja robiłem pod swój kanał, ja na anime w ogóle tego nie reklamowałem. No ja to po taki... prostu zrobiłem sobie, ja zrobiłem sobie, dla mnie to nie było dziwne, w sensie ja, y, z, powiem Ci jak to z mojej perspektywy wyglądało, to było jakoś tam po jakimś czasie, jak ten rzuciłem filmik, gdzie mówiłem, hej, trochę lita z tym, z tymi, ostatnio z, z tym YouTubem i w ogóle, i, i co zrobić, mówię, nie chciałbym robić ty sklepu z rzeczami, ale chyba będę musiał, nie, i, i zrobiłem rzeczywiście, nie powiem, że mi się udał, ale, ale po prostu rzuciłem rzeczy i... W trakcie robienia jakieś tam miałem logo, swój awatar. Yy, yy, o jezu, wypadło mi z głowy, kto mi zrobił, przepraszam. Alive, Alive mi zrobił jakieś tam kilka innych wzorów. Ja sobie to wrzuciłem i mówię, kurde, ale logo Animedii jest proste, ale zajebiście mi się podoba. W sensie na mm -hmm. yy, koszulki nie kupiłem, ale kupiłem sobie kubek, kupiłem sobie czapkę, bo mi się po prostu to podoba. I rzuciłem to na takiej zasadzie. Ale nie reklamowałem tego na anime, i Boże, tylko po prostu zrobiłem to na swoim kanale. A, a, a to wszystko leciało jakby jako hajs wspólny, tak jak wspieranie, nie? Także to nie było żadnego przekrętu czy coś. Yy, po prostu podobało mi się logo i zwróciłem w sensie... je. Powiem Ci szczerze, dziwnie się poczułem, jak o tym nam nie powiedziałeś, nie? Bo to jest jakby byliśmy wszyscy pod tą. Pod tą, pod tą ikoną, ani medi i to tak trochę dziwnie. Dziwnie to wyglądało. Nie, w sensie, jak nie, ja myślę, wydaje, że właśnie tak jak mówisz, jak ty było, że po prostu nawet o tym nie pomyślałeś, że po prostu dodałeś to tam, bo w końcu to też jeszcze twoje dziecko, tak jak mówisz, ta animedia. No ale dziwnie to wyglądało z mojej perspektywy. Pamiętam, że jak sobie to zobaczyłem, to pomyślałem sobie Hmm, dziwne. Jakby. No dziwne, po prostu dziwnie to wyglądało z mojej perspektywy. I tyle w sumie mam do powiedzenia. Nie twierdzę, nie. Nie twierdzę że nie, bo nie wiem po prostu. Nie? No, wiesz, jakby nikt mi o tym nie powiedział, też prostu jesteś pierwszy, więc. Ale jestem. Bo nie boję starałem się w żaden sposób was nie, 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 nie starałem się w żaden sposób was oskamować czy coś wykorzystać, bo mówię, specjalnie ja tego na no, Oni do dzisiaj. No, dobra, powiedziałeś to jako pierwszy. Jesteś winowajcą, że jest sklep, gdzie można kupić koszulki z Animedią czy czapką. Ja zrobiłem to znowu, tak że uznałem, że fajnie to wygląda. Wrzucę to. I tak dalej. Ale reklamowałem to na swoim kanale, bo miałem zamiar rozbudować ten sklep o kolejne osobę, a później to się jakby wszystko posypało, nie. Mhm. E, a to tyle. No. No to być może się źle poczuliście, to sorry, ale też nie miałem jakby feedbacku z tego żadnego. E, bo z drugiej strony też. Możecie zrozumieć mnie, że jeżeli ja coś pytałem, a potem nikt mi nie, odpisy, nie odpisywał, to mm -hmm. w pewnym momencie po prostu przestałem. Przestałeś? Pytać o no, rozumiem. Tam były tak. tak, pamiętam, że pod koniec był jakiś problem, że nawet w sumie nawet nie pod koniec, a w środku był jakiś problem, że za... ogólnie nie, jak w środku się nam pojawił jakiś problem, że się nikt nie odzywał, czy coś w tym stylu, że. Cisza było. My to z tym walczyliśmy długi czas tam. Ja, ja pamiętam chyba po, po dwóch tygodniach pierwszych Animedji zrobiłem taką jakby ankietę, żeby wszyscy ją wypełnili, żebyśmy wiedzieli, czy dobry kierunek i tak dalej. No i nawet wszyscy jej nie wypełnili. Więc tam nikt się nie odezwał za bardzo. Jak już w tym podsumowaniu, czy mamy coś poprawić, czy mamy nic nie poprawić, tak? Trochę poprawiliśmy, ale tak po prostu wyszło i tyle. Ja się chyba już kiedyś tłumaczyłem, że ja w sumie wtedy dopiero dołączałem, nie? I w sensie to, już widziałem, przeczytałem sobie tę ankietę, ale tak, tak, tak. z racji, że to był pierwszy dzień, to jakby nie wypełniałem jej po prostu, nie wypełniałem jej, bo tam były jakieś pytania, czy podoba Ci się, jak działa obecnie kanał, a ja mam takie, no, pierwszy dzień jest to, jakby nie wiem, czy co by mi się podobać, że tak tujmy, więc tak, po prostu tak, taką tak. nie wypełniłem. No, Tak samo jak. Z... Jak z rekrutacją, nie, nie uwzględniałem, żebyście wy nie głosowali, bo mm -hmm. trochę tak dziwnie, jak jesteście pierwszy dzień, a dajecie rekrutować, czy, czy ktoś ma jeszcze, jeszcze dołączyć. No, no, rozumiem, nie? Nie, 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 nie? nie rzucam tutaj winy na, na ciebie, po prostu ta komunikacja była słaba, ale uważam, że... Ona... Przynajmniej na początku nie wynikała, tylko z mojej winy, jakby, nie? W sensie nie. można powiedzieć, że później tak. ty, tak bardziej, jeżeli ty dołączyłeś, czy jeszcze późniejsze osoby, to mogło to tak wyglądać. Ale ja po prostu już w tym aspekcie się trochę wypaliłem, że ja nie lubię się przypominać tysiąc razy, nie? Na przykład. No nie, to teraz. Ja chcę, chcę coś powiedzieć, ale jak nawet nie powiem o kim mowa, to i tak będzie wiadomo, więc. Muszę to jakoś inaczej ugryźć. Do pewnej rzeczy y, chciałem y, nagranie i czekałem na tą osobę, i e, przypominałem się raz. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Przestałem pytać i myślałem, że ona już nigdy nie powstanie, bo y, mówię, nie, ja nie będę. Nie będę po prostu pytał tak na siłę. Mam wrażenie, że ta osoba po prostu nie chce. Skoro. Nie pasuje ten termin, nie pasuje ten termin, albo w ogóle nic nie odpisze, albo coś tam, to uznałem. Dobra, do widzenia. A na szczęście mhm. się przypomniała i się rzeczy działo, działy. Więc tak, mam, tak, że... tak to wygląda, nie wiesz? Wrażenie mam słuchaj, że to też nie była jakaś nikogo wina, tylko nie potrafię tego zweryfikować, dlaczego tak się stało, ale że tak ta ma trochę interakcja. Naturalnie wymierała, jakby to też nikt nie wprowadzał jakieś złośliwej atmosfery. Tylko tak dziwnie po prostu siadało siadało to wszystko. Nie, nie rozumiem, czemu tak było. I nie rozumiem, czemu kiedy próbowaliśmy, to jakby, żeby tak nie było, żeby to nie siadało, bo próbowaliśmy, wydaje mi się, tak parę, wielokrotnie. To no mimo wszystko może po jakimś czasie to wracało. Do. Nie było, nie No, I tyle może. Po prostu. Nie, nie wiem. Nie wiem. To po prostu naturalnie to siadło, jakby znikło żadnej jakby winy, tylko... Po... Nie nie, nie wiem dlaczego to siadło tak naprawdę, powiem szczerze. Wydawało się, że wszystko jest okej, okay, ale te cholerne dzieciaki jakoś coś zrobiły źle i... Dobra, mam już jeszcze tego kilka pytań. Na szczęście. Czy uważasz się za dobrego człowieka? Znowu pytanie filozoficzne. Eliasz, a kim a jest dobry, dobry człowiek? Wiedział, wiedział. No, um, hmm. no ja mm. wiedziałem, Z twojej definicji doprowadź jakikolwiek to uznasz. Wiesz co, ja, ja, że tak to jeżeli ktoś mi w buty w, do życia. Jeżeli ktoś mi w butami do życia nie chodzi, jeżeli ktoś mi do łóżka nie chodzi, to ja nikomu do łóżka nie chodzę i z butami nikomu do życia się staram nie chodzić. I uważam, że to jest jakby. Definicja może nie dobrego człowieka, a przyzwoitego i za takiego się uważam, bo takich rzeczy nie robię. I to chyba jest moja odpowiedź na to pytanie, to filozoficzne. Okej, okay. no to lecimy z kolejnym. Mówię, że może być problem z tym, że w ani, ani świadku, czy coś, będzie jakaś wielka popularność, ale może się tak zdarzyć. Nie mówmy nigdy, bo hej, ja też zaczynałem, to było bardzo kiepsko, a teraz mają ludzie dużo łatwiej, więc kto wie, mm. za parę lat może anime youtuberzy będą jeszcze więksi. Tym bardziej, jeżeli być może zrobisz ten kanał, o którym mówię, jeszcze tam filmiki typu obszerne, godzinne, będą interesujące, wiesz, takie wartościowe i tak dalej, to ty bardziej możesz przypadkiem, czy, czy, czy celowo stać się popularny I jeżeli byś się taki stał, to czy... Nie bałbyś się tej popularności, że tak każdy będzie ci zawracał dupę na ulicy? Tym bardziej, że sam mówisz, że jesteś introwertykiem? E, powiedziałbym, że wchodziłoby to w scenę w tego, wiesz, w scenę tego, że mam jakąś stabilną robotę z tego, co mniej więcej lubię. I mi się wydaje, że nie miałbym problemu to zaakceptować, ten stan rzeczy, że jest wiele na mnie oczy skierowanych i muszę się pilnować że jakbym stwierdził, a, że, że korzyści, meri, merit jest, e, korzyści z tego są o wiele większe niż e, minusy. Ale wiesz to też mówiąc o tego, czy Animedia nie będzie jakoś popularna, to mi się wydaje, że idąc, e, że, że Animedia... Nie mówię animedia, o animedii, <laughs> mówię o ani. Po, po tym, koncepty mi się pomieszały, że, że anime raczej nie będzie jakoś popularne, bo na takiej samej zasadzie myślały księgarnie. Że będzie więcej, że to się wszystko rozwinie, że będzie więcej ludzi, którzy czytają mangi i im bardziej manga będzie popularyzowana, i okazało się, że nie. I w sensie to chyba oglądałem akurat, to było, nie wiem, czy to było Jata, czy to któryś ten gdzieś był wywiad, dokument na temat jakiegoś księgarni mangowej i okazało się, że po prostu że mimo nie było, że mimo takich oczekiwań, że ten fanbase będzie się zwiększał. To on się tam trochę zwiększył, ale wręcz nieznacznie i że, że po prostu, że te przewidywania były błędne. I mi się wydaje, że na takiej samej zasadzie będzie na YouTubie, że ten 100 tysięcy to jest górny limit, że przejście nad tym raczej nie będzie możliwe, jeżeli chcesz zrobić sam anime content i, i właściwie wszystko. Mhm. Znaczy no, nie wiem, nie znam badań, nie znam rokowań szczerze mówiąc, ale jak mi się wydaje, na chłopski rozum, bo jak powiesz na chłopski mm -hmm. rozum, to wszystko co powiesz później jest, jest już git, wiesz, na pewno jest. Także y, zdaje mi się, że mo może być tak, że to się wszystko rozwinie, bo tych kanałów jest coraz więcej, co jest y, może trudne dla odbiorcy, bo, bo jest tego zbyt dużo albo, albo coś, ale to pomaga na pewno. Y, wyświetleń jest coraz więcej z, z, z tych z anime, contentu czy po prostu cokolwiek. No i nawet już też to się na tyle zmienia, że te zwykli youtuberzy, w sensie nie zajmujący się YouTubem mm -hmm. potrafią coś o tym powiedzieć, gdzie kilka lat temu to było raczej cringe. Oglądasz chińskie bajki? No trochę nadal jest w niektórych głowach, ale yy, wiesz, mm -hmm. to już nie jest takie, że, że to jest o, fuj, tylko hej, oglądałem fajną chińską bajkę, nazywa się... Yy, pff, Attack on Titan, obejrzyjcie sobie. I wtedy nagle wszystkim skaczą wyświetlenia z filmiku. Attack on Titan. Wiesz co, właśnie na takiej samej zasadzie myślał te księgarnie i nie wyszło, więc nie wiem. Ja się zdam, zdaję się w tym momencie na już jakby wyniki księgarni, ale też może być tak, że ty masz rację, że. Księgarnie, bo też była taka opcja, jakby rozważana, że dlatego to nie wyszło, bo większość, bo większość ludzi nie kupuje mangi, tylko po prostu ich dostęp stał się łatwiejszy poprzez piraty. I też jest taka opcja, że mimo że, fanby, że nie, fanbase się zwiększył, ale że również piractwo i się zwiększyło. Ale też może i w takim wypadku ty miał rację. W takim wypadku, im bardziej by się fanbase zwiększał anime, to w tym momencie. Zwiększałaby się też, wiesz, nasza popularność na naszych filmikach animowych, bo nie ma piratów z moich filmów, jakby wydaje mi się, że sprawdzałem ostatnio Pirate, Pirate Baya, wpisywałem sobie buk, a nic nie wyskakiwało, tak więc no, może też być taka opcja. No ja nie mówię, że to się zdarzy szybko albo że w ogóle, ale może tak być, myślę, że to już jest zupełnie inny poziom niż było kilka lat temu, a jeżeli tak będą kontynuowane te kanały, to myślę, że to może być, w sensie no subskrypcji nie grają tutaj roli, nie, bo możesz mieć milion subskrypcji, a 20 tysięcy wyświetleń na każdym filmiku i tak, tak się po prostu dzieje, mm -hmm. ale, ale ten, ale może tak być, że, że, w końcu ktoś tam będzie tak bardzo popularny, czy coś, no myślę, że no tak jak zawsze mówiłem, Wodym jest taką osobą, gdzie on jest osobą dla raczej znaczy subskrybujący głównie ma osoby, które lubią Wodyma, a nie lubią jego content, w sensie pewnie też lubią content, ale Głównie są tam dla Wodyma i on ma pod tym względem chyba najłatwiej, że mm, może stać się taką ikoną, gwiazdą czy coś, nie? Mhm. Po prostu. Co, mimo tego, że ja bym nie nazwał go anime youtuberem, tylko Wodymem o anime, to on ma tutaj największe, jakby, takie szanse na, na ukazanie tego świata anime tubowego, nie? Nie wiem, ja go nigdy nie rozpracowałem, jako, jak on robił, ja, co, 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 wiesz, co dało mu popularność. Raczej to nie jest kontent skierowany we mnie po prostu to, co robił wodym. Mm -hmm. Nie wiem. Ja po prostu nie, śledzę nie rozmyślałem Nie Nie powiem. Kiedyś bardzo szybko zdobył popularność. Ja pamiętam, że śmieszkował sobie ze mnie, bo ja robiłem ciekawostki. On je przerobił, a potem napisał do mnie o krosa, robiliśmy krosy, to trochę mu pomogło, a potem już sam poleciał bardzo ostro. Więc. Do góry. Uh -huh. Nie wiem. Nie wiem. Dobra. Nigdy, nigdy nie rozgryzłem, na czym polegał jego fenomen. Jak czasami potrafię powiedzieć, skąd się pojawia popularność jakiegoś tego trendu, czy coś jest dobre, to w tym wypadku na przykład przy Animko i przy Wodymie nie potrafię powiedzieć, skąd to się bierze. Nie powiem ci o Animko, bo no nie oglądałem zbytnio tych materiałów, tylko widzę, że się coś dzieje, ale z Wodym raczej to jest tak, że on jest. Mm najbardziej kojarzony z, z po prostu takim zawodem youtubera bym powiedział on jest Cał. energiczny jakiś tak szybko mówi coś tam wiesz to jest wszystko dynamiczne i tak dalej ciągle coś się dzieje ja byłem na jego live i nie, nie mogłem wytrzymać na przykład w sensie jak kiedyś Chyba raz z nim gadałem tak prywatnie, był na moim live i też nie mogłem z nim rozmawiać po prostu, było, bo dla mnie to było dziwne. To było, on cały czas gadał szybko, ten, ten. Ludziom to się podoba, nie? Ja, ja nie jestem targetem już, ale, ale ten, ale. No, tak działa to chyba, że po prostu on jako młody człowiek, młodzież do niego lgnie, bo jest taki, a nie inny ma taką charyzmę, nie? Ja, który ja nigdy nie mam, nie miałem i nie będę miał. Hmm, to chyba czyli... powód taki. Rozwiązaniem, czyli musimy sobie po prostu podkręcić ten szybkość, szybkość, audio na 110%, i wtedy tysiące wyświetlenie, Jakby jazda do przodu. No, taka myślę, że nie, bo no, bardziej chodzi o taką całą okształt, takie nie charyzmy i w ogóle nie. To wszystko jest no. kolorowe, ładne i tak dalej. Montaż miał bardzo dobry, nie wiem jak teraz. No i tak to wygląda chyba. Chyba, chyba tak to wygląda, że właśnie z tego powodu jest Osobą, dla której oni oglądają, a nie dla kontentu. Chyba podobnie jest też z Werfim, to ale tego też nie za bardzo weryfikowałem. Oglądałem tam jakieś jego kilka filmików i on też szybko mówi, chyba to on. Jak dynamiczne, straszne są te filmiki, bardzo coś się dzieje, ładne i tak dalej. I to jest, to jest chyba taki punkt. No i on ma dużo, dużo takich no właśnie interakcji z widzami, ale takiej, której ja nigdy nie będę miał, bo ja nie. Nie jestem typem człowieka, kto będę głaskał widzów, tylko wolę mieć pięciu na live i sobie z nimi rozmawiać, niż miałbym cały czas głaskać kogoś. Jak mnie wkurza, to daję bana i do widzenia. Ma to sens, że tak to Przedostatnie pytanie od jakiegoś tam widza: Czy próbowałeś sił w dubbingu do anime? Mieliśmy taką na Animedii. Taką tak, zabawkę. to pamiętam, wypadłem bardzo źle, ja Tak, ale poza tym, czy nie wiem, ktoś ci proponował, ale jakiś pomysł, że zrobisz to. Tak, pozna samą Animedią. Hmm. bo na Animedii to właśnie chyba były takie opcje, nie? że jeszcze chwilę przy nim zostanę, że. Że raz było ten, ten filmik, którymśmy robili takie trochę cringe'owe, takie pośmiać się z tego z dabingu, podabingować te takie najlepsze sceny. Co wydaje mi się, było bardzo fajnym kontentem i mi się wydaje, że w tak. większości to się spoko oglądało. Też ale... mi się zdaje, chociaż bardzo sobą wypadłem, ale... Ale, ale, ale jakby druga część mile widziana, bo, bo fajnie tam wy, wyszło to wszystko. Podobały mi się chyba wszystkie kwestie oprócz moich. Tam na pewno ten robił, Karczma robił super robotę. On tam w ogóle do jednego podkładał jakiegoś kota czy coś, nie pamiętam, już chyba fairy Taila, to, to w ogóle ja nie powiedziałbym, że to on, także ładnie tam leci. No. Ale wiesz co, no, kaczmy to, ale chyba jedyny problem z tym filmem był taki, że ludzie się potem pruli, że spoilery, no ale jakby i ikoniczne, no, mogliśmy je jakoś oznaczyć. Przyznaję, że mogłem o tym pomyśleć i jakby y i mogłem przynajmniej pokazać y anime gdzieś tam, które jest akurat w tym momencie spoilerowane, no ale już trudno, jakby mleko się rozlało. Y I co, i czy Dabbing sam kiedyś próbowałem? Kiedyś sobie tak popatrzyłem się na to, y na ten, jak się nazywa, ten Nano Karin. Patrzę sobie, może bym dołączył, wchodzę w jakiś ich filmik pierwszy i może bym jednak nie dołączył i, i stwierdziłem, że nie, że może bym okay. kiedyś coś, może bym coś kiedyś robił w tym dumping, ale jakoś mam znajomego z realnego życia, który coś tam robi z, tym nano, z, z tymi ludźmi, a więc jakby lubię ludzi z tego, z tego tematu, ale... Ale, ale, ale nie wiem, jakoś mi się to nie podoba. Co. Nie lubię chyba takiego rodzaju kontentu dubbingowego. Może. Hmm, musiałbym to jakoś. Musiałbym to jakoś. Właśnie podobało mi się na przykład to, że robiliśmy sobie te filmiki, że tam pośmieszkujemy dubbingiem, ale żebym na przykład robił jakieś scenki, scenki właśnie mogłbym robić jakieś, ale że cały nie wiem, na przykład, zdabingować odcinek czy coś w tym stylu, zdabingować jakąś książkę. Mangę? Raczej to nie jest moja... Raczej to nie jest... Albo jakiś filmik jakiś tam, oni tam a Atak Tytanów w 5 minut, czy coś w tym stylu, no to... To mi się zawsze nie podobało, bo to jest zawsze w gorszej jakości niż oryginał. W sensie... Mam takie przynajmniej wrażenie, taka jest moja opinia, że jakby mam do wyboru oglądać Atak Tytanów w 5 minut Gigaka, czyli to jest ten oryginalny angielski ten, to on jest zawsze lepszy niż ten Atak Tytanów 5 minut, który zrobił jakieś tam Nanokarin, czy inna grupka dubbingowa, więc raczej dubbing nie wiem, może kiedyś, ale też nie jestem jakoś utalentowany. Rozumiem, rozumiem. Jak dla mnie to tak, jedyny słuszny dubbing do anime to japoński, a no. tak jakbym polski widział, czy coś, to raczej tak pośmieszkować, czyli robisz sobie, bierzesz jakieś anime i tak jak były przyróbki z Iwoną, tylko że bez Iwony z dubbingiem jakimś, to by było okej. Okay. Ale tak to myślę, że sam bym nie oglądał, więc nie że nie umiem manipulować głosem jakoś fajnie, to, to nie widzę tego jako jakikolwiek sukces. Musimy, musisz po prostu wejść w rolę, że tak to Akurat powiem szczerze, że pamiętam jak robiłem tego desnouta, to mi się akurat na no, tej anime to fajnie się robiło, ten śmiech. Jakby nie jestem oczywiście tym japońskim aktorem, ale pamiętam, że po prostu miałem, bo to on jest geniuszem wręcz tym, ale pamiętam, że miałem duży, po prostu dużo, dużo zabawy przy tym, jak próbowałem to naśladować. Jakby podoba mi się to, ale no, czy gdzieś to by dalej poszło? Wydaje mi się, że to jest w ogóle inna historia, niż jakiś tam filmik, na którym możemy się pośmiać z własnych tych. A jeżeli sprinżowy. chodzi o ten śmiech, bo teraz mi przypomniałeś, to ja pamiętam, że ja miałem w ogóle wrażenie, że ty puściłeś surówkę z anime i dopiero zacząłeś gadać, a to Twój śmiech był i to byłem pod wrażeniem. O, no że... właśnie, pamiętam, że, że akurat jak się tak raz zaśmiałem, ty to sobie tak pomyślałem, bo ja pamiętam, że wam napisałem: Nagrajcie to raz. A żeby potem, żeby to źle wyglądało specjalnie, żebyśmy się wszyscy pośmiali z tego, jak to źle wygląda i żeby to taki był styl odcinka. Ale jak se puściłem raz ten swój śmiech, to myślę sobie, ty, można to zrobić lepiej. I koniec końców chyba nagrałem, złamałem własną zasadę i nagrałem to 20 razy może. Ja już wybrałem najlepszą, po którą mi się podoba, jakby ten śmiech, że najbardziej podobny i jakoś to poszło. Nie jest to oczywiście jak ta surówka, bo jak sobie posłuchasz, nie pamiętam jak się ten aktor głosowy nazywał, ale on jest naprawdę no lepszy ode mnie po prostu, nie, nie oszukujmy się, ale wydaje mi się, że zrobiłem przy tym spoko robotę i że fajnie, fajnie mi się to po prostu robiło, że jakby miałem zajawkę przez tę przez chwilę. Tak, tak, to było, to było naprawdę dobre i mówisz, że zróbcie to tak... W sumie na odwal, czy na szybko, czy coś, to chyba ja się tylko dostosowałem i zrobiłem <noise> taką ostrą, jeszcze tak. chyba miałem, jeszcze, jeszcze chyba miałem ten, wtedy nagrywałem dużo czy coś i głos taki zrycy miałem, a tam, no, trudno, trudno. Kurde, musimy to powtarzać na, na poważnie kiedyś, musimy to powtórzyć, Śpiesznie to akurat wychodziło, podobał mi się, a coś takiego robić częściej. Możemy spróbować gdzieś tam zebrać znowu kilka osób. Dobra, i ostatnie pytanie na koniec, mało, mało kontrowersyjne. Czyli, kogo, jeżeli kogokolwiek z polskich anime sceny nie lubisz, czy tam udajemy, że wszyscy się uwielbiamy? Hmm. hmm. Znaczy, no, mówisz, że robisz cały filmik, ale czy to jest rzeczywiście jest jakaś osoba w tej liście, albo poza tą listą, której rzeczywiście nie lubisz? Raczej oczywiście do wszystkich szacunku nie mam w sensie z kontentem, który tworzą. Ale jakoś, żeby ich nie lubić, żeby uważać, że są słabi, żeby mówić, że są słabymi ludźmi? Na pewno nie. Może oprócz Wodyma, bo pamiętam, że jak jeszcze byłem w tym komentarii, to nagrałem taki jeden filmik, a potem się patrzę, że tytuł jest taki sam, że treść jest taka sama. I ja nie sądzę, żeby Wodym zak zakaszał z kanału, który miał 400 subskrypcji jakiś pomysł. Ale mam wrażenie, że jakby no w sensie to było aż zbyt podobne, albo my myśleliśmy tak samo, albo po prostu było to zbyt podobne. I nie wiem, czy to, to chyba było te anime versus. Hmm, o tym kościele, nie wiem, jak to się nazywało. Coś było, coś było z tym kościołem, ale nie pamiętam. To, to był taki tekst kultury wymyślony przez tą samą. Nie wiem, czy oglądałeś nie Krytyka o Krytyka? Kiedyś oglądałem, bardzo dawno. To był taki odcinek o bajkach, właśnie, że i gadała taka babka, taka, która mówiła: O, bajki dla dzieci złe, bo kolory, czy coś w tym stylu. Kojarzysz coś takiego? Ja, że nie wiem. Mówię z mówię, dawno, mówiąc dawno mm -hmm. to mam myśli dawno, dawno, kilka to lat. dawno, no, kilka, no, Ale ogólnie że ona napisała taki artykuł, i tam były właśnie pierdoły, że o, jakieś tam wódu, o, jakieś tam dzieci. I ja zrobiłem ten film, nazywałem go chyba Anime vs. Religia. I tak patrzę sobie, tak miesiąc, trzy tylko dwa tygodnie później, że jest identyczny film u Wodyma na kanale. W sensie, po prostu ktoś mi go podesłał, że jest taki sam temat, taki sam ten, taki sam, taka sama treść, podobne żarty. Nie wiem, się, jakby machnąłem na to ręko, bo jakby kręcić dramę, jak ma się 400 subskrypcji, versus y, tam chyba nie wiem, ile ma wodnym wtedy. Tysiąc, 10 tysięcy, 100 tysięcy, no to jakby mogę sobie to po prostu, y, mogę się najwyżej co potrapać po dupie, że tak I Jakby lepiej to zostawić, no ale to takie dziwne było, w sensie, y, nie wiem. Też mogłoby być po prostu tak, że zobaczyliśmy, y, po, zobaczyliśmy ten tekst i doszliśmy do takich samych wniosków, jeżeli chodzi o żarty i tak dalej, no ale. Nie wiem, i tytuł, i. no, Nie wiem. Brzmi dla mnie trochę mało prawdopodobnie, szczerze mówiąc, jeżeli dla patrzymy mnie na światek Anime, gdzie jest. Mówimy, że jest dużo youtuberów i tak dalej, ale to nadal nie jest aż tyle, żeby robić dosłownie taki sam filmik jeden do jednego. Brzmienia prawdopodobnie, a co do Ramy, to powiem ci tak, o ile byś nie miał racji, to byś przegrał? No dokładnie, dlatego. Dlatego nie podnosiłem topera w ogóle. Żadnym. Znaczy, nie, nie, nie śledzę aż tak bardzo kanału, ale mówię, że no, wodem jest osobą, którą, za którą idą ludzie, a nie za jego kontentem, więc mm -hmm. on z automatu wygrywa to. W sensie nieważne, co byś miał na niego, z takim, nie wiem nie, jak to nazwać nawet, z, z potencjałem wyświetleniowym przegrywasz po prostu, nie? Bo ktoś tam powie, a to tam tylko filmik i co z tego, co inspirował mm -hmm. się czy coś. Znaczy, nie mówię, że tak było, chociaż. Dziwne by to dla mnie było, że y, zrobiłeś, zrobiłeś ten y, identyczny filmik o anime w Polsce dwa tygodnie po tym jak ktoś rzucił. Y, być może, być może nie chcę go tłumaczyć, bo też mam trochę z, do niego ale. Y, ale, ale chodzi mi o to, że y, wiesz, mogłoby być tak, że on obejrzał ten filmik, zapomniał o nim, a potem całkiem przypadkiem go zrobił, to jestem w stanie zrozumieć, ale po dwóch tygodniach trochę brzmi to dziwnie. No, po prostu, jakby, ja, wiesz, nie mam dowodów, eee, tak jak mówię, jest tu jakieś domniewanie niewinności, nawet jakbym się jakoś wybił na tej dramie, to by był kojarzony, że wybiłem się na dramie, co jest, jeszcze, z jeszcze pewnie by większość osób uważała, że na dramie, której nie miałem racji, więc w ogóle to byłem na starcie przegrany, więc stwierdziłem, nie. Dziękuję. I jeszcze byłem wtedy w więc ja bym w ogóle sam siebie skajtował na starcie. Tak więc. Nie, nie, nie. w sercu rzuciłem ten temat i nie wiem. I tak mi po prostu się pamiętam. To kojarzy mi się z Wodymą, że coś takiego było. Taka sytuacja miała miejsce i stwierdziłem, że, że. No i to jest może jedyna osoba, do której mam jakiś tam problem, że jakieś jej nie lubię. No i właściwie tyle. No i to jest cała moja lista anime youtuberów, których ironicznie, ironicznie, nieironicznie nie lubię. Okej, okay, okej, okay. no dobra, bo ja tak mam to pytanie do wszystkich, także ten przelewik, co gadaliśmy, nie, to ja mm -hmm, ci podam mm -hmm. numer konta, żebyś dobra, miał. Dobra, dobra, to ten już... content, ten komentarz, żebyś mógł wrócić. A na koniec mam dla <laughs> ciebie zabawę. Taką rankingową na koniec. Nie pamiętam ja jak ci szło w tych zabawach, ale mógł był pierwszy, jak na razie jest top jeden. Ja nie wiem, jak on to robi, ale zawsze. Prawie jest na, na top 1. Sprawa jest prosta. Ja już sobie odpalam telefonik. Masz, będziesz miał minutę na to, żeby wynieść jak najwięcej tytułów anime. I oczywiście ja nie liczę, bo ani nie pamiętam, ile miał y, mugi, bo jeszcze tego nie y, montowałem Dobra, I nie zdążę, się, nie dam rady się skupić na dwóch. Także odliczam, a Ty y, wyliczasz. Mhm. Raz, dwa, trzy. Atak Tytanów, e, Erased, Rezero, Grand Blue, e, Gears und Panzer, e, g, ma, nie pamiętam jak to się nazywało, Eromanga Sensei, o oh, panie Boże, e, Atak Tytanów już był, Naruto, Bleach, e, Grand Blue, kurwa nie wiem czy było, e, to oprócz Grand Blue jeszcze było Nagatoro, Zakichan. E, Polis Enepot. O, idźmy po ostatni. Ki, Kimetsuno Jajba. E, oj, panie, to będzie. To będę na ostatnim miejscu. Kij już tym. Uczuń e. uczuł i u pana Boga na podwórku. Dziękuję. Dobra, akurat minuta. Pięknie. No dobra, mamy to. Wyszło to tylko 3 godziny 40 pocięcia. ktoś Może do tego momentu. 3, do, jak ktoś do tego momentu dotrwał, to chcę, żeby napisał 3 godziny na czacie. I jakby ja chciałem powiedzieć tej osobie, po co? Jakby zapytać się, po co żeś to zrobił? Jakby, jaki, jaki jest twój cel? Co będziesz z tego miał? Mogłeś prawdopodobnie w takim czasie można było być jednym anime. Jakieś. Hmm. Dokładnie. No cóż. Super, super. Nie no mi się bardzo dobrze rozmawiało, dlatego, do tyle też. rozmawialiśmy. Gdybyśmy się nudzili, to prawdopodobnie będzie tak jak w przyszłości. Uwaga, Eliasz, to prorok był, nie? I na przykład ja ci mówię, że podcast z Wodkiem będzie najkrótszy. A jeszcze go nie nagrywałem i będę nagrywał jako ostatni bodajże, a ja już Ci mówię, że tak będzie. I to będzie za trzy tygodnie, czy ile będę nagrywał, a ja już Ci mówię, że to będzie najkrótszy. To, to, no, to teraz możecie mierzyć, kogo Eliasz lubi najbardziej. Im krótszy podcast, tym go mniej lubię, im dłuższy, tym go bardziej lubię. Dziękuję, do widzenia, jakby możecie potem wpisywać zależy, w Wikipedię Eliasza. Zależy od tego! Halo! Halo, to wszystko zależy od gościa, jak on długo odpowiada na pytania, rozumiesz. Ja, no, czyli ja byłem po prostu ja. wolny i, i długo gadałem no, na to wychodzi. Ja. Nie miałeś tej dynamiczności, ten podcast również nie będzie miał dynamicznego obrazu za bardzo, więc nie będzie klikalny, prawda? Doszliśmy już do tego, że musisz być szybko, mocno, tak, jak najwięcej fajerwerków. Wtedy byś miał, wiesz. 2000 tysiące to nie jeden. Musisz, musisz zrobić dobrego i Musisz zrobić miniaturkę, która nie jest jakby naszym, tu, naszym discordowym tłem, bo zakładam, że to będzie jakby na samym filmie. Otóż. Nie. Eee. Nie? O kurde. To to ja tu się postaram z montażem. Będzie. O! Grafika. miniatur Nie, tak naprawdę nie będzie za dużo montażu, ale y, jakieś tam efekty do. Mam już na to plan. Y, a tytuł też bardzo clickbaitowy prawdopodobnie wywiady z. Małpa, bułka, anime, anime bułka. Jeżeli nie da, lepiej, się oznaczysz, to się oznacza. A nie lepiej obrażamy Wodyma czy coś w tym stylu? Nienawiść do wodyma. To się yy, będzie klikać. Zaufajmy. To się będzie klikać. Zobaczymy, jak to będzie. O, dobra, to na przykład Mugi o czymś tam. Bułka o nienawiści do Wodyma. Mm -hmm, yy. mm, kombinujesz no, no, już? Dobra, dobra, dobra. Dobra. No, chcieli, żeby był ten. Chcieli, żeby się oglądało. Proszę bardzo. No, a następne, jak nikt nie będzie robił dram, to nazwę w tym podcaście nie ma nic o dramach o Wodymie. Niemożliwe. Nie, nie będzie clickbait, bo to prawda. Dobra. Za Zaorane. Dobra, widzowie, oh. bo to już trochę długo. Ja już do czuję, nie? że od godziny mam obiad i ja bym chętnie zjadł i ja bym się pożegnał, także cześć widzowie. Te ile zjeść obiad? Do, do widzenia. Trzymajcie się.